Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego i chciałbym przede wszystkim serdecznie przywitać przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego i wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ministra kultury, pana profesora Piotra Mińskiego. Bardzo jest dla nas wielki zaszczyt, ale też bardzo się cieszymy z tego powodu, że przybył Pan na nasze posiedzenie. Ja chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że to nie jest incydent, tylko stanie się to pewnego praktyką, a w czasie pracy będzie na przykład odwiedzać obszary. Mamy porządek dzienny. Ja oczywiście witam Pana Ministra Lipińskiego, ale do Pana Ministra Lipińskiego przejdziemy, że tak powiem, za chwilę zgodnie z tym rokiem. Mamy tutaj porządek dzienny i chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania albo propozycje zmian do porządku dziennego. Pan Witold Zakrzewski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zaproponować zmiany w porządku dziennym i punkt pod tytułem sprawozdania z prac zespołów problemowych przesunąć po punkcie wystąpienia przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Jest jedna zmiana. Druga zmiana dotycząca tego, czym zajmuje się dzisiaj Parlament, czyli ustawą poselską w sprawie broni i dostępu do broni przez organizacje pozarządowe, proobronne. Uznaję, że Rada powinna się tą sprawą zająć, bo dotyczy to organizacji pozarządowych. I jako tak. No i to na razie tyle. Dobrze, pan Cezary Mirzejewski. Proszę o wprowadzenie punktu o programie Opieka 75+. Mamy dzisiaj uchwałę z zespołu w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Z mojej strony byłaby jeszcze prośba, żebyśmy w miarę możliwości przesunęli w porządku dziennym, że tak powiem, do przodu punkt sprawa zaopiniowania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu ustawy o jawności życia publicznego. I z tym, że proponuję, żebyśmy następujący porządek dzienny przyjęli, żeby wystąpił Pan Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Następnie, żeby była informacja o wyborze na funkcję współprzewodniczącego ze strony rządowej i samorządowej, przedstawił Pani Dyrektor Kinajdę, a następnie te punkty, o których rozmawialiśmy, przy czym rozumiem, że ten punkt ustawa o broni to będzie niekoniecznie na początku i będzie to dotyczyło tylko tej kwestii, że co do zasady powinniśmy się zająć, a w jaki sposób to się okaże w trakcie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne propozycje? Dziękuję. Ja chcę też powiedzieć, że te zmiany, które tu koledzy zgłaszali, zaakceptowała cała strona pozarządowa. Ponieważ jest to nasz wspólny wniosek, a mamy tu chyba przewagę liczebną, ale oczywiście, gdyby ktoś życzył, to bardzo proszę. Nie życzy sobie nikt. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością przyjmuję tą uwagę o tym, że większość w demokracji faktycznie decyduje. Trzeba dać na coś znaczy. Natomiast ja mam, zanim wystąpię, to dwie uwagi, bo słyszałem o ustawie o broni i słyszałem o ustawie o jawności życia publicznego. Proponowałbym dobrze sprawdzić, w jakim miejscu procedury prawne te projekty są. Bo nie wiem, czy nie jest przedwczesne debatowanie na ten temat. Ale to już jest Państwa sprawa, ja nie jestem członkiem Rady. Natomiast ja chciałem serdecznie powitać w tym miejscu Radę. Jak Państwo wiecie, jest to spowodowane z tym, że Rada w tej chwili staje się organem Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Była organem jednego z resortów. Komitet do Spraw Pożytku Publicznego jest instytucją konstytucyjną. To nie jest kolejny komitet w ramach Rady Ministrów, to jest
różnica, która jest dość specyficzna i rzadko używana w polskim prawie Komitetu Spraw Europejskich, który jest podobnym komitetem. Jest rodzaj w zasadzie instytucji politycznej związanej z funkcjonowaniem rządu, polskim rządem. Niektórzy mówią, że to jest takie malutkie ministerstwo, ale myślę, że to nie jest ministerstwo. To jest podmiotem politycznym, który jest usytuowany w polskim rządzie, chociażby przez to, że szef komitetu, przewodniczący komitetu jest członkiem Rady Ministrów. Natomiast oczywiście administracja tego komitetu to jest obsługa w gruncie rzeczy jego funkcjonowania. Jak Państwo wiecie, ta zmiana wynika z reformy, którą przeprowadziliśmy, przeprowadzamy z nowej ustawy i podstaw tej zmiany leży przekonanie, że kwestie organizacji pozarządowych powinny być po pierwsze umocowane centralnie w rządzie. Nie ma powodu, żeby organizacje ekologiczne czy wiele innych, nie wiem, inżynierów techników na przykład, były w Ministerstwie Rodziny i Pracy Społecznej. Jak Państwo wiecie, historycznie tak się stało, że ten Departament Polityki Publicznej tam powstał i ustawa o działalności w wolontariacie została dedykowana temu ministerstwu, ponieważ autor tej ustawy, czyli osoba politycznie przeprowadzająca, był wtedy ministrem tego resortu, wicepremiera. Myśmy uważali, że logika funkcjonowania instytucji politycznej organizującej życie publiczne w Polsce, polskiego rządu, wymaga tego, żeby kwestie społeczeństwa obywatelskiego, kwestie organizacji pozarządowych, które obejmują wszystkie sorty, były ulokowane po pierwsze centralnie, po drugie trochę wyżej. To znaczy, wydaje się, że to jest troszeczkę podniesienie rangi kwestii organizacji pozarządowych. One były dotychczas w jednym z resortów, w tej chwili są w komitecie, który jest usytuowany blisko premiera polskiego rządu. I to jest jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, też się wiąże z reformami, a mianowicie z tym, że w tej chwili tworzony jest jakby na nowo Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM-ie, który obsługiwać będzie komitet, a w związku z tym będzie współpracował bardzo blisko z Radą. I jednocześnie tworzony jest Instytut Wolności, centrum takie operacyjne dla organizacji pozarządowych, gdzie będzie funkcjonowało FIO, gdzie będą funkcjonowały programy, o których mówimy, które proponowaliśmy w debacie publicznej, między innymi program instytucjonalny, dla wsparcia instytucjonalnego, program dla uniwersytetów ludowych, program dla rozwoju harcerstwa, kilka innych programów, które są, mam nadzieję, będą przedmiotem Państwa pracy, bo w tej chwili one są w różnym stadium przygotowania. Program dotyczący wolontariatu, czyli ten program Korpusu Solidarności jest najbardziej może zaawansowany, ale inne są w różnej fazie. Udało nam się także rzutem na taśmę w pracach już budżetowych uzyskać dodatkowe 30 milionów dla organizacji pozarządowych. To 60 FIO, około 40, bo trudno w tej chwili powiedzieć, ile to będzie, ale 4% totalizatora. To też jest mechanizm rewolucyjny, nowy. Zawsze podkreślam, że zawdzięczamy to Piotrowi Grygielowi, nie ma go tutaj, który to przywiózł z zagranicy. Znaczy wielu z nas wiedziało, że tak jest w Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie, no ale nie udało się niektórych w Polsce uzyskać. W tej chwili się udało wyszarpać 4% z tego tortu hazardowego dla organizacji pozarządowych. Jeszcze mamy dodatkowe 30 milionów na programy, które będą w Instytucie Wolności realizowane. I
Państwa rola dodatkowo się zwiększa w tym sensie, że mam więcej pieniędzy do konsultowania, do myślenia o tym, jak racjonalnie te wszystkie programy zbudować, żeby one dobrze funkcjonowały. Państwo wiecie, że dyrektorem Instytutu został pan Wojciech Kaczmarczyk. Instytutu Wolności on na razie będzie, no, tworzy się, prawda, bo to jest kwestia naboru po prostu pracowników. Na tym jesteśmy etapie. Bardzo polecam myślenie o tym nowym kształcie tego instytutu i wpływanie w ramach państwa prerogatyw na programy, które tam będą realizowane. Jeżeli chodzi o KIO, to ono będzie praktycznie na razie przeniesione w formie dotychczasowej, bo nie ma na to czasu, żeby myśleć o jakichś zmianach i reformach. Zresztą tam zmiany były przez całe lata robione, więc ono jest jakoś tam udoskonalone, to narzędzie. Także część pracowników, którzy obsługiwali, także będą obsługiwali dalej. Jakieś elementy kontynuacji są widoczne, także chociażby poprzez ciągłość personalną, jeżeli chodzi o te kwestie. Jeżeli chodzi o inną współpracę z rządem, no to już się natykamy na różne problemy dotyczące konsultacji, tak? Projektu ustawowego, ja nawet interweniowałem jakoś na sprawie i tak dalej. Ale ja myślę, że to się szybko naprawi, w tym sensie, że resorty zaczną bardziej racjonalnie funkcjonować, jeżeli chodzi o terminy chociażby konsultacji. Bo to, jeżeli są jakieś problemy, to one nie wynikają, myślę, ze złej woli, tylko przynajmniej jeżeli chodzi o konsultacje. Inne kwestie mogą być bardzo różne. Zła wola w polityce też odgrywa, ale ja jej nie przewiduję w naszym pracy. Szanowni Państwo, z mojej strony to jest w zasadzie wszystko. Ja chciałem zapewnić, że my jesteśmy otwarci na współpracę. Ja byłem przy tworzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, przy tworzeniu nowych ram, wtedy legislacyjnych. Nawet wybierałem pierwszy skład od strony pozarządowej. Próbowaliśmy razem z Kubą Wygnańskim. Wtedy było jakieś głosowanie internetowe i my byliśmy wybrani jako tacy eksperci, nie wiem, wskazywania tych propozycji. No ale suma summarum, zapis prawny wtedy i teraz jest taki, że decyduje o tym minister, w tym wypadku przewodniczący komitetu. Mówię o składzie. Nie przewidujemy żadnych zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i procedury Rady Działalności Pożytku Publicznego. I tyle. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie. Myślę, że to usytuowanie w KPRM-ie powinno skrócić drogę do decyzji politycznej. Jeżeli sektor będzie miał, wyrażał różnego typu potrzeby, czy samorządy, czy koledzy z rządu dotyczące różnych zmian, to będzie nam może łatwiej, bo przynajmniej uzyskać odpowiedź na postulaty. Bo nie zawsze ona może być, będzie afirmatywna, no ale to zobaczymy w prawie. Ja mam nadzieję, że to będzie troszeczkę skrócona ta droga i łatwiejsze jednak przełożenie na decyzję. No tak jak udało nam się już to zrobić, jeżeli chodzi o pieniądze. Nie, czyli o większą możliwość korzystania z tych pieniędzy centralnych, bo inne wszystkie źródła zostają. Wszystkie inne rzeczy, które się dzieją w resortach, zostają. To tylko, powiedzmy sobie, resort rodziny został w jakimś sensie uszczuplony, ale tam pozostała na przykład funkcja i kwestie związane z ekonomią. Bo to jest no, przynależne tej branży, tej temu resortowej. Wydaje się, że ludzka została zachowana. Natomiast cała reszta została wyprowadzona, chociaż niektóre programy, które będą robione w instytucie, instytut jest związany z komitetem, w związku z tym jest także związany jakoś z radą, prawda? Pośrednio, bo instytut ma jeszcze swoją radę oddzielną, ale to
musi mieć swoją radę, no bo operacyjnie to jest istotne. Ale niektóre programy oczywiście dotyczą kwestii poszczególnych resortów, że wsparcie dla harcerstwa. No, ale uważam, że jest potrzebne centralne, ogólnopolskie wsparcie rządowe dla rozwoju ruchu harcerskiego w Polsce. No? Tak jak dla wolontariatu jest potrzebne, dla Uniwersytetów Ludowych ze szczególnego powodu, dlatego że to jest rzecz wspaniała, chyba niedowartościowana. Jakieś inne rzeczy będziemy pewnie wymyślali, czy Państwo będziecie też sugerowali. One powinny być centralnie wspierane. No i to tylko wszystko. Ja jeszcze z Państwem pobędę jakiś czas, więc jestem także otwarty na jakieś pytania i sugestie, kiedy będę musiał wjeść do innych obowiązków. Adam Widziński jeszcze chwilę zostanie. Natomiast, jak mówię, jestem otwarty na Państwa pytania, sugestie. To tyle. Dziękuję. Panie premierze, pozwoli Pan jeszcze na krótką refleksję osobistą. Dziękuję, że razem z Kubą Wygnańskim wtedy również mnie powołaliście, panowie, do Pani się to był głód i to dzisiaj musi Pan się męczyć. Tak, nie. No jeszcze może troszkę, jeszcze parę dni. W sensie do końca tej kadencji mam nadzieję, zobaczę. Kwestii tych dwóch ustaw, które był Pan Premier uprzejmie poruszyć. My oczywiście jesteśmy organem doradczym Pana jako Przewodniczącego Komitetu, w związku z tym jest oczywiste, że działamy w dużej mierze jakby na zlecenie, a nie z własnej inicjatywy, ale też pełnimy taką rolę sygnalną już tradycyjnie. Jeżeli coś niepokoi środowiska, to wtedy z tą sprawą występujemy. Jeśli chodzi o te dwa punkty, to są akurat takie dwie sprawy, z tym, że to absolutnie nie ma żadnych intencji, żeby w sposób nieprzygotowany prowadzić debatę na ten temat. Co to oczywiście nie, tylko jest to po prostu sygnalizacja, jeśli chodzi o dzisiaj. Moje pytanie wynikało z tego, że z tego, co wiem jako wicepremier i członek parlamentu, że obie te ustawy są lekko przytrzymane. Więc może za wcześnie konsultować coś, co jeszcze nie ma formy i ostatecznej formy i nie ma decyzji co do procedowania. Oczywiście, panie premierze, w tym też kierunku. I to nie dlatego, żeby zabraniać Państwu dyskusji na jakiś temat, tylko może przedwcześnie, jeżeli nie ma decyzji politycznej, że to będzie pchane, że to będzie realizowane. To jest jeden z pomysłów politycznych, który powstał, uzyskał formę wstępnego projektu. Trzeba się zastanowić, czy jest sens dyskutować coś, co nie wiadomo, czy będzie realizowane, bo to wtedy dyskusja ma trochę taki kawiarenny, a nie Tak. Oczywiście, jeżeli Pan Premier dojdzie do wniosku, że należy nam to przedstawić do zaopiniowania i sprawa jest na tyle dojrzała, to jesteśmy gotowi w tej sprawie. Jak we wszystkim. Ale wracając do, przepraszam serdecznie, Panie Premierze, zanim Pan zechciał dopuścić tę możliwość dyskusji, tylko zanim byśmy do tego przeszli, to chciałbym poinformować o tym, że strona rządowo-samorządowa powołała współprzewodniczącego Rady ze strony rządowo-samorządowej, to jest Pan Minister Adam Kuczyński, siedzący po mojej lewicy. Pozwoli Pan, że pogratuluję Panu serdecznie tego wyboru. Chciałbym też poinformować, że Pani Weronika Najda, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM jest ze względu na regulamin Rady automatycznie sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego. Już mieliśmy okazję dwóch rozmów z Panią Dyrektor, które odnoszę wrażenie, że będzie to dobra i owocna współpraca. Teraz mam taki dylemat, Panie Premierze. Właściwie to Pan Minister Lipiński powinien teraz parę ciepłych słów powiedzieć nam, tak? No, się Pan cieszy z tego. Widać, jak się cieszy. Tak, czy mogę oddać głos w sensie dyskusji z panem premierem, jak pan minister?
Pan premier musi zaraz wyjść do dobrowolnych. Ja się oczywiście bardzo cieszę. Szczególnie, że teraz na obu głowy spadają, a nie podnoszą się w bandzie. No, ale to inna sprawa. Ja niestety z tego powodu, że spadają i się podnoszą, to będę musiał istotnie, jak powiedział pan premier, trochę wcześniej wyjść. No, ale generalnie to no, się cieszę. Ja mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność w organizacji pozarządowej. W latach 70. czy w stanie wojennym to były organizacje nierejestrowane, ale były. Ja byłem rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Potem działałem po ziemi 8 lat. Potem byłem założycielem Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne, to już po 89 roku. A następnie zostałem członkiem Rady Fundacji Wolność i Demokracja i do dzisiaj jestem członkiem tej rady. Także no, mogę się pochwalić tym, że tutaj dorobek pewien mam w tej kwestii. Także dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję panu ministrowi. Myślałem, że będzie tu minister Michałkiewicz, poprzedni współprzewodniczący rady, ale go nie ma. Więc gdyby pan minister zechciał przy okazji przekazać drobny prezent do współprzewodniczącego ze strony rządu pozarządowej, jest to aktualny krawat prezydencji Unii Europejskiej. Piękny krawat estoński. I nic nie ma w środku. Poza krawatem przeszło. Dziękuję jeszcze raz panie premierze za możliwość dyskusji. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę wobec tego, jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos teraz, żeby w dyskusji z panem premierem, to bardzo proszę. Przedtem się ktoś zgłaszał. Ale w którym punkcie? W dyskusji z panem premierem? Tak. To można? Ja mogę być na całej radzie, ale jeśli macie do mnie państwo jakieś pytania, czy cokolwiek, to jestem dostępny. Pan Witold Zakrzewski. Ja się odniosę do tej ustawy o broni, o której pan premier mówił. No ona była dyskutowana już w Sejmie i dużo kontrowersji wzbudziła właśnie kwestia przekazywania broni, ale panie premierze, pan minister Michał Dworczyk na forum organizacji pozarządowych współpracujących z Ministerstwem Obrony Narodowej jasno wskazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie przekazywało broń organizacjom proobronnym wraz z amunicją. Więc to nie było tylko kwestia ustawy, ale przedstawiciel rządu, no obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, określił to wobec kilkudziesięciu organizacji, które były na forum. Więc no stąd ja wprowadziłem tutaj taką kwestię rozmowy na ten temat, w jaki sposób ona powinna się odbyć na forum Rady, ale no warto by było, żeby jednak Rada trzymała rękę na pulsie, no bo to jest istotne zagadnienie. Jeżeli do organizacji pozarządowych, nawet tych wybranych, będzie przekazywana broń o charakterze broni nie krótkiej, ale broni maszynowej. To jednak no, stanowi pewien problem. Automatycznej, nie maszynowej. No, automatycznej, tak, dobrze. Ja tylko mogę powiedzieć, że wiem, że to spadło z porządku dziennego na ostatnim sejmie. Nieprzypadkowo. Nie znam szczegółów. Nie wchodziłem. Ja rozumiem. Faktycznie no, trochę to wynika z tego, że wszystko się nie sposób zajmować, ale przepraszam bardzo. Według mnie nieprzypadkowo spadło to z porządku dziennego. Natomiast ja się spytam, jak wygląda sytuacja. Natomiast moja intencja była tylko wskazanie, że nie ma sensu rozmawiać o czymś, czego nie wiadomo, czy no, jaka jest intencja polityczna, czy jaki jest moment, ale nie wiem, skąd, jeżeli to już było oficjalnie w Sejmie, pewnie warto debatować. Znaczy, ale rozumiem, że niebezpieczeństwo, że Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie musiała się określać, komu co przydzielamy z tego arsenału, nie to jest oczywiście bardzo pozytywny znak. Mówię to poważnie. Teraz jest pan Michał Kowalski, później pan Maciej Andrzej Dolecki. Proszę. Serdecznie panie przewodniczący, wybiorę sobie ministrów, a na pewno pewne decyzje wymagają także decyzji politycznych. Jako strona pozarządowa kilkukrotnie podnosiliśmy kwestię, iż Rada Działalności Pożytku
No, wymaga pewnego także wsparcia kadrowego, ale wzmocnienia tego zaplecza infrastrukturalnego, z racji na to, iż sektor pozarządowy w Polsce jest dość liczny. Organizacje pozarządowe także chcą, żeby podmiotowo traktować ich pewne uwagi, pewne racje, które także zgłaszają na etapie konsultowania na poziomie Rady poszczególnych tutaj projektów ustaw czy dokumentów strategicznych. I podnosiliśmy kwestię tego, żeby dosyć mocno zastanowić się na tym, żeby w ramach tutaj Kancelarii Prezesa Rady Ministrów umożliwić taką w dobie internetu, tak wszechobecnego, większą, wzmocnić tą komunikację, żeby organizacje pozarządowe, bo jest bardzo nikła śladowa w ogóle, no, świadomość w ogóle o funkcjonowaniu, o naszych kompetencjach, o tym, że możemy pomagać w różnych kwestiach spornych z administracją samorządową, czy w kwestiach także relacji organizacji pozarządowych z administracją rządową. Tutaj był podnoszony aspekt także w dzisiejszym no, kontroli tutaj poszczególnych resortów rządowych w organizacjach pozarządowych, które się odbywają, czy to są kontrole rutynowe, czy jakieś zbierane są informacje o działalności poszczególnych organizacji pozarządowych. I chcielibyśmy zawnioskować o to, żeby tutaj w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów posiadając tą infrastrukturę, dostępność do internetu, do możliwość zamieszczania dokumentów i przesyłania ich także, no, znaczy, żeby organizacje pozarządowe więcej mogły bardziej aktywnie włączać się w naszą działalność jako Rady i będzie to z korzyścią dla nas jako dla organu, tak? A także dla poszczególnych członków. Będziemy ubogacani każdorazowo o pewne sugestie, pewne uwagi, propozycje do tego, co rząd, poszczególne resorty zgłaszają, a dotykają sektora pożytku. Więc tutaj kwestia internetu, kwestia fanpage'a, strony, osób, które będą nas tutaj wspierały merytorycznie i w jakiś sposób organizacyjnie swojej działalności. Więc tutaj jest taki ze strony pozarządowej taki apel, taki wniosek, żeby też tak to postarać się poukładać, żebyśmy mogli liczyć na wsparcie w tym zakresie. Pan doktor Zaremski, proszę. Ja chciałbym, jeżeli można, panie premierze, najpierw podziękować za to, że doszło do sytuacji, w której w statucie naszych w tej chwili działalności jest poparcie dla małych organizacji regionalnych. Te granty, możliwość uzyskiwania grantów na działalność statutową. To uratuje wiele małych organizacji typu towarzystw kulturalnych. I z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obok uniwersytetów ludowych istnieje w tej chwili w Polsce bardzo silnie odradzający się regionalizm poprzez mateczniki patriotyzmu i kultury. Tu z tego miejsca chciałbym poinformować, że w ubiegłym roku w czerwcu mieliśmy pierwszy kongres na terenie gminy Zagnańskiej matecznikowy z udziałem między innymi przedstawicieli polonijnych mateczników, a we wrześniu przyszłego roku, roku niezwykłego, bo roku stulecia odzyskania niepodległości, w Legionowie planujemy drugi kongres i z tego miejsca chciałbym prosić wstępnie na razie pana premiera o objęcie patronatem tych obrad. Byłoby to dla nas zaszczytem. Legionowo nie jest daleko. Powstał już komitet organizacyjny, zresztą z panem dyrektorem Kaczmarczykiem już pewne wstępne rzeczy żeśmy jakby omawiali. Jest to istotna sprawa. Mateczniki Polskości, w to jest zaangażowany również i profesor Tyszka i dyrekcja Muzeum w Szymejówku. Dziękuję bardzo. Panu Lechnowicz. Jak korzystając z obecności pana premiera, chciałbym odejść trochę od broni, amunicji, od tematów indywidualnych, osobistych. Chciałbym zadać pytanie, czy już wiemy mniej więcej,
jaką mamy strategię związaną z takimi tematami rozwojowymi wobec zaistnienia Instytutu Wolności. Mówię tu głównie nie o tym, czego oczekują organizacje pozarządowe w kontekście finansowym, udrożnienia różnego rodzaju programów finansowych. Myślę tu raczej o takich kwestiach związanych z redefinicjami, z pojęciowaniem. My mamy taki trochę miszmasz związany ze społeczeństwem obywatelskim, z pożytkiem publicznym, z tego typu tematami. Czy to jest czas, kiedy już powoli myślimy o tym w ramach Instytutu, czy też jeszcze najpierw udrażniamy takie tematy operacyjne po to, żeby uruchomić niektóre procesy, procedury na wejście. Także to tyle. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana. Jeżeli chodzi o, rozumiem, obsługę jakby rady od strony kontaktu z organizacjami pozarządowymi, to na pewno by trzeba było Pana postulat skonkretyzować, czego on faktycznie dotyczył, bo ja sobie wyobrażam, że w departamencie coś takiego można by zrobić, prawda? Musielibyśmy wiedzieć, na czym to polega. No, jeżeli chodzi o kwestie, no, są strony internetowe organizacji pozarządowych i jest strona NGOPL, za pewną taką specyficzną trochę rolę, ale jest, no, nie będziemy tego przecież tutaj naśladować. Natomiast rozumiem, że chodzi o rodzaj kontaktu pomiędzy radą a organizacjami. My wychodzimy z założenia, chyba i tak to było od początku, że no, rada sama jest takim medium kontaktowym, bo przecież tutaj są reprezentanci organizacji pozarządowych właśnie. No. Ale pewnie chodzi o lepsze informowanie o tym, co rada nad czym pracuje, co z siebie wypluła, prawda, co załatwiła, czego nie załatwiła, więc to pewnie w departamencie by trzeba było coś takiego zrobić, pomyśleć o tym. Nie wiem, jak to było dotychczas w ministerstwie, nie pamiętam, na przerwie. No właśnie, to nie było. Protokoły nazywa zamieszczone. No jest na pewno, Pani Dyrektor, trzeba by pomyśleć o tym. Zacząć od tego podstawowego, na przykład zamieszczenie protokołów, prawda, wniosków, dobra, podsumowania tego, co udało się zrobić, czego się nie udało zrobić i tak dalej. Być może później to rozszerzać. Ale też wypracować koncepcję, na czym to polegało. Pan mówił o fanpage'u, pan mówił o obsłudze internetowej, no, różne rzeczy można robić. Ale myślę, że w tym kierunku trzeba by coś zrobić, no bo to jest jakoś istotne. Druga, jeśli chodzi o tę inicjatywę ruchu magicznego, ja otrzymywałem od pana chyba jakieś sygnały. Jeżeli chodzi o patronat, to tak, tylko to patronat wicepremiera, tak? Bo ja mam w resorcie Ministerstwa Kultury, to mamy tam ustalone reguły otrzymywania patronatu, to poprzez internet to się załatwia dość sprawnie. No to trzeba by do moich doradców tutaj się pobezwolić. Ja będę prostu... panowie są związane z panią, to upłatek moi doradcy w KPR-ie, którzy mogli się taką sprawą zajmować. Oczywiście tak, no my chcemy te mniejsze organizacje, najróżniejsze organizacje chcemy wspierać, także te, które może dotychczas były mniej doceniane, i ten pomysł na te granty instytucjonalne, czy te mini granty, to przecież już zaczęto realizować wcześniej, bo od lat były takie postulaty, prawda, między po 20 latach postulatów coś tam zaczęto robić, prawda. Ale mini granty, czy granty instytucjonalne, to jest coś, co jest szalenie istotne. W latach 80., jak tworzył się ruch pozarządowy w Polsce, to te kilka dolarów, które, nie wiem, do Szwecji ktoś przywiózł, czy działacze z Niemiec, czy do Szwecji, którzy tutaj krążyli i wspierali, to było bardzo ważne, bo umożliwiało po prostu funkcjonowanie. No? I podobnie te parę groszy, które można dać obywatelom, żeby na przykład dymili
racjonalnie dymili władzy, to też warto za nie wystąpić. Racjonalnie, bo jak nieracjonalnie, no to... Pan Orzynowicz pytał uporządkowanie pojęć. Wie pan, nie wiem, czyli wiem, że jest inicjatywa, bo pierwsze takie seminarium się odbyło, dzisiaj też jest seminarium o dialogu obywatelskim, bo to jest chyba ta przestrzeń. No, ja wiem, bo działając od kilkudziesięciu lat w tym obszarze, wiem, że od zawsze był taki niedosyt dobrego określania pojęć, prawda, i porządkowania. Obawiam się, że my tutaj nic nie zadekretujemy. To zawsze będzie obszar nie do powiedzenia. I też no, wciąż są postulaty, żeby walczyć z tymi pojęciami, które już zwyczajowo są zaakceptowane, a mimo tego są nielogiczne. No, samo określenie organizacje pozarządowe, jak Państwo wiecie, są częściowo nielogiczne. Ta nazwa pochodzi z organizacji międzynarodowych pozarządowych. A często no nie do końca logicznie określa pewne rzeczy. Także i tak bym to powiedział. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Ja myślę tak, że wśród tego, co pan premier powiedział na początku swojej wypowiedzi, z mojego punktu widzenia nie widzę jakiegoś w tym momencie sensu dyskutowania tu i teraz, znaczy w tym miejscu porządku dziennego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Możemy się tą sprawą zająć w kolejnej części posiedzenia Rady. Pani sekretarz obiecała mi, że przedstawi informację po prostu taką techniczną o tym, jak w tej sprawie przebiegała wymiana informacji. Reasumował tak, że na tym etapie my nie mamy ze strony rządu, czy konkretnie ministra Kamińskiego, prośby o zaopiniowanie, a to jak tą sprawą ewentualnie się dalej zajmować, to szczególnie w świetle wypowiedzi pana premiera, wydaje mi się, że to jest sprawa do przedyskutowania też w takim sensie administracyjno-technicznym, czy w ogóle i kiedy. Tak, dobrze. Czy ja bym podpisał, uznaję, że warto poczekać na moment, kiedy ewentualnie, a nie wiem, czy tak będzie, ta ustawa będzie miała kształt do debaty, bo no, różnego typu medialne, tam informacje wstępne i tak dalej, no to powoduje, że oczywiście możemy dyskutować, no ale jak na każdy temat, zwłaszcza tak istotnie jak jawność, no. Ale z tego, co ja wiem, no to nie ma decyzji o tym, żeby ją procedować. Bardzo dziękuję panie premierze i chciałbym... A jak będzie taka decyzja, to rozumiem, że będzie etap po prostu formalny konsultacji. Bardzo dziękuję panie premierze. Chciałbym teraz poprosić państwa przewodniczących zespołów rady o sprawozdania z działalności zespołu. My tutaj w głównej mierze pracujemy panie premierze w zespołach, a nie na posiedzeniach plenarnych i dlatego tutaj był taki pomysł, żebyśmy to przenieśli na moment, kiedy pan jeszcze z nami będzie, żeby można się było zorientować na czym teraz na bieżąco pracujemy. To co, ja tak jak zwykle może po kolei ja będę po prostu wywoływał, czy jest coś nowego, pan Marek Borowski. Proszę bardzo. Tylko proszę też powiedzieć, jakim zespołom kto przewodniczy. Dobrze, bardzo. Zespół do spraw gospodarki w tym czasie nie okazało, niestety nie wpłynęły na niego żadne sprawy, ale oczywiście ma też tematy, którymi już po nowym roku będzie chciał się zająć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Cezary Mirzejewski. Zespół do spraw społecznych trochę stracił dynamikę. Może na skutek przeniesienia nie przysyłają nam nowych projektów do konsultacji, więc... Ale może się poprawić. Natomiast czemu mówię o tym? Dlatego, że do tej pory przeprowadziliśmy dosyć intensywne prace. W tej chwili mówiliśmy o trzech projektach. Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o wychowaniu w trzeźwości, które zaopiniowaliśmy pozytywnie. I mówiliśmy dzisiaj też o programie 75, opieka 75+, gdzie zauważyliśmy pewną niepokojącą kwestię finansowania gmin, które nie zlecają organizacjom pozarządowym. Mamy projekt stanowiska w tej sprawie, czyli wskazuje się wyraźnie,
projektodawca wskazuje, czyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazuje, że wyrobi finansowo tych gmin, których zleca się za usługi opiekuńcze organizacjom pozarządowym. Dziękuję. To projekty tych uchwał mamy w porządku dziennym i będą głosowane, że tak powiem, we właściwym czasie. Dziękuję bardzo. Pan Witold Zakrzewski, proszę bardzo. Pan Witold Zakrzewski jest przewodniczącym, no, licząc te razem zespoły z większej ilości zespołów. Dobrze, zacznę od zespołu interwencji, dlatego że to jest ten zespół, który zajmuje się, no można powiedzieć, tymi sprawami newralgicznymi na styku administracja, organizacje i różnego rodzaju kontrole. Tutaj prośba do pana premiera, bo leży w zespole interwencji sprawa Fundacji Gospodarczej z Gdańska i nie możemy uzyskać stanowiska z Ministerstwa Finansów. W tej sprawie Ministerstwo Finansów jeszcze za czasów Ministerstwa Pracy powiedziało, że prześle nam informację, żebyśmy tą sprawę mogli zakończyć, dlatego że to jest kwestia rozliczenia pewnych środków, które były z dawniejszej perspektywy finansowej, nie, to nie jest teraźniejsza sprawa. Tam jest pewna sytuacja, nazwijmy to, nieporozumień co do ilości różnych rzeczy w projekcie, które są, nie są kwalifikowane. Tutaj są rozbieżne stanowiska zarówno ze strony Ministerstwa Rozwoju, jak i Ministerstwa Finansów, ale tutaj Ministerstwo Finansów jest tym kluczowym organem, które powinno po prostu wyrazić swoje zdanie i na to oczekujemy. Co do innych kwestii, no zakończyliśmy ostatnio sukcesem rozwiązania problemów w Fundacji My Pacjenci ze sprawą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami pacjenckimi. To były takie kwestie. No i ostatnio weszła jedna sprawa, którą będziemy się zajmować. To jest nowa sprawa. Na razie patrzymy na to, jak to wygląda. Ale tutaj muszę powiedzieć, że no dochodzimy do jednak konsensusu i dialogu z administracją i udaje nam się rozwiązać ten problem w interesie bardziej organizacji, ale na drodze takiego porozumienia pomiędzy tymi organami jako takimi. To jest kwestia zespołu interwencji, no dosyć szczególnego, tak, jak na zespół. Kwestia zespołu doraźnego, który zajmuje się monitoringiem wykorzystania czasu antenowego w mediach publicznych jako takiego, no ale również zajmował się ostatnią uchwałą, która dotyczy kampanii społecznej, dotyczącej w ogóle szeroko rozumianego działalności społeczeństwa obywatelskiego. W dniu dzisiejszym będziemy tą uchwałę nieco modyfikować, ponieważ będziemy prosić, abyście państwo jednak za sugestią Rady no, znaleźli środki na to, żeby tą kampanię przeprowadzić taką roczną, bo media publiczne są gotowe wspomóc tą kampanię. Jest kwestia po prostu środków publicznych, żeby w jakiś sposób tą kampanię przygotować, żeby pokazać to szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie w mediach, wykorzystując no, wszystkie kanały, które media mają jako takie. Jest kwestia rozpatrywania tych kampanii społecznych w mediach publicznych. My co jakiś czas odbywamy takie spotkania z przedstawicielami Polskiego Radia i Polskiej Telewizji i wymieniamy się doświadczeniem, jak to powinno wyglądać. No, i tutaj widać tą współpracę pomiędzy Radą, pomiędzy organizacjami a mediami. Media są otwarte. Nawet Telewizja Polska ostatnio zdeklarowała się, że będzie starała się przeprowadzić takie szkolenia dla organizacji w tworzeniu kampanii społecznych. Jak to będzie wyglądać, no to jest kwestia czasu, więc tutaj to idzie w dobrym kierunku. Ja mówię, dobrze by było, żeby znalazły się środki na tą szeroko rozumianą kampanię społeczną dotyczącą w ogóle szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję. Dziękuję. Pan minister Lipiński tutaj podpowiada mi, że jedną z tych spraw by się zajął, tak? To wyraźnie, może pan minister zabrał. Do pana premiera, ale ja wiem, czy pan premier będzie miał czas. Ja chętnie zajmę się takimi sprawami, nie ma problemu, bo tutaj jestem. Ale bym proponował, żebyśmy się spotkali. Ja wiem, że pan jest trudnym interlokutorem, ale ja dla pana jestem trudnym interlokutorem, ale do tej pory się nie pokłóciliśmy. Bardzo chętnie, jeżeli pan premier oczywiście pozwoli, spotkam się z panem, sobie omówimy te wszystkie kwestie i ja deklaruję. Nie ma problemu, panie ministrze. Tak.
A niezależnie od tego, ja myślę, że kampanię społeczną mógłby Instytut Wolności zaprojektować i pan minister mógłby nadzorować, czy zlecić i pan dyrektor wykona. Jak tylko Instytut powstanie, ale to kampanię się nie robi 3 tygodnie. Nie do Dodatkowo mamy ten handicap, że jako minister kultury mam nadzór właścicielski, a dodatkowo członek rady jest ministrem, który nadzoruje media publiczne. To prawda tylko w sensie właścicielskim. W związku z tym my nie mamy wpływu na program, na personalia, nawet bo to Rada Narodowa, Rada Mediów Narodowych. Natomiast no, trochę tam z nami liczą, w tym sensie, że możemy. Zwłaszcza jak przyniesiemy pieniądze jeszcze z Instytutu, możemy ich zaprząc do tego, żeby taka kampania była przeprowadzona. Bo oczywiście mądra, nie o królika, na pewno się przyda. Panie premierze, można jeszcze? Panie premierze, rada pracowała nad tą kampanią, jest przygotowane jakieś tam kwestie dotyczące tej kampanii, tak żeby ona była odpowiedzią właśnie na tę szeroko rozumianą społeczeństwo obywatelskie, więc warto by było, żebyście państwo, jak będziecie planować, będziemy spotykać się, to mówimy sobie, no bo to jest kwestia, prawda, żeby nie iść w poprzek organizacji, ale żeby wraz z nimi to robić, tak? Bardzo dziękuję. Pani Tarasa Piszbiele, proszę. Szanowni Państwo, jestem przewodniczącą Zespołu do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Nasz zespół odbył swoje posiedzenie wspólnie z Zespołem do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego, którego przewodniczącą jest pani Małgorzata Siennica. Pani Małgorzata dotrze do nas, także będzie obecna. Odbyliśmy posiedzenie, na którym zajęliśmy się dwoma sprawami. Obie sprawy są dzisiaj przedmiotem naszego posiedzenia, punktami. A więc był to poselski projekt ustawy o przekazaniu środków finansowych na pomoc medyczną dzieciom w Syrii z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Jest to w naszym posiedzeniu dzisiaj, także będziemy na ten temat rozmawiać. Jak również zajęliśmy się punktem, który miał na celu, który pojawił się w związku z prośbami wynikającymi właśnie z organizacji pozarządowych w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości związanych z drugim naborem dotyczącym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej, czyli tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości znajdującego się w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. I to również jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jak patrzę na salę, to chyba pan Wojciech Jarzymowicz, proszę zmienić. Tak. Panie premierze, szanowni państwo, już pozwolę sobie, na drobne parę zdań na temat kierunków, w jakich zmierzać będzie Komitet do spraw pożytku publicznego. Proszę, panie Wojciechu, jedną sekundę. Dobrze, ja chciałem zapytać, czy jeszcze ktoś by chciał złożyć sprawozdanie z pracy z któregoś zespołu? Przepraszam, że jesteśmy przy tym punkcie i dlatego. Jeżeli nie, to bardzo proszę kontynuować. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, może nawet szczególną uwagę na to, że pożytek publiczny postrzegany jest jako organizacje głównie pomocowe. To bardzo pewny kierunek, nie podlegający zasadzie dyskusji. Niemniej jednak w ruchu stowarzyszeniowym jest dosyć mocna frakcja, czy dosyć mocna grupa stowarzyszeń, organizacji, które zajmują się sprawami kultury szeroko rozumianej i regionalizmu w Polsce. Więc będąc tutaj w Radzie, najczęściej słyszę o sprawach związanych z sprawami samorządowymi, natomiast mniej słyszę o sprawach regionalnych i towarzystw kultury. Zwracam uwagę, że te stowarzyszenia są bardzo liczne i zaliczyłbym je do tej grupy stowarzyszeń, które są małe. Zazwyczaj małe, słabo dofinansowane. Być może jest tutaj bardzo poważna szansa w Narodowym Instytucie Wolności, że to się troszeczkę odmieni. Niemniej jednak ten ruch jest dość szeroki, który próbuje się jakoś organizować w rozmaite
ugrupowania. Nie zawsze to wychodzi doskonale w sposób medialny, ale jest to ruch bardzo szeroki, z którym mam duże kontakty i okazuje się bardzo aktywny, a niekiedy bardzo skuteczny w swoich działaniach. Także w ramach Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego prosiłbym, żeby ta sprawa była również gdzieś w zasięgu wzroku. No dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Witold Zakrzewski. Jedną uwagę, tak a propos prac zespołu, zwróciłbym się do pana premiera, aby w jakiś sposób poprosił przedstawicieli ministerstw, aby uczestniczyli w posiedzeniach zespołu, dlatego że to nam ułatwi trochę pracę nad różnymi rzeczami, dlatego że nie mając informacji zwrotnych od ministerstw, no trudno jest później wypracowywać jakiekolwiek stanowisko, jeżeli tak naprawdę nie znamy intencji danych ministerstw. Tą sytuację mieliśmy wczoraj na zespole, gdzie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości nie było, w związku z tym no, trudno by było się zadawać pytania no, sobie samym, tak? Bo jeżeli to jest dokument rządowy, no to jednak warto by było, żeby przedstawiciele ministerstw uczestniczyli. To się często zdarza, że niestety nie uczestniczą. No, ja chciałem tylko dodać, że Rada Działalności Pożytku Publicznego najczęściej bardzo sprawnie, że się tak wyrażę, rozbraja sytuacje krytyczne, czy takie szczególne sytuacje, które są pomiędzy sektorem obywatelskim a rozmaitymi ministrami. Także tym więcej, tym bardziej jest to sensowny postulat. Panie premierze, pewnie chciałem się dopytać, czy chodzi o przedstawicieli resortu tutaj w Radzie, czy o przedstawicieli resortów dopraszanych na posiedzenia zespołu? Znaczy, w Radzie też, dlatego że jak widzimy, no, my stanowimy większość i tak naprawdę no, Państwo tutaj jesteście w bardzo dużej mniejszości, a nie uczestniczycie, ale również tych dopraszanych do prac zespołu, dlatego że nie pojawiają się, a trudno rozmawiać o dokumencie rządowym czy dokumencie jakimkolwiek, jeżeli nie ma przedstawiciela administracji rządowej, który mógłby wyjaśnić, tak, pewne rzeczy. Dobrze, to można to zrobić na początku w ten sposób, że my wystosujemy, mówię do osób wspomagających funkcjonowanie Rady, ale to na wniosek wiceprzewodniczący, czy współprzewodniczący, wystosujemy pismo, do którego będziemy się mogli odwoływać. Po co się pisma wystosowuje? Po to, żeby była podkładka dla urzędnika, że on powinien to zrobić albo się ustosunkować do tego, albo odpowiedzieć. Weter czy telefony nie zawsze to robią. Więc zaczniemy po prostu od oficjalnego pisma z prośbą po pierwsze, żeby członkowie Rady uczestniczyli w obradach Rady, tak jak wiceminister kultury w Radomsku na przykład, jakim przedstawicielem to nie liczni, ale no tak, to jest troszkę z innego, jest jako dyrektor Instytutu Wolności, tak. Ale jest członkiem Rady. Natomiast drugą kwestią jest, to też powinni chyba współprzewodniczący oficjalnie zapraszać na posiedzenia zespołu przewodniczących, każdorazowo no innych, bo to jest związane z tematem, prawda? Przedstawicieli ministerstwa. To możemy, od tego trzeba zacząć. No, później ja oczywiście mogę naciskać, mogę nawet na Radzie Ministrów zwrócić uwagę, że to jest istotne, bo jest istotne. No. Mogę prosić także komórki komunikacji społecznej w rządzie, żeby zwróciły uwagę na to ze swojej strony. Prawda? Skoro Rada jest elementem dialogu rządzących z obywatelami, no to to jest, jest podstawa, żeby żądać, żeby urzędnicy czy rządzący brali udział, prawda? Czy delegowali swoich pracowników. Z punktu widzenia ministra mogę powiedzieć oczywiście, że jest to, nie jest to proste, ponieważ ilość kontaktów od społeczeństwa, które ministerstwo ma, jest tak wielka, że my musimy robić selekcję, ale Rada ma umocowanie, bo to jest organ.
Więc w tym sensie możemy wymagać. Bo po to jest organem właśnie, żeby wymagało. No, nie zawsze możemy konsultacje do szerszych rzeczy robić. W ministerstwach są różne rady społeczne, prawda? Czy organizacji pozarządowych. Ja mam tego sumienia, bo powołuję od 2 lat rady w tej chwili, bo były 3 rady i musieli, ale były skomplikowane, bo jedna z nich dotycząca kultury była tutaj. 2 w ministerstwie. I są rady tam takie eksperckie i specjalistyczne, natomiast takiej rady w organizacji pozarządowej jeszcze nie ma. I może już jest regularnie, wszystko jest, tylko że jeszcze nie ma tej rady. No ale to tak, będziemy to poprawiać. Natomiast tutaj po prostu możemy każdorazowo, rozumiem, że zapraszać ich, tak? No tak. Dobra, to będziemy też robić coś takiego, jak syntetyczna informacja na temat tego, na przykład kto gdzie nie przyszedł. I wtedy ja mogę na razie ministrów się spytać w wolnych wnioskach, dlaczego. Tak, panie premierze, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to, że tutaj to co usłyszałem z... A jeżeli chodzi o te struktury kulturalne regionalne, to oczywiście tak bardzo doceniamy, ale to troszeczkę tak jak z tym ruchem etycznikowym, bo to jest podobne są podmioty. I te programy nakierowane na małe organizacje, czy na granty instytucjonalne małe, to właśnie powinny wchodzić na przeciw. Przepraszam, tylko chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o administracyjną stronę tego zagadnienia, to wyobrażam sobie, że pisma sygnowane przez pana ministra Lipińskiego w tej sprawie do ministra będą miały określoną skuteczność, ale ostatnio nie mieliśmy współprzewodniczącego tej strony rządowej, ponieważ pan minister Michałkiewicz złożył rezygnację z dniem 28 października, w związku z tym mieliśmy się też w sprawie czasu waka. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie premierze, za pana udział, ale przede wszystkim za te wszystkie, można powiedzieć, przyrzeczenia, w każdym razie te wszystkie sygnały, które nam pan wysłał. Pan nie trzeba do tego zachęcać. No, skuteczność jest funkcją chcenia, a nie aktywności. Im bardziej będziecie nas aktywizować, tym będziemy bardziej responsywni. Jedno do pana premiera. Znaczy ja mam pytanie, czy nie rozważałby pan jako przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego rozszerzenie składu ze strony pozarządowej w Radzie, na przykład o, nie wiem, Ministerstwo Sprawiedliwości, w Radzie, ze strony rządowej. Ministerstwo Sprawiedliwości lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwo Obrony, to są takie organizacje, które... Nie, no tutaj ustawa nie. Ustawa pozwala na to. To możemy robić. To też wniosek, jakie ministerstwa nie są reprezentowane, a chcielibyście państwo, żeby... To może dzisiaj to w ciągu... Nie, ja tylko sygnalizuję, tak? Tak lekko. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Przepraszam, że jestem. Co z tym się robi? Muszę wyprostować nogi. No jak pan premier wychodzi, to niestety bardzo trudno. Kolega współprzewodniczącego. Kolega współprzewodniczący
dzisiaj... Trochę katapultował od razu, ale powiedziałbym tak, że ja już prosiłem ministra, się umawiać z nim na krótkie spotkanie w tej sprawie, żeby te terminy rady tak przeorganizowali, żeby nie koincydowały z innymi zajęciami pana ministra Lipińskiego, bo rozumiemy też, jak sądzę, tą sytuację, która jest teraz w rządzie, akurat teraz, w tych dniach, to rzeczywiście jest szczególna sytuacja. Dobrze. W związku z tym mamy zgodnie ze zmienionym porządkiem dziennym w tej chwili przechodzimy do kwestii i informacji o propozycji zmian w regulaminie programu PIO oraz drugi punkt, informacja o planowanych programach w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ja rozumiem, że pan, panie dyrektorze, obie te kwestie wyreferował, tylko nie wiem, jak to uprzejmie i delikatnie powiedzieć. Powinniśmy, a to nie jest ani pana wina, ani moja, tylko wręcz odwrotnie, to jest wynik tutaj pozytywnej obecności pana premiera Kaczyńskiego na naszym posiedzeniu. Te dwa punkty powinniśmy skończyć o 11.50, mamy teraz 12.15. W związku z tym prosiłbym pana o oczywiście dogłębne, ale syntetyczne zaprezentowanie tego. Natomiast państwa, jeśli będą głosy w dyskusji, to bym prosił o maksymalne, że tak powiem, streszczanie się i samoograniczanie czasowe dyskusji. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, otrzymali państwo przede wszystkim materiał, który dotyczy proponowanych zmian w regulaminie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tym nie będę chciał wchodzić w szczegóły tych propozycji. Powiem tylko, że 7 grudnia przedstawiłem te właśnie propozycje na posiedzeniu Komitetu Sterującego Monitorującego programu KIO z taką intencją, żeby jednocześnie prowadzić takie zmiany w programie, które w większym stopniu otworzą go, czy też uczynią go programem, który będzie odpowiadał na cele, które zostały postawione temu programowi, związane w ogólności z wpływem na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a realizacja tych celów była przez ostatnie lata krytykowana chociażby w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej w rozmaitych opracowaniach ewaluacyjnych programu. Stąd też nasza propozycja do dołączenia do kryteriów oceny ofert, które będą wpływały do programu FIO, trzech kryteriów strategicznych, dwóch znanych z wcześniejszych edycji programu FIO. Premiowane będą oferty składane przez organizacje mniejsze i pochodzące z mniejszych środowisk, a trzecie kryterium oceny strategicznej polega na tym, że będzie kryterium przedmiotowe, które będzie premiowało oferty dotyczące wybranych obszarów, takich obszarów, które mają w znacznie większym stopniu naszym zdaniem wpływać na to, aby kierunkować działalność, funkcjonowanie programu w tych obszarach, które mają większe wpływ na społeczeństwo obywatelskiego, czyli partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, wolontariat, rozwój instytucjonalny sektora obywatelskiego i edukacja obywatelska. Te propozycje przedstawione, na Komitecie Sterującym Monitorującym spotkały się z dużym zainteresowaniem i takim pozytywnym oddźwiękiem ze strony członków komitetu. Naszym kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu regulaminu programu już z wprowadzonymi zmianami i poddanie go oczywiście także pracy w Komitecie Sterującym Monitorującym, konsultacjom społecznym i będziemy chcieli również przedstawić projekt regulaminu o zmianach Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ten kierunek, czyli zachowanie programu w niezmienionym kształcie, zachowanie tych priorytetów, które które znajdują się w programie bez zmian, a zmiana regulaminu pozwoli na szybsze procedowanie tego programu i uruchomienie konkursu znacznie wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. W tej chwili planujemy, że ogłoszenie konkursu mogłoby nastąpić w marcu.
także przy uproszczeniu procedury oceny, w szczególności oceny formalnej ofert spływających do programu, tam też jest istotna propozycja dotycząca zmniejszenia liczby kryteriów oceny formalnej. Ta ocena mogłaby się zamknąć w krótszym okresie czasu, tak żeby oferty mogły ruszyć, realizacja ofert mogła ruszyć w maju 2017 roku. 2018 roku. I może na tym skończę omawianie tej części tego punktu, raczej zostawiając czas do dyskusji. Chciałbym również Państwa poinformować, że przygotowujemy w tej chwili wspólnie Komitet do Spraw Pożytku Publicznego i Narodowy Instytut Wolności. Powstający Narodowy Instytut Wolności przygotowuje 5 programów grantowych, które mogłyby być uruchamiane sukcesywnie w 2018 roku. Jeden program, tak zwany program operacyjny, czyli program własny Narodowego Instytutu Wolności. Te programy grantowe to jest oczywiście program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z budżetem 60 milionów złotych i to byłby pierwszy konkurs, który zostałby ogłoszony w marcu 2018 roku. Następne programy to jest program wspierania rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich. Ten program, który, tak jak zresztą informowałem już Radę o tym wcześniej, zakładałby ścieżkę wsparcia długoterminowego, wsparcia programów rozwoju instytucjonalnego, ale także działalności misyjnej organizacji obywatelskich oraz ścieżkę wsparcia doraźnego, na różnego rodzaju formy wsparcia organizacji, na przykład w zakresie uczestnictwa w ciałach dialogu obywatelskiego, ale także w innych wyzwaniach, które dotyczą organizacji. Także planujemy rozpocząć w 2018 roku program wspierania budowy kapitałów żelaznych organizacji pozarządowych. W pierwszej kolejności oczywiście byłyby to tak zwane granty operacyjne na przygotowanie się do tworzenia kapitałów żelaznych. Drugi program, który zamierzamy uruchomić, to byłby program wsparcia mediów obywatelskich i organizacji strażniczych. W szczególności adresowany do tych mniejszych, lokalnych organizacji. Trzeci program wsparcia uniwersytetów ludowych i ten program miałby taką formułę kaskadową, czyli z jednej strony wsparcie byłoby udzielane dużym, regionalnym organizacjom działającym jak Uniwersytety Ludowe, ale z drugiej strony poprzez te Uniwersytety Ludowe wsparcie docierałoby także do mniejszych organizacji lokalnych, gminnych, właśnie między innymi organizacji regionalistycznych, stowarzyszeń, które zajmują się tego typu działalnością. I kolejny program grantowy to jest program skierowany dla program rozwoju harcerstwa, czy program wsparcia rozwoju harcerstwa, to także byłby program grantowy. I szósty program planowany do realizacji przez Narodowy Instytut Wolności to program rozwoju wolontariatu długoterminowego i systematycznego Korpusu Solidarności. Łącznie budżet na realizację tych zadań i zarządzanie tymi zadaniami w 2018 roku ma wynosić nie mniej niż 130 milionów złotych. Być może będzie to odrobinę więcej. I ze względu na to, że te programy będziemy chcieli sukcesywnie uruchamiać i prace nad przygotowaniem tych programów trwają, to będę chciał prosić Państwa o taką bardzo intensywną pracę na początku 2018 roku po to, abyśmy mogli właśnie na posiedzeniach Rady o tych programach rozmawiać i jeszcze na etapie programowania wysłuchać głosu, w szczególności przedstawicieli strony pozarządowej. To tyle. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, a jest czas, to bardzo chętnie. Dziękuję przede wszystkim Panie Dyrektorze. Oczywiście bardzo, bardzo precyzyjnie to przedstawia, zarazem krótko i zmiennie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciał zadać? Widziałem pan Witold Zakrzewski. Chciałem się mniej więcej zorientować, ile będziemy mieli głosu. Pan Witold Zakrzewski, pan doktor Zakrzewski, pan Zabórski. Przepraszam najmocniej.
Tak, tam raz, dwa, trzy, na razie trzy głosy mamy. Dobrze, maks dwie minuty, proszę. Znaczy ja krótko się zapytam. To ja wyliczyłem, że to będzie 7 programów, 130 milionów, z czego 60 milionów, rozumiem, jest na FIO. Czy 130 milionów poza FIO? To jest takie pytanie. 130 to jest łączny budżet. Czyli minus 60 milionów, które jest przeznaczone na FIO. To chciałbym zadać pytanie, ile jest na program rozwoju harcerstwa i czy mam rozumieć, że to będzie tylko i wyłącznie przeznaczone na organizacje harcerskie i organizacje harcerskie będą mogły również z innych programów korzystać. Dobrze, dziękuję. Zmierzmy pytanie może. Dobrze, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie. Ja bym chciał się odnieść tutaj do sprawy tych małych organizacji pozarządowych, o których tu kolega Maciej poprzednio wspominał. Otóż wydaje mi się, że troszkę sprawa tego 1% z podatku przeznaczonego dla organizacji pozarządowych jakby została wykierowana w trochę innym kierunku. Od założeniem takim pierwotnym tego wszystkiego było, żeby te małe organizacje korzystały z tego 1%. A okazuje się, że potem ci wielkie organizacje właściwie no, można powiedzieć, te takie komercyjne, powiedziałbym nawet organizacje pozarządowe, one zbierają tutaj olbrzymią część tego 1% i nie wiem, czy nie warto by się było nad tym zastanowić, jak to zrobić, żeby te środki zostały właśnie przekierowane w jakiś sposób do tych małych organizacji. Kampanie te reklamowe, telewizyjne i tak dalej, które uruchamiają te organizacje, no powodują to, że faktycznie do ludzi dociera gdzieś tam do mózgu najwięcej informacji o tych właśnie dużych organizacjach i oni lubią część tych pieniędzy zbierają. A przecież tym małym organizacjom nieraz potrzeba naprawdę niedużych pieniędzy, żeby one w swoim środowisku funkcjonowały. A ci duzi biorą po kilkaset milionów, kilkadziesiąt milionów z tego podatku, a małe organizacje właściwie są tutaj pomijane, no bo do społeczeństwa dociera taki fakt, że trzeba tylko tych wspierać, o tych małych. Dziękuję bardzo. Pan Drogowa, proszę. Ja chciałem zapytać o jakby przybliżone te informacje do uruchomienia tych dodatkowych programów. Szczególnie interesuje mnie ten drugi dotyczący organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Czy to jeszcze będzie w tym roku, czy to jeszcze będzie w pierwszym półroczu? Druga sprawa, kwestia FIO. No, ja się bardzo cieszę, bo rozumiem, że to jest też kwestia i konsekwencja dyskusji tu na Radzie, że to FIO jednak w następnym roku się uruchomi. I to świetnie. Może szkoda, że nie w styczniu, ale jest dobrze. I chciałem tu zgłosić na końcu, bo jest taki troszkę problem organizacyjny związany też jakby z moją osobą. Ja pamiętam, że kiedy Związek Miast mnie delegował do komitetu monitorującego FIO. Sprawdziłem na stronie i jestem tam wpisany jako jego członek. No i niestety się z NGOPL dowiedziałem, że ten komitet się odbył. Więc prosiłbym, żeby ewentualnie sprawdzić skrzynkę mailową. To taka prośba, żebyśmy jednak jako samorządowcy mogli też procedować w komitecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę zająć miejsce. Nie ma jakiegoś szczególnego protokołu w tej sprawie. Chciałbym nawiązać, zanim jeszcze oddam głos panu dyrektorowi, jeszcze do głosu pana Bogusława Cebulskiego. Mianowicie, dlatego, że to nie było pytanie bezpośrednio dotyczące tych funduszy, ale chciałem wyrazić taki pogląd, że powinniśmy chyba wrócić do kwestii 1%. Myśmy się jako Rada zajmowali tym już wielokrotnie i za każdym razem, jak zaczynaliśmy się tym zajmować, to finalnie nic się w tej sprawie nie działo. Natomiast to wynika od razu, żeby spekulacji nie było, bo to nie ma nic wspólnego z tym, na przykład jak to akurat rząd rządził, tylko to ma coś wspólnego z faktem, że popełniono tam taki grzech swojego czasu, mianowicie minister finansów swojego czasu zadecydował o możliwości przekazywania tych środków praktycznie na indywidualne osoby.
I potem z tym równolegle do tego jeszcze się pojawiła taka inicjatywa polegająca na wspieraniu szkół też poprzez jedną organizację. I my w rezultacie mamy do czynienia z dwoma silnymi grupami lobbyingowymi w tej sprawie, które te wszystkie zmiany blokują. Przypominam, że 1% miał być finansowaniem działalności pożytku publicznego. I nigdy nie był pomyślany jako środki, które mają zastąpić odpowiedzialność państwa albo innych podmiotów publicznych, na przykład za służbę zdrowia czy za szkolnictwo. A praktyka jest taka, że duża część tych środków w rezultacie trafia na leczenie, czego ja broń Boże nie jestem przeciwny temu, bo jak ktoś wymaga leczenia, to powinien dostać pomoc medyczną. No i nie będę tego wątku kontynuował, ale czekaj mi też chwilę z tego. Chciałbym po prostu powiedzieć, że uważam, że powinniśmy jeszcze raz spróbować do tego tematu podejść i poprosić rząd, żeby rząd się tej rządy, jako organ doradczy, wystąpił w tej sprawie do rządu jeszcze raz z prośbą o zajęcie się tą sprawą 1% w ogóle. Oczywiście najpierw musimy nasze własne stanowisko wypracować, w jakim kierunku się tym chcemy zająć, ale na pewno ma pan rację, że nigdy intencją tego 1% nie było wytwarzanie jakichś takich klastrów finansowych, jakiegoś pośrednictwa i tak dalej, i tak dalej. Będę zaraz oddawał państwu głos, bo mam kilka zgłoszeń, ale chciałem jeszcze dołączyć do tego, bo rozumiem, że pan dyrektor odpowie na to, co dotychczas było zgłaszane. Jedno pytanie jeszcze zadać. Czy w tym nowym programie również jest przewidywany komitet sterujący, monitorujący, czy no, po prostu nie mam tej wiedzy w głowie, przepraszam za deficyt mojej wiedzy. I czy ewentualnie, ale to jest pytanie żadne sugestywne, tylko po prostu pytanie, czy ewentualnie ze względu na ekonomię, że tak powiem, sił i środków nie byłoby do pomyślenia rozwiązanie takie, w którym mamy komitet sterujący, monitorujący jeden i ten sam dla obu tych programów, co by mogło też przynieść jakieś efekty lepszej wymiany informacji, po prostu co jest finansowane z jakiego programu, ale to są tylko otwarte pytania. Pozwolę sobie oddać teraz głos panu dyrektorowi, a później byśmy kontynuowali dyskusję. Może pan dodać? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Nie chcę mówić o szczegółach dotyczących budżetów, programów i przybliżonych terminach uruchomienia, ponieważ tu się jeszcze mogą różne rzeczy wydarzyć. Na razie wiemy tylko tyle, że łączny budżet tych wszystkich programów plus kosztów zarządzania to będzie trochę ponad 130 milionów złotych. Jak tylko będą szczegóły znane, wtedy poinformujemy państwa o tym. Na razie z tego, co z tego jak nasz kalendarz się układa, wynika jeszcze tyle, że będziemy chcieli zapewne od kwietnia uruchomić program wolontariacki, wsparcie wolontariatu. Natomiast poszczególne programy sukcesywnie. Chcielibyśmy rzeczywiście wszystkie te programy, o których powiedziałem przed chwilą, uruchomić w 2018 roku. Jeśli chodzi o komunikację, docieranie informacji, oczywiście zawsze jest co doskonalić. Też proponowałbym sprawdzanie skrzynek, tych, które zostały przekazane przez państwa jako skrzynki kontaktowe. Staramy się sprawdzać także z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, czy maile, informacje wysyłane są prawidłowo do wszystkich członków, także członków komitetu sterującego, monitorującego, więc tutaj sprawdzimy, czy to zostało rzeczywiście dobrze wysłane. To jest ciekawa sugestia, aby był jeden komitet sterujący, monitorujący różnych programów grantowych i myślę, że warto ją rozważyć. Natomiast rzeczywiście w strukturze zarządzania tych programów, czy to programów grantowych, czy programów operacyjnych, w każdym z tych przypadków był przewidziany, czy jest przewidziany taki element uczestnictwa, obecności takiego ciała, jak komitet sterujący, monitorujący, na przykład w programie wolontariackim. Eksperci zaproponowali stworzenie rady programowej, która będzie doradzała dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności, w jaki sposób, jak ten program prowadzić, jak ten program realizować. 1%. Zgadzam się z państwa uwagami. Podjęliśmy w tej chwili działania
dwóch kierunkach, jeśli chodzi o kwestie instytucjonalno-prawne. Prowadzone są prace w zakresie zmiany czy reformy systemu zlecania zadań publicznych. Pracowała już grupa robocza pod kierunkiem pana prezydenta Michała Gucia, grupa z ekspertów, która wypracowała pakiet propozycji. W grudniu odbyło się w kancelarii seminarium na ten temat, gdzie dyskutowaliśmy w gronie ekspertów, przedstawicieli trzeciego sektora, ale także świata akademickiego na ten temat. I te prace będą kontynuowane. Podjęta została także praca nad stworzeniem Rady Dialogu Obywatelskiego. Między innymi dzisiaj po Radzie Działalności będzie seminarium z udziałem, jak mam nadzieję, członków Rady Działalności na ten temat. Myślę, że trzecim kierunkiem działań w tym obszarze zmniejszania barier instytucjonalno-prawnych rozwoju sektora obywatelskiego, w tym także, w tym rozumieniu dostępu mniejszych organizacji, lokalnych organizacji do takich instrumentów wsparcia, jak chociażby 1%, to jest podjęcie sprawy, podjęcie kwestii 1%, tego w jaki sposób on jest umocowany w przepisach prawa, ustawy i tych przepisów, czy też wytycznych ministra finansów. To jest problem, który, jak Państwo dobrze wiedzą, jest trudny także ze względów społecznych, bo środki, które, spora część tych środków, tak jak przewodniczący powiedział, aczkolwiek nie jest kierowana na cele związane z realizacją dobra publicznego czy pożytku publicznego, ale na cele niezwykle o istotnej wrażliwości społecznej. W związku z tym potrzebna jest tutaj taka społeczna, obywatelska, pozarządowa debata na ten temat, jak tę kwestię rozwiązać, tak aby wrócić do pierwotnej idei, jaka przyświecała twórcom tego instrumentu wsparcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam za to zamieszanie, ale to były podziękowania dla pana ministra Michałkiewicza, którego tu z nami nie ma dzisiaj, za dotychczasowe współprzewodniczenie. Dziękuję, panie dyrektorze. Teraz tak, miałem kilka zgłoszeń. Tak po kolei to pierwszy był pan Witold Zakrzewski. Ale jak chcesz, to może ewentualnie... Nie, pan dyrektor skończył akurat w punkcie, w którym jeszcze chciałem się wypowiedzieć. Okej, okay, no wobec tego pan Witold Zakrzewski, ale jeszcze chwileczkę chciałem zobaczyć to. Dziękuję ci, Cezary, za przypomnienie mi, że jest mało czasu. Ja pan Witold Zakrzewski, pan Paweł też? Tak, ja tak króciutko. Zakrzewski, potem pan Paweł Parskiej. Przepraszam. Później ktoś z panów tu jeszcze? Nie. Dobrze, no to mamy dwa głosy. Proszę słuchać. A to jeszcze pan, pytam właśnie, to proszę bardzo, jeszcze pan Wojciech. Czyli pan Witold, pan Backiel i pan Jakimowicz. Proszę. Dobrze, to ja bym proponował, jeżeli mówimy o debacie w ogóle na temat 1%, to połączyć ją z debatą na temat w ogóle filantropii w Polsce i przekazywania środków związanych z odliczeniem od podatku dochodowego od osób fizycznych czy od osób prawnych, ponieważ to też jest problem tego, jak rozwijać filantropię w Polsce i nad tym trzeba się zastanowić w połączeniu również z 1% jako takim. Co do 1%, to zwrócę tylko uwagę panu przewodniczącemu, że problemem 1% to jest problem rozporządzenia ministra finansów, dlatego że to minister finansów wprowadził nam system, który tak naprawdę zepsuł ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, bo ustawa jasno i precyzyjnie określa, do czego jest przeznaczony 1%. I gdyby nie wprowadzenie rozporządzenia ministra finansów, to byśmy pewno dzisiaj nie rozmawiali o problemie subkont, innych takich rzeczy, ponieważ no tutaj by nie było takiej możliwości. Tak? To jest problem tak naprawdę ministra finansów i warto by było do tej dyskusji włączyć przedstawicieli Ministerstwa Finansów. No czy w ogóle jest wola polityczna zmiany tego, tak, jako taki. Ale mówię, jeżeli będziemy rozmawiać o 1%, w ogóle o rozwiązaniach
związanych z odliczeniami podatkowymi jakimikolwiek, to powinniśmy również włączyć kwestię odliczeń podatkowych dla przedsiębiorców, dla osób fizycznych poza 1%, dlatego że to też ma wpływ na działalność organizacji pozarządowych, co pokazują zresztą inne kraje, że tam, gdzie te odliczenia podatkowe są większe, tam ta filantropia jest większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za przypomnienie podstawy prawnej. Dziękuję bardzo. Pan Farułacki. Nawiązałbym do poruszonych kwestii. Chciałbym zwrócić uwagę, efektywna kampania społeczna, kształtowanie postaw wolontarystycznych, współpraca Rady Pożytku z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, z Departamentem Ekonomii Społecznej, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu, Narodowy Instytut Wolności, wojewódzkie, gminne Rady Pożytku, pełnomocnicy wojewody. Więc jest szereg instytucji, szereg ciał, osób, które działają w obszarze ekonomii społecznej. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się bardzo precyzyjnie o zamierzeniach, o planach tutaj przedstawionych przez pana dyrektora Kaczmarczyka. Więc uważam, iż ta propozycja, którą tutaj w obecności pana premiera Glińskiego, posługujący w imieniu strony pozarządowej, prosić o wzmocnienie tej komunikacji Rady z sektorem pozarządowym, uważam, że być może powinniśmy rozszerzyć o to, żeby w ogóle powstał portal dla organizacji pozarządowych, gdzie wszelka działalność poszczególnych resortów, instytutów skierowanych na wspieranie organizacji pozarządowych, będą wszystkie konkursy, wszelkie formy wsparcia, każda organizacja z województwa będzie mogła tam wejść i z każdego obszaru, dziedziny życia dla siebie to znaleźć. I tutaj środki myślę, że są. Stojąc w ogóle w sposób taki niezmiernie odpowiedzialny przed tym, które od tego trzeba zacząć, bo sami wiemy, że w instytucjach, w organizacjach, przy szeregu dużych przedsięwzięć 80% różnego problemu, konfliktu, przeszkód powstaje w jakiejś błędnej bądź niewłaściwej, bądź braku w ogóle komunikacji. Więc tutaj te wszelkie przygotowania zbliżającymi się naborami i przedsięwzięciami skierowanymi do organizacji, które były niedoinformowane. W większości nie korzystały dotychczas ze wszelkich form wsparcia. Gdzieś ta komunikacja była ze strony władz tutaj administracji, w szczególności rządowej, tak? Ułomna. I żeby to poprawić, trzeba, no nie wiem, być może jakiegoś firmę PR-ową, która się tym zajmie, taki pakiet narzędzi komunikacyjnych przygotuje, będzie czy to w ramach kancelarii, czy Narodowego Instytutu, odpowiedzialna komórka za administrowanie, za przygotowanie właściwej pakietu na bieżąco informacji, czy to będzie Twitter, fanpage, strona, mailing, pełnomocnicy rady, różne instytucje, departamenty, tak? To trzeba zbierać, to trzeba redystrybuować. No. I myślę, że to jest czas na to, żeby zrobić takie nowe otwarcie komunikacji w trzecim cyklu. Tyle ode mnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie przerywałem panu ze względu na wagę pańskiego wystąpienia, ale bardzo proszę kolegów pozostałych, żeby nie naśladowali, to znaczy, żeby nie naśladowali króciutko, jak się wykładać teraz. Dziękuję bardzo. Proszę, panie Wojciech, tak pan się proszę. No i mówiąc o dyscyplinie, oczywiście pan przewodniczący, współprzewodniczący na mnie patrzy cały dzień. Nie, ja krótko zawsze. Otóż zgodnie z zaleceniem krótko i na temat, jeżeli bym został obudzony w środku nocy niespodziewanie i zapytano mnie pod jakąś groźbą, prawdę jaką, na kogo przepiszę 1%, to natychmiast wymieniłbym trzy organizacje. Nie będę mówił, które. Natomiast jeżeli wypełniam zeznanie podatkowe, czy jak kto powie wyznanie podatkowe, to się grubo zastanawiam, żeby nie wpisać jednej z tych trzech. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ostatnio
któregoś dnia, zajmując się rozmaitymi rzeczami, słuchałem radia około 3 godzin. W ciągu tych 3 godzin, 3 razy była reklama na temat jednej organizacji, która chce 1%. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją. Ja nie neguję tej organizacji, nie neguję tego, co ona robi, ale w moim przypadku nie może być coś takiego, że ja nachalnie jestem informowany właśnie o tej organizacji. No taka jest sytuacja. Ta statystyka jest po prostu porażająca. I tu wpisuje się doskonale w ten klimat, w którym pracujemy w tej chwili, że nie może być coś takiego, że tylko wybrane, albo w sposób nachalny, używam słowa nachalny, reklamowane. Dziękuję bardzo. Zmieściłem się, Pani Przewodnicząca. Myślę, że tak, dziękuję serdecznie. Już nie będę patrzył w ogóle w tamte strony, ale chciałem powiedzieć, że tylko tytułem uzupełnienia, bo to jest chyba ważne. Taka dyskusja niestety też już się kilka razy odbywała, ponieważ tego rodzaju reklama świadczy, że organizacja oddaje te środki z 1% na promocję. I to w bardzo dużych ilościach. I zawsze była dyskusja o proporcji pomiędzy tym, że można wydać na promocję, a ile nie. Ale też jak na razie bez jakichś wiodących rezultatów. Teraz, uwaga, teraz tak, tu mamy jeszcze tak. Bo Przemysław się jeszcze zgłosił. Teraz się zgłosił. Jeszcze raz pan Zakrzewski. Zgłosił się pan Borowski. Słuchajcie, no jedziemy. Pan Przemysław. Nie, pan doktor Zalewski. Proszę bardzo, to w jakim kolejności? Najpierw. Dobrze, proszę. To znaczy tak. Pan na końcu. Tak, 1% to właśnie jeszcze te tak zwane subkonta zdrowotne, co byśmy mówili tutaj, że jest to organizacja, która może być jeden malutki pokoik i ściągnąć wiele milionów złotych na usługę po prostu subkont bankowych i pobierać z tego prowizję i sobie dobrze z tego żyć. Jeszcze miałem taką drugą sytuację, kiedy pewna fundacja świadczyła usługi, mająca prawo do 1%, świadczyła usługi też 1% organizacjom, które do tego prawa z różnego powodu nie miały, też pobierając sobie za to jakąś tam prowizję. Więc to jest tak, tutaj, jeżeli chodzi o 1%. I to właśnie już powiedział na temat tego, że powinniśmy się włączyć, czy zasugerować, czy włączyć, jeżeli to będzie w ogóle możliwe, do prac nad dwoma ustawami podatkowymi, czy do osób fizycznych, do osób prawnych, żeby rzeczywiście, żeby to było jakby kompleksowe, to znaczy 1%, żeby rzeczywiście, że na organizację pożytku publicznego, czy w ogóle na tak zwany trzeci sektor, a w inny sposób ludzie mogli przekazywać pieniądze i uzyskiwać sobie jakieś tam korzyści podatkowe na organizacje typu do pomocy chorym dzieciom, czy hospicja, czy coś takiego, żeby jakby ten kanał jakiejś tam ludzkiej współczucia, ludzkiej życzliwości też był zagospodarowany. Tutaj Paweł mówił o tym portalu dla organizacji pozarządowych. To przykład teraz inicjatyw pozarządowych przygotowała bardzo wstępny taki zarys takiego portalu, ale oczywiście ten taki bardzo wstępny przedstawiliśmy panu Kaczmarczykowi kiedyś ten pomysł i myślę, że dobrze było, żeby to rozwinąć dalej. Pytanie to chyba byłby, rozmawialiśmy też z panią Strzeżyńską, która właśnie mówiła, że musi być to jakiś operator ze strony rządowej. Myślę, że Narodowy Instytut Wolności byłby najlepszym takim operatorem takiego portalu. No, portalu. Natomiast pani Strzeżyńska, no wtedy, znaczy może Ministerstwo Cyfryzacji, tak, bo nie będzie, że pani Strzeżyńska osobiście by to wsparło jakby już tak merytorycznie, tak, znaczy technicznie, bo merytorycznie by chodziło o to, żeby to dopracować. Więc takie prace żeśmy zaczęli, więc myślę, że można je kontynuować i jeżeli Rada będzie chciała się włączyć, to oczywiście tyle. Dziękuję. Dobrze, teraz tak, Witold, Marek i pan doktor Zalewski, ale proszę pan naprawdę o krótkie wypowiedzi. Ja krótkie pytanie. Ja ich proszę. Żeby już nie powracać do tego tematu, w związku z tym, że była mowa o Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to mam pytanie do pana dyrektora, ponieważ w wykazie prac legislacyjnych przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego jest rozporządzenie zaplanowane na pierwszy kwartał 2018 roku. Czy ono już w jakiejś tam formie szczątkowej jest? Czy są jakieś założenia do tego rozporządzenia? A może już całe rozporządzenie jest? Kiedy ono ewentualnie trafi do zaopiniowania przez Radę? Dziękuję bardzo. Teraz Marek, pan Marek Łukowski.
Ja to miałem wniosek, żebyśmy zamknęli dyskusję o 1% na tym posiedzeniu i deklaruję też, że chętnie głos do spraw gospodarki. Weźmy się tą kwestią w ramach Rady Pożytku Społecznego. Proszę, proszę o zaprotokołowanie, że kwestią 1% się zajmie Marek Borowski i przygotuje nam jakieś pomysły. Wszyscy Państwo są oczywiście zaproszeni do prac tego zespołu, również w zakresie podatków, tak? Nie tylko 1%. Został mi na liście pan doktor Zaremski. Bardzo proszę. Ja, jeżeli chodzi o dzisiejsze wystąpienie pana premiera, chciałem nawiązać. To jest dla nas istotne. Nasza kadencja. Dokładnie chcielibyśmy wiedzieć, kiedy się kończy. 7 października 2018 roku. Dobrze. Jeżeli tak, to ona się zbiega, chcę powiedzieć, z wyborami samorządowymi. Więc być może trzeba byłoby się zastanowić nad tym, albo ją skrócić, albo ją trochę wydłużyć, ponieważ może być taka sytuacja, że no, z różnych względów będziemy mieli problem z działalnością. To tak ja poddaję pod pomysł. I druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest kwestia naszych kontaktów czy naszych relacji z wojewódzkimi radami działalności pożytku publicznego, bo na przykład w moim województwie to nie ma żadnej korelacji, ani nie jestem w ogóle informowany, czy ona tam działa, czy nie działa. Chciałbym, żeby to centralnie z naszego pozycji, teraz jest Narodowy Instytut Wolności, uporządkować. Jakaś powinna, nie chodzi o podległość, ale chodzi nawet o to, żebyśmy się informowali i uważam, że każdy z nas powinien być zapraszany na działalność, na posiedzenia rad, żeby informował, co my robimy i równocześnie, żeby był przepływ informacji z drugiej strony. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja może pozwolę sobie, zanim jeszcze panu dyrektorowi oddać głos, się ustosunkuję sam do dwóch kwestii tych podniesionych. Współpraca z wojewódzkimi radami jak dotąd polega na tym, że na co drugie posiedzenie naszej rady są zapraszani przedstawiciele wojewódzkich rad działalności publicznej. Na co drugie posiedzenie. I ci, którzy mogą i chcą, to są tu obecni. Jak dotąd. Natomiast ten postulat wydaje mi się bardzo sensowny, żeby przesłać wojewódzkim radom działalności pożytku publicznego informację, kto z członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, tej ogólnopolskiej, jest w jakim województwie. Jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko temu, to podać dane teleadresowe tej osoby i zasugerować, zaproszenie oczywiście można zasugerować, bo każda z tych rad jest absolutnie autonomiczna, nie można niczego nakazać, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał coś przeciwko temu, wręcz odwrotnie. To żeby ten temat jakby operacyjnie zamknąć. Natomiast natomiast druga kwestia dotycząca tej naszej kadencji, żeby naszą kadencję zmienić, w którąkolwiek stronę, albo ją wydłużyć, albo ją skrócić, to jest potrzebna zmiana ustawy o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ponieważ w przepisie przejściowym w tej ustawie jest ta kadencja właśnie taka, nie inaczej określona. Proponowałbym, żeby ewentualnie, żeby nie próbowali tych działań podejmować w taki sposób, bo nie widzę. Natomiast to, co możemy zrobić, jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, które pan doktor dostrzega tutaj w tej sprawie, to my po prostu mamy wprawdzie kadencję do 7 października, ale nikt nam się nie każe zbierać 7 października, tylko na przykład możemy ostatnie posiedzenie tej kadencji zrobić we wrześniu, tak? Jeżeli oczywiście tu w ogóle jest jakiś problem, ale proponuję, żebyśmy też tego dalej nie dyskutowali, ja to chciałem zasugerować, żeby nie ruszać terminu tej kadencji, bo byśmy musieli wtedy przepuścić przez parlament. No i parlament by się dziwił, co my chcemy właściwie zrobić w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Teraz tak, pan dyrektor. A potem jeszcze. Aha, dobrze, to pan zdanie. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, nasz pani przewodnicząca, dosłownie dwa zdania. Kwestia pełnomocnicy wojewodów, marszałków, prezydentów i rady wojewódzkie, ale także lokalne. Ja bym nie deprecjonował tutaj naszych osób czy naszego organu, ale uważam, że właśnie jeśli można by było prosić, to żeby te instytucje, te osoby otrzymały taką informację, gdzie, w jakich województwach, jacy członkowie są do ich dyspozycji, bo my się spotykamy, mamy szereg informacji. Pan dyrektor dzisiaj przedstawia nam ogromny pakiet użytecznych, bardzo istotnych rzeczy.
w tych ciałach lokalnych, w szczególności pełnomocnik wojewody podlaskiego. On dopytuje mnie właśnie, kiedy będą jakie konkursy, ponieważ ogromna ilość organizacji z nim się kontaktuje. Więc na pewno Państwo ze swojej strony, jako tutaj z Departamentu czy z Narodowego Instytutu, macie też pewne kanały komunikacyjne, ale my jesteśmy także tutaj Pana emisariuszami, ambasadorami w terenie. Myślę, dobrze by było, żeby ci pełnomocnicy, te rady także wiedziały o naszym funkcjonowaniu. My będziemy przekazywali na bieżąco użyteczne informacje. Bardziej podszedł szerzej, tak? Tak jest, dziękuję uprzejmie, ale rozumiem, że to głównie jest sekretariat rady, czyli Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelarii Premiera, bardziej niż Narodowy Instytut Wolności, jeśli chodzi o przekazanie informacji, ale wydaje mi się, że współpraca między Państwem się na tyle dobrze i harmonijnie układa, że będzie jakaś finalna decyzja, kto się tym zajmie, ale to, że się zajmie, to rozumiem, jest oczywiste. Teraz jeszcze jedna mała uwaga na marginesie, jeśli chodzi o funkcje informacyjne, bo o tym, żeśmy też dzisiaj rozmawiali, to przy tworzeniu nowych źródeł informacji, czy nowych portali, trzeba wziąć prawdopodobnie, a byłoby sensownie, pod uwagę również doświadczenie portalu NGO.pl i trzeba by było zapewne spróbować w jakiś sposób formalny czy nieformalny dokonać jakiegoś podziału tak jakby zadań, w sensie nieformalny podział zadań, ale zwrócić uwagę na to, żebyśmy mieli taką sytuację, w której na przykład wszystkie te informacje, które są na tym rządowym portalu, żeby również na przykład trafiały do NGO.pl, tak? Dlatego, że z tego instrumentu korzysta również bardzo wiele organizacji i to jest bardzo, bardzo jakoś tak, by to na pewno przyczyniło się do udrożnienia kanału, bo jedni by wprawdzie korzystali może bardziej z tego, drudzy z tamtego, ale informacje byłyby zbliżone czy takie same. To wydaje mi się jest potrzebna sprawa. Dobrze, panie dyrektorze, proszę bardzo. To bardzo krótko. Dziękuję za wszystkie głosy, zwłaszcza te sugestie. Może niekoniecznie nie będę się odnosił do wszystkich sugestii. Przyjmuję je do wiadomości. Pewnie w najbliższym czasie będziemy też szczegółowo o niektórych z nich rozmawiać. Jeśli chodzi o portal rządowy, to wciąż jest przed nami takie duże wyzwanie, do którego chcę podejść, ale już tak strukturalnie podejść. Czyli rozpocząć rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji, czy szerzej mówiąc instytucją zarządzającą programem Polska Cyfrowa, który być może będzie tą instytucją, która wesprze stworzenie takiego kompleksowego portalu, rządowego portalu przeznaczonego, dedykowanego organizacjom obywatelskim, gdzie informacje o programach będzie nie tylko w programach Narodowego Instytutu Wolności, ale szerzej rozumiana, gdzie stworzony zostanie wedle nowych reguł, nowych wzorów, które będą w 2018 roku przygotowany generator wniosków. Tu jest wiele głosów na ten temat, aby te wzory ofert, czy wzory wniosków aplikacyjnych do programów z jednej strony uprościć, a z drugiej strony żeby wyeliminować, czy zmniejszyć to zróżnicowanie różnych procedur. Zróżnicowanie procedur. Z jednej strony mamy procedury ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są, jeśli chodzi o administrację rządową, w tej chwili w mniejszości przestrzegane, różne resorty mają swoje własne procedury, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Sprawiedliwości. Czyli tutaj też pewną jeden wzór dobrze byłoby wypracować. Ale to jest zadanie na przyszłość. Krótko odniosę się tylko do pytania o rozporządzenie. Rozumiem, że chodzi o rozporządzenie wykonawcze do ustawy o grach hazardowych. Nie, to w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania. Tak, to rozporządzenie jest w tej chwili na etapie uzgodnień roboczych, chyba z najważniejszym interesariuszem tego procesu, czyli z Ministerstwem Finansów. Mam informację, że jeszcze w tym tygodniu otrzymam uwagi robocze z Ministerstwa Finansów. Jak ten etap
powiedziałbym, najtrudniejszy etap, ponieważ to rozporządzenie rzeczywiście przewiduje znaczące uproszczenia w dostępie do środków. Chcemy stworzyć taką procedurę, która będzie procedurą przyjaznej współpracy instytucji zarządzających z organizacjami obywatelskimi. To różne elementy zawiera. Rozliczanie się przez rezultaty, uproszczanie procedury oceny wniosków, absolutną minimalizację oceny formalnej, czyli weryfikacja wnioskodawcy czy referenta na etapie kontraktowania umowy, wtedy kiedy mamy tu pulę wnioskodawców czy referentów zdecydowanie mniejszą niż ta, która startowała do konkursu, więc dużo mniej pracy. Ileś tych elementów, które zostało zaproponowanych w projekcie rozporządzenia, jeśli tutaj uda nam się dogadać z Ministerstwem Finansów, to wtedy rozpoczniemy już formalne procedury uzgodnień, konsultacji i opiniowania. Wtedy będziemy o tym rozporządzeniu informowali także Radę Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przejdźmy do kolejnego punktu programu. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ale proponowałbym, żebyśmy może łącznie rozpatrzyli również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bo one są, jak rozumiem, merytorycznie powiązane ze sobą. Co nie? Nie są? Merytorycznie ze sobą. Jakoś spróbujmy je powiązać. Rozumiem, że tak. Chciałem najpierw zapytać, czy w wypracowaniu projektu stanowisk brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia? Brali. A czy są na sali też obecni? Nie. Nie są. Nie, dobrze, ja tylko chcę powiedzieć, żeby, że w związku z tym, co nam trochę może skrócić tę procedurę. Tak. Pan Cezary Bizyjewski. To są trzy projekty uchwał, przypomnę jeszcze. Pamiętam 71 plus jeszcze. Tak. Jeżeli chodzi o kwestię nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to tak naprawdę najważniejsze dwie zmiany, bo pomijam takie różne tam proceduralne, dotyczyły zakazu reklamy napojów alkoholowych tam. Dopiero po 23 będzie mówiła reklama. To było, że tam kiedyś było, do 20. Okej. Druga to jest jakby wprowadzenie obligatoryjnego sprawdzania dokumentu przy podejrzeniu, że przychodzi małoletni po alkohol. Do tej pory było to fakultatywne i wydaje się, jest kierunkowo słuszne, więc przyjęliśmy na poziomie zespołu, mamy propozycję przyjęcia, znaczy pozytywnej opinii o tym projekcie ustawy. Druga uchwała dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu, tak? Czy... Tak, proszę bardzo. Druga uchwała dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii była w dużym skrócie. Mierzy się z kwestią tak zwanych dopalaczy. Przypomnę, że walka z dopalaczami, to wszyscy pamiętamy, długą historię nierozwiązaną. Tak naprawdę proponuje się w ustawie uelastycznić zapisy na tyle, żeby minister zdrowia mógł reagować na bieżąco na te wprowadzenie nowych specyfików po różnych składach. Więc to jest główny element uporządkowania i przeniesienia odpowiedzialności, czy potraktowania też dopalaczy jak narkotyków, tak? Czyli w sensie karalności. Czyli nie administracyjne, tylko karne. Znaczy chodzi o grzywne, żeby było jasne dla mnie. Okej, to są dwie takie najważniejsze, znaczy taka najważniejsza sprawa. Też omówiliśmy ją szczegółowo na zespole i też uznaliśmy, że wydamy opinię, znaczy, że proponujemy, by rada pozytywnie ustosunkowała się do tej sprawy. Tak? Trzecia najbardziej powiedziałbym, może nie kontrowersyjna, te moje projekty uchwał macie Państwo w swoich teczkach. Chodzi o program 75+, opieka 75+, który generalnie uznaliśmy za dobry krok w kierunku budowy systemu finansowania usług opiekuńczych, bo przypomnę, że nie może zmienić. To jest jedna z poważniejszych wyzwań polskiej polityki społecznej w ogóle w usług opiekuńczych, które są dzisiaj finansowane z dochodów własnych samorządów gminnych. Przy wzroście demograficznym oraz potrzebie wzrostu jakości tych usług jest jasne, że samorządy miejskie tego gminne tego nie są w stanie sfinansować, więc mamy pierwszy krok. Natomiast pomijamy, myślę, że zaznaczamy jednym zdaniem, o tyle uzupełniamy tę uchwałę w stosunku do projektu, który Państwo macie.
że ten program nie był konsultowany, znaczy nie proszono rady o opiniowanie, zagubiono czasu przestrzeni, ale znacznie bardziej poważniejszą sprawą jest to, bo przypomnę, ten program zakłada, że w gminach do 20 tysięcy dorzuci się po prostu pieniądze na zwiększenie, na sfinansowanie większego uczestnictwa w usługach opiekuńczych bądź w usługach specjalistycznych, w usługach opiekuńczych. Ale niestety kontrowersja polega na tym, że pieniądze otrzymają jedynie gminy, które nie zlecają tych zadań na zewnątrz. Czyli gminy otrzymują sygnał, zlecasz organizacjom pozarządowym, bo przypomnę, mamy do czynienia albo zlecanie w trybie pożytku, albo sprzedanie w trybie zamówień publicznych. I o ile komercjalizowanie w postaci zamówienia publicznego nie można zrozumieć, znaczy, że takie rzeczy były wyeliminowane, o tyle jest to, powiedziałbym, bardzo poważny sygnał dla samorządów, nie zlecajcie organizacjom pozarządowym. I tu wyrażamy pewien niepokój, zresztą stwierdzamy, że jest to niezgodne ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i zwracamy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o korektę tego programu w takim kształcie. Znaczy, żeby nie dyskryminować tych, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi w realizacji usług publicznych. To jest trzecia uchwała. W stosunku do tekstu, który macie, tylko uzupełniliśmy o jedno zdanie. Po pierwsze, akapicie, że... W której uchwale to jest? W uchwale programu opieki 75+, bo na narkomanię i wydzielenie komuś z Malina nie ma co powiedzieć. Że w pierwszym akapicie ze żalem uznajemy, że dokument ten nie został skierowany do zaopiniowania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Czyli w stosunku do projektu, który macie w kwiteczkach. Tak? A takie delikatne przypomnienie, że jednak warto z nami coś konsultować. No. Okej, okay, dziękuję. To mam propozycję taką, żebyśmy my się najpierw zajęli tymi uchwałami w sprawie, ja powiem teraz w skrócie, w sprawie narkomanii, w sprawie trzeźwości, żywności i tak dalej. Czy tymi dwoma? Po pierwsze, nasza uchwała w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oceniamy pozytywnie wniosek. Czy ktoś z Państwa jest innego zdania, że nie oceniamy pozytywnie? Jak oceniamy pozytywnie, to wobec tego chciałem zapytać, czy jest potrzebne głosowanie. Jeżeli ktoś podniesie z Państwa rękę, że jest potrzebne, to będziemy głosować. Nie jest potrzebne, dziękuję, jednomyślnie przyjęliśmy tą uchwałę. Druga uchwała w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu trzeźwości i wytrzeźwości, przepraszam, i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zadaje to samo pytanie. My to jest pozytywna opinia, jakiś głos w tej sprawie nie ma. Rozumiem, że przyjęliśmy jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Co do trzeciego projektu w sprawie programu Opieka 75+, chciałem zapytać, rozumiem, że autorem, że to jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak? Czy tu ktoś jest jeszcze z tego ministerstwa obecny na sali, bo ktoś był, ale już wyszedł. Nie ma. Dobrze. A to jest jakiś, a kto wykrył tą sprawę? Ty, Czarek? Tak. Tak. No to jest jakiś w ogóle skandal, jakiś niesamowity ten pomysł, który tu ministerstwo przedstawiło. On jest po pierwsze niezgodny z konstytucyjnym zasadą pomocniczości, po drugie jest niezgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a po trzecie w ocenie współprzewodniczącego tej rady jest bezsensowny po prostu. Nie ma żadnego uzasadnienia na to. Czy program sam w sobie jest dobry? Nie, no, program sam w sobie jest dobry. Mechanika programu. Ja miałem taką propozycję, jeżeli Czarek by się zgodził, to miałbym propozycję o opracowanie znacznie ostrzejszego tekstu tej uchwały niż to, co jest na stole. Dlatego, że ona jest wprawdzie kierunkowo słuszna, ale w moim przekonaniu jest taka mniej trochę. Że my tu z zaniepokojeniem przyjmujemy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, że z zaniepokojeniem, ale no, jest to dziwne po prostu, że ministerstwo, które do niedawna było jeszcze gospodarzem tej rady, wypuszcza takie rzeczy. Ale to jest moje osobiste zdanie. Chciałbym Państwa opinię. Znaczy dla mnie w ogóle niepokojące jest to, że akurat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to już jest któreś z kolei ustawa, którą nie została skierowana do zaopiniowania przez Radę. A tak naprawdę to najwięcej, no to chyba jest jedyne takie ciało opiniodawcze,
które powinna się wypowiedzieć. Przypomnijmy poprzednią ustawę, gdzie na moją wyraźną prośbę była kierowana, i to w takim okrojonym gdzieś tam czasie, ustawa o rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która notabene w tej chwili, z tego co wiem, konwent wojewódzkich rad przesłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest odpowiedź, że do wyjaśnienia ponownie przez panią minister Rafalską. I to jest przykre, że są to ustawy tak naprawdę, w których bierze udział w pisaniu tych ustaw jedna osoba. Nie wiem, czy tutaj również mamy do czynienia, że to jest pan dyrektor przewoźnik też. Nie tym razem. W każdym razie. Przepraszam, to jest program. Program, no ale tego typu dokumenty, które są tam tworzone, które powinny w pierwszej kolejności do nas docierać, nie docierają. I właśnie z tego ministerstwa. Dobrze, ja mam zgłoszenie pana Olechnowicza, ale też bardzo chciałem prosić, jeżeli to jest możliwe, pana Drygałę o to, żeby skomentował to, bo być może my błądzimy. Być może jest jakiś wyraźny powód, dla którego akurat samorząd terytorialny, może to się samorządowi akurat podróż. Czy jest to, ma to jakiś sens, tylko że najpierw pan Olechnowicz. No ja właśnie też w tym temacie, żebyśmy najpierw upewnili się, że zlecanie w kontekście tego programu usług na zewnątrz nie ma charakteru zlecania o charakterze komercyjnym. Tak, bo gdyby nie? Nie, samorząd zleca albo w trybie pożyczki, albo kupuje usługę. Natomiast oczywiście, o ile komercyjne kupowanie można zrozumieć, że na przykład w tych gminach, znaczy żeby preferować inny rodzaj działania, o tyle do tej pory wszystkie działania w strategii regionalnego rozwoju, mówicie, że usługi społeczne były realizowane przez sektor obywatelski. To rozumiemy, tylko chodzi o to, że może ktoś zapomniał rozgraniczyć te elementy, a drugie w uchwale proponowałbym oprócz tonacji dodać też przesłanki merytoryczne związane ze zlecaniem usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym. Nie? One są dosyć istotne w kontekście opiekuńczych. Stanowisko. Jasne, stanowisko. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że wywołałem pana do głosu, ale warto by było pewnie. Do powiedzenia jestem zdania tego samego, co pan przewodniczący, i ufając tutaj wiedzy Czarka. Jest to skandaliczne rozwiązanie i chyba nie ma powodu, żeby samorządy myślały inaczej. Ale to dobrze, niestety samorządów obecnie się mało co pyta, jakiekolwiek rozwiązania prawne jest tak. Rozumiem, dziękuję. To nam w dużej mierze wyjaśnia sprawę. Ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Teraz pan Witold Zakrzewski. Ja w sprawie takiej czysto formalnej. W związku z tym, że budzi to kontrowersje, wnoszę o to, aby przenieść to do pracy zespołu dalej, bo ja nie rozumiem. No, ten program został już przyjęty, więc co Rada ma wyrazić? Swoją opinię, że jest fajny program? No, opiniujemy na etapie, kiedy to nie weszło, nie zostało przyjęte. Tymczasem dostaliśmy dokument, który został przyjęty, więc nasza opinia tak naprawdę dla tego dokumentu nie ma żadnego znaczenia merytorycznego, tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi, że nam się to nie podoba. No, nie podoba się w ogóle forma zwrócenia się do Rady w momencie, kiedy już się przyjęło coś, a nie na etapie na przykład konsultowania. Dobrze, dziękuję. Ja mam pytanie wyjaśniające teraz, bo pewnie Czarek to dobrze wie. Czy ten program wszedł już w życie rzeczywiście? Wszedł. Dobrze, kiedy? Mniej więcej właśnie. Dobrze. Znaczy ja tylko zwracam uwagę, że program jest wymiar roczny, więc jakby też trzeba patrzeć przyszłościowo. Bo... Zaraz, sekundę. Dobrze, ale chciałbym zapytać, czy taki program może być korygowany? Bo... Wszystko może być. No, to ja bym proponował, żebyśmy przygotowali projekt uchwały idący w takim kierunku, że po pierwsze wnosimy o korektę tego programu, jeśli to jest możliwe, jeszcze w bieżącym roku. Po drugie, jeżeli to jest program roczny, to zdecydowanie o uwzględnienie, o zmiany w latach przyszłych w tym kierunku. Po trzecie oczywiście, że przypominamy o wyrażaniu opinii przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w takich sprawach. I to mniej więcej merytorycznie. Znaczy, ja nie kwestionuję tego, przepraszam Czarek, tego tekstu, który jest przygotowany, ale uważam, że on powinien być bardziej i bardziej, powinien po prostu ostrzejszy.
Następnie jest pytanie, do kogo my to adresujemy? Rozumiem, że uchwałę adresujemy do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To jest osoba za to odpowiedzialna. Ja mam też w tym kontekście prośbę do sekretariatu, żeby został też przygotowany list do pani ministra Pawłowski w tej sprawie z podpisem pana ministra Lipińskiego, na przykład jako współprzewodniczącego rady ze strony rządowo-samorządowej. Także żeby to też miało jakąś też rangę, nie tylko taką konsultacyjną, że się tak wyrażę. W tej sprawie jeszcze dziękuję przede wszystkim Czarkowi za czujność w tej sprawie. Kolejne trzy głosy mam. Teraz po kolei, jak zwykle, ale teraz zrobimy najpierw pan Paweł Wacki, pan profesor Jaśkiewicz, a później pan Witold Zakrzewski, a później pan dyrektor Szczepanowicz. Znaczy z taką krótką adnotacją bym proponował jeszcze w tym piśmie, w tym stanowisku zwrócić się do pani minister Rafalskiej, żeby zwróciła uwagę na terminowe przekazywanie nam dokumentów, bo to chyba przede wszystkim ten resort powinien być wzorem dla pozostałych, no bo będzie głupio, jeżeli premier Gliński będzie na posiedzeniu Rady Ministrów, za co uwagę dla pani Rafalskiej, że nie przekazuje, bo nie przekazuje nam nie w terminie po wejściu w życie dokumentów, które z obszaru pożytku, no przede wszystkim tutaj tak odejmuję. Dziękuję. Proszę przewodniczący. Znaczy tylko krótko, że może nie robię tam to pismo, podpisał jednak przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego pan Gliński, a nie pan Adam Gliński, bo to jest jednak radą przy przewodniczącym i po prostu na forum rządowym myślę, że to jest ważniejsze. A jest jakby na forum współpracy do resortów w ramach rządu. No ja się trochę zgubiłem w tych procedurach, ale jakościowo to miałoby oczywiście jeszcze większy wydźwięk. To ja właśnie w uzupełnieniu tego, co Przemysław powiedział. Ze względów formalno-prawnych to jest ciało doradcze przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. W związku z tym wszystkie pisma kierowane są do przewodniczącego, a przewodniczący kieruje to do ministrów. My nie mamy takich uprawnień, żeby kierować pismo do ministrów Rzeczypospolitej. To jest domena przewodniczącego komitetu. Nie mamy takich uprawnień i też nie była to moja intencja. Powiedziałem, że uchwała powinna być adresowana do, a nie mówiłem o piśmie. Bo piśmie mówiłem, że ktoś nie mógł podpisać i wymieniłem pana ministra Lipińskiego, ale zgadzam się, że jak to podpisze pan premier Gliński, będzie to miało jeszcze większy wymiar. Pan dyrektor Kaczmarczyk być może nam coś chce objaśnić w tej sprawie, tak? Też rzucić swój jakiś pomysł. Ja chciałem tylko zwrócić się do Rady, ale także do zespołów Rady z ogromną prośbą, aby tego rodzaju problemy pojawiające się, czy zapisy pojawiające się zarówno w projektach aktów legislacyjnych, jak i programów rządowych, zespoły wypytywały na możliwie wczesnym etapie tworzenia tych dokumentów. Budujemy w tej chwili infrastrukturę Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. W tym departamencie będą zespoły, będą wydziały, które będą się zajmowały także bieżącą analizą prac prowadzonych przez ministrów w zakresie tym, którym powinny one podlegać opiniowaniu przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, ale im więcej będziemy mieć partnerów, sojuszników, którzy będą wskazywali tego rodzaju zagrożenia zapisane czasem nawet nieintencjonalnie w dokumentach ministrów, tym będzie możliwa wczesna czy wcześniejsza reakcja, czy to ze strony przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, czy zajęcie się o sprawę na forum, przedstawienie jej na forum Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. To w tej chwili jeszcze to chwilę musi potrwać, dopiero odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu w ubiegły poniedziałek, więc zanim wdrożymy taką normalną, codzienną, rutynową pracę, zarówno w zakresie prac komitetu, jak też obsługi prac komitetu, to pewnie jeszcze chwileczkę potrwa. Natomiast, tak jak powiedziałem, im więcej będziemy mieć sojuszników w tym dziele, tym lepiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za tą wypowiedź, która nas utwierdza w słuszności naszych tutaj postulatów. Natomiast tak, w tej konkretnej sprawie, tak. To ja jeszcze pół komentarza, panie
nie w odpowiedzi, tylko komentując, no, w tej konkretnej sprawie, to tutaj i tak czujność została wykazana. My oczywiście nie jesteśmy w stanie też z naszej strony wszystkiego wyłapywać, co się gdzie dzieje. Natomiast faktem jest, że napisanie tego rodzaju programu z takimi w ogóle założeniami, to rzuca trochę cień jakby na tych podpisania. Ktoś to też podpisywał, pewnie to już trudno. Pan to zaczął, proszę. Tak. Z całym szacunkiem do pana dyrektora, ale możemy to wychwycić, jeżeli taki dokument otrzymamy jako rada, no bo monitorowanie tego, co obecnie produkuje rząd, to naprawdę trzeba by było w organizacjach zatrudniać sztaby ludzi, którzy kontrolują wersje, które się pojawiają, które zostały zmienione, no tego naprawdę w organizacjach nie należy się spodziewać. W związku z tym no, proponowałbym, abyśmy rozmawiali naprawdę na poziomie takim, że jeżeli jest taki dokument, który wymaga opinii, czy wymaga jakiejkolwiek reakcji Rady, no to niech on zostanie przesyłany na etapie właśnie między innymi uzgodnień resortowych, czy między innymi rozmowy państwa na ten temat, a nie w momencie, kiedy po miesiącu on wszedł już w życie i my teraz decydujemy. Przepraszam, tylko sprostowanie. On w ogóle do nas nie został przesłany. Od tego trzeba zacząć przez nikogo. Tylko wykrył go Cezary Niżyjewski. Tak? Dobrze zrozumiałem pana dyrektora. Pan dyrektor właśnie przed chwilą powiedział, że tego rodzaju działalność będzie prowadzona w departamencie. Że będzie to śledzone po prostu, że na razie to się jeszcze nie odbywa i że w związku z tym dziękuję za współpracę w tej sprawie polegającą na tym, że my z własnej inicjatywy też czegoś szukamy, natomiast to nie jest docelowe rozwiązanie. Tak to zrozumiałem i myślę, że to będzie dobrze zrozumiałem. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Ja myślę, że my unikniemy wielu dłuższych dyskusji niepotrzebnych, jak dyrektor Kaczmarczyk powoła kolegę Zakrzewskiego na swojego wicedyrektora. Wtedy bylibyśmy w lepszej sytuacji. Pytaj się, czy on chce w ogóle? Myślę, że już pan ma wicedyrektora. To może pan robi, ale jeżeli pan Zakrzewski stoi na dyspozycji, to zobaczymy, jakbyście państwo byli zadowoleni. To jest jedyne rozwiązanie. Kurczę. Dobrze. Ale w razie czego pan rekomenduje? Za zgodą. Dobrze. Teraz przejdźmy, jeśli państwo pozwolicie, po tym szczęśliwym finale tej sprawy, przejdźmy do informacji. Przepraszam, tylko czy rozumiem, że poprawić i... No bardzo cię wczoraj przepraszam za kłopot. Poprawić, wysłać jeszcze może obiegowo. No, normalną procedurą podjęcia w trybie obiegowym. A pewnie to będzie jeszcze jakoś dyskutowane. Tak, a mam prośbę serdeczną o to, żeby ten projekt, zanim trafi do obiegu, był jeszcze przedstawiony pani sekretarz rady. Dobrze? Z prośbą, nie wiem, czy pani sekretarz Tak, żeby on był pod względem formalnym również nienaganny, czy się tak wyrażę, żeby się powołano na właściwe dokumenty i tak dalej, dobra? No bo to nie jest w końcu nasz job, co się lepiej znają. Dobrze, teraz do kolejnego punktu. Informacja o wskazaniu... Tak, bardzo proszę Państwa. Tak? To już nie załatwiliśmy tego? Tej Syrii? Nie. To jest w jakimś sposobie to nam uciekło, przepraszam. Syria nam uciekła. Nie, no. W Syrii nie było. Nie. Ja sygnalizowałam, że było to przedmiotem posiedzenia. Tak, nie było formalnie, nie było głosowania. No tak, formalnie nie było głosowania, a mamy przygotowany projekt uchwały. Nie. Mamy, no to nie. Dlatego nie... Ale jest punkt taki w posiedzeniu, który ma zrelacjonować pani przewodnicząca Małgosia Sienica. Proszę uprzejmie, pani przewodnicząca Małgosia Sienica, która do nas dotarła, zaraz, ale ja w porządku dziennie, przepraszam, bo ja muszę to sobie sprawdzić. To było 11.50. Pani Małgosia, jakbyś mogła
mogła tak, ale tak krótko. Ja proszę bardzo, przepraszam za spóźnienie, ale musiałam być dzisiaj w Senacie, bo chciałam się pochwalić, że Senat podjął decyzję, że przyszły rok jest w państwie polskim także rokiem harcerstwa. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ustawę w sprawie środków pochodzących z przekazania podatku dochodowego na działania w związku z dziećmi i pomocą pomocy medycznej dzieciom w Syrii. Ten temat faktycznie stanął na posiedzeniu dwóch zespołów wspólnych, czyli zespołu prowadzonego przez Rufnę Teresę i Wielki przeze mnie. Spotkaliśmy się wczoraj wieczorem, doszliśmy do wniosku, że bardzo chcielibyśmy móc porozmawiać zarówno z Caritasem, czy oni... Nie z Caritasem, tylko... Z Polskim Czerwonym Krzyżem, czy oni czują się na siłach, jak również przede wszystkim z przedstawicielem wnioskodawców. Ponieważ ten pomysł urodził nam się wczoraj na spotkaniu zespołów, okazało się to czasowo już po prostu niemożliwe, ażeby byli z nami zarówno posłowie, jak i przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja pozwoliłam sobie spróbować nawiązać kontakt i porozmawiać z wnioskodawcami, a właściwie z przedstawicielem wnioskodawców. I po tej rozmowie tym bardziej stoję na stanowisku, że to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, czyli nie opiniowanie, a przyjęcie stanowiska Rady, którego głosem byłoby, że pomaganie człowiekowi w tak trudnej sytuacji, jak jest dzisiaj Syria, przede wszystkim dzieci, jest bardzo ważne i bardzo nam zależy, ażeby na kanwie tego typu działań budować siłę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Natomiast dlaczego nie rekomendowalibyśmy wydawania opinii? Dlatego, że raczej chcielibyśmy w swoim stanowisku wyrazić prośbę do wnioskodawców, ażeby przed ostatecznym projektem tej ustawy rozważyli na przykład kwestię tego, że to jest tylko jeden wskazany podmiot. A jeżeli w ogóle robić tego typu działania, to być może ilość podmiotów, która byłaby w stanie poprowadzić ten temat, jest dobrze, jest o wiele większa. Po drugie, że przy takim wskazaniu celu pokazuje to pomoc dzieciom, które tylko i wyłącznie pomoc medyczną i tylko i wyłącznie dzieciom, które w tej chwili są w Syrii. Czyli pytanie brzmi, jak będzie to interpretowane w przypadku, jeżeli te dzieci z terenu Syrii zostaną przewiezione do terenu Libanu, czy będzie potrzebna pomoc medyczna po opuszczeniu kraju, bo przy tym sposobie sformułowania celu ustawowego może to budzić pewne wątpliwości. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że być może naszym zdaniem nie jest chyba celowe opiniowanie tego również z tego względu, że po pierwsze jest to pewien wyłom w przepisach, które dzisiaj obowiązują. Nigdy nie było takiego sposobu, żeby podatek dochodowy był zbierany tylko w ciągu jednego roku na jakiś konkretny cel. Ale ten cel jest wyjątkowy. I wydawało nam się, i wydaje mam nadzieję nadal, że jako Rada Pożytku musimy dać bardzo pozytywny wydźwięk samemu celowi, temu, że chcemy pomagać, chcemy budować siłę społeczeństwa, które będzie wspierało i będzie pomagało, bo to jest nasza rola i to jest fundament społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść ustawy, to uważamy, że ona wymaga przepracowania i zadania paru pytań. Ja wiem, że wnioskodawcy kontaktowali się z Polskim Czerwonym Krzyżem, czy oni w ogóle podjęliby się takiego zadania, ale my jako Rada także nie mieliśmy szansy porozmawiać ani z jedną, ani z drugą stroną, a z tego co pamiętam, to termin naszego opiniowania mija dzisiaj albo jutro. W związku z tym, jeśli nie mielibyście nic przeciwko temu i poszlibyśmy w tym kierunku, to może byśmy byli w stanie sprecyzować tak otwarte stanowisko, które po prostu popiera pomaganie innym. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko jeszcze uwagi formalne do tego dołączyć. Ja przepraszam, bo nie mam przy sobie regulaminu Rady, przepraszam. Ale o ile dobrze pamiętam, to stanowisko to przyjmują strony Rady, a Rada nie przyjmuje stanowisk, tylko opinie. Tak mi się wydaje, przynajmniej z głowy, ale jeżeli się mylę, to proszę o korektę w tej sprawie, tylko bo już nie pamiętam. Czyli w pewnym sensie stanowisko mi się jakoś kojarzy ze stanowiskiem jednej ze stron. Po drugie, tam jest list marszałka Sejmu do nas, tak? Jeżeli ja pamiętam. Tak. I marszałek Sejmu nas o coś tam prosi. Dziękuję bardzo. No, tutaj jest przygotowane, ja przepraszam. Dobrze, ale i tak chyba nie zdążę tego teraz się tak jakoś to wszystko zgłębić, tak? Ja przepraszam. Sporządzanie opinii i stanowisk Rady, przepraszam. O przedstawienie opinii. Marszałek prosi. Sporządzanie opinii i stanowisk Rady. To stanowiska się chyba różnią tym, że my z własnej inicjatywy je przyjmujemy, a opinię teraz. A opinię
opinię, to na życzenie zewnętrzne. Tam jest chyba prośba o opinię w piśmie marszałkowskiego, nie o stanowisko. Ja oczywiście, my możemy naturalnie się tak zachować, jak Małgosia, jak ty sugerujesz, ale ja nie rozumiem, dlaczego nie możemy wprost po prostu przedstawić opinię, w której napiszemy A, że jest to słuszna inicjatywa co do zasady, B, że nie tylko w Syrii, bo te dzieci mogą być przemieszczone do innych krajów, więc chodzi o dzieci nie w Syrii, tylko z Syrii. A po trzecie, że nasze wątpliwości, nasuwają się wątpliwości, na przykład w związku z desygnowaniem jednej konkretnej organizacji. Przecież my też nie musimy myśleć za tych posłów, którzy ten projekt wnoszą, jak oni go mają sobie poprawić. Tak? Tylko jak nas pytają o zdanie, to może te trzy elementy napisać. Proszę o głosy w tej sprawie, Czarek. Czy powiem tak, czy to, że sprawa jest słuszna i że oczywiście są różne głosy w tej sprawie, ale jak sprawa jest słuszna, jeżeli chcemy rzeczywiście się nad tym pochylić, to zaprośmy organizacje, które taką pomoc udzielają, zastanówmy się i przedstawicieli rządu, którzy za to odpowiadają, w jaki sposób tą pomoc można zwiększyć. Natomiast jeżeli ktoś zgłasza projekt ustawy 9 listopada, ustawy o charakterze podatkowym, przepraszam, przypomnę, że ustawy podatkowe muszą być co najmniej miesiąc wcześniej przed końcem roku budżetowego uchwalone, bo taka jest najpierw od zawsze. Znaczy bywały czasy, że to się, przepraszam, ale słusznie minione. Więc po prostu ktoś sobie żarty robi, mówiąc o odpisie podatkowym na 2017 rok, bo możemy mówić, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli to mówić, to mówimy o 2018 roku, prawda? Czyli za 2018. Więc to trochę jest takie, powiedziałbym, granie na emocjach, które, więc ja bym... Znaczy, to też jest jeden z argumentów, który należy zwrócić uwagę, natomiast ja bym w takim razie zaprosił być może na posiedzenie zespołu lub posiedzenie rady, bo rzeczywiście ten temat jest ważny. Jest szereg organizacji, które taką wsparciem się zajmują, i zapytać, spróbować porozmawiać z przedstawicielami rządu, czy można w sposób realny zwiększyć wsparcie dla organizacji realizujących takie działania w różnych, przepraszam, częściach, nie tylko w Syrii, tylko w różnych miejscach na świecie. Tak? I tyle na ten temat. Znaczy, rozumiem, że teraz tutaj jesteśmy w niezręcznej sytuacji, zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej przed posiedzeniem rady, że to jest taka ustawa pułapka, która jak będzie odrzucona, to się okaże, że wszyscy są przeciwko pomaganiu dzieci w Syrii. No, błagam, po prostu jest... Taka ustawa jest do kosza, jak się ktoś tak przygotowuje. Proszę bardzo, po kolei pan Zakrzewski, pan Borowski, pan Jaśkiewicz. Nie zgodzę się z Czarkiem, że ustawa jest do kosza. Jest kwestia tylko rozmowy z inicjatorami tej ustawy na ten temat, tak? Ponieważ marszałek się zwrócił, to nie inicjatorzy się zwrócili, tylko marszałek się zwrócił o opinię. Więc w jakimś celu marszałek jako taki stawia nas w trochę niezręcznej sytuacji. To nie inicjatorzy tej ustawy postawili nas w niezręcznej sytuacji, tylko marszałek, który zwrócił się o opinię. No zgodnie z regulaminem. No zgodnie z ale czy ja kwestionuję, że niezgodnie z regulaminem, ale to jest działanie raczej marszałka, a nie inicjatorów ustawy. Inicjatywa poselska nie musi być opiniowana przez Radę. Wiele inicjatyw poselskich nie jest opiniowanych przez Radę. Nagle marszałek stwierdził, że tą akurat ustawę chce zaopiniować przez Radę, więc to ja bym jednak owszem usiadł nad tym, zastanowił się nad tym, poprosił inicjatorów i porozmawiał ewentualnie nad sposobem realizacji takiego zadania przez organizację na bazie na przykład zwiększenia odpisów podatkowych gdzieś tam, kolejne zwiększenie. Tak jak mówiłem, no to jest kwestia właśnie tego, w jaki sposób wspierać organizacje w różnych celach poprzez odpisy podatkowe, czyli de facto poprzez filantropię. Dziękuję bardzo. To wracamy do tego, cośmy już mówili. To, co zresztą Witold powiedział, już zasygnalizował, to nie jest, bo to tak, są tutaj dzieci w Syrii, bardzo temat nośny i poruszający. Za chwilę będzie katastrofa głodowa, głód w Jemenie i będzie cała masa innych. Będzie cała masa różnych rzeczy. I mówimy o wsparciu w ogóle organizacji pozarządowych w formie od różnych odpisów podatkowych. I to wracamy do tego samego, co żeśmy mówili o tworzeniu przepisów podatkowych, które będą umożliwiały wspieranie wedle uznania podatnika, obywatela, takiej organizacji, której cel akurat mu odpowiada.
A jeżeli to będą specjalne jakieś specustawy, które mówią o dzieciach z Syrii, to jest specjalny podatek na dzieci z Syrii, tak jak ktoś wyskoczy, że on uważa, że jest jakiś inny super ważny temat, prawdopodobnie będzie to jakiś super ważny temat i będziemy mieli serię ustaw i dyskusji na temat różnych specjalnych odpisów i będziemy mieli deklarację podatkową, która będzie grubą księgą, w której będą jakieś specjalne rubryki na to czy na tamto. A dotychczas na obecnych deklaracjach podatkowych są w miarę proste. Tak? I zostańmy przy tym. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Marek, tak, ja też zdecydowanie wspieram ten głos, żebyśmy zastanowili się nad opinią, której odpowiemy, że należy pomyśleć o ustawie, która uwzględni wszystkie te aspekty, a do tej konkretnej sytuacji, żebyśmy się w tej opinii odnieśli, że widzimy to jako zasadne. Natomiast chyba pan marszałek nie prosi nas o pracę z organizacjami, tylko opinię. I zasugerujmy marszałkowi Sejmu, że powinno to być skonsultowane z organizacjami, które zajmują się podobnymi tematami. Więc wydaje mi się, że w tym charakterze i w tym kształcie opinia powinna załatwić sprawę. Dziękuję. Małgosiu, proszę. Tak, proszę. Tak, ja podejrzewam, że Małgosia chce to podsumować. Chciałam zwrócić uwagę na to, co było powiedziane na początku. Punkt był przedmiotem naszego posiedzenia i w sumie nasze stanowisko było takie, żeby odpowiedzieć. Nie decydować tutaj o, żeby stanowisko Rady nie było takie, że wyrzucić, negujemy pozytywnie, negatywnie, tylko żeby wypowiedzieć i zwrócić uwagę na kwestie, które mogą pomóc właśnie w sporządzeniu takiej, a nie innej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Małgosia, proszę. Szanowni Państwo, doskonale zdawaliśmy sobie wczoraj sprawę, że pan marszałek Senatu prosi nas o opinię. Sejmu, przepraszam. Sytuacja jest wyjątkowo złożona wbrew pozorom. Po pierwsze dlatego, że zawsze byśmy chcieli, ażeby przy wszystkich ustawach poselskich, które nie mają obowiązku opiniowania, marszałek występował do nas o opinię. To jest super pomysł i generalnie myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, zwłaszcza przy zmianie ustawy o jawności życia społecznego, byłoby to fajny zwyczaj, przyjęty, naprawdę fajna budowa kultury podejmowania prawa w Polsce, pełen szacunek dla pana marszałka. Z drugiej jednak strony jest to końcówka roku podatkowego, jest to na styk przed momentem, kiedy wszyscy podatnicy muszą wiedzieć, jak to będzie wyglądało, czyli tak naprawdę na styk terminu i czasu. Z kolejnej strony patrząc, jak sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w tej ustawie widzimy, że jest parę rzeczy, które no, pokazują, że idea, nawet jeśli jest słuszna, to trzeba by na nią spojrzeć szerzej. I pójście jeszcze szerzej w kierunku rozmowy w ogóle z organizacjami bardzo myślę, że nam się wszystkim podoba. Dlatego pomysł był taki, żeby w tym momencie nie podejmować uchwały, opinii, tylko trochę pójść do przodu, pokazać, że nam się taki sposób podoba. Jeśli uważacie, że lepsza będzie opinia Rady, czyli uchwała Rady, bo stanowisko, przypominam, też jest uchwałą, bo jesteśmy ciałem kolegialnym i wszystko ma charakter uchwały, co podejmujemy jako Rada, no to oczywiście treść merytoryczna, o której mówimy, jest bardzo, bardzo zbliżona. Tylko jesteśmy w dość trudnej sytuacji, bo nam jako Radzie Organizacji Pożytku Publicznego nie wypada powiedzieć negatywnie nie pomagajmy, bo widzimy jakieś tam względy, nie wiem, formalne, terminowe i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę ucieczka do przodu i szukanie płaszczyzny do rozmowy o tego typu sytuacjach przy jednoczesnym uszanowaniu decyzji pana marszałka, za którą ja osobiście jestem bardzo wdzięczna, że daje nam przestrzeń do konsultowania ustaw, których wcale nie ma obowiązku dawać nam do konsultowania. I nawet jeżeli w tej chwili możemy na to patrzeć bardzo z różnej strony, to spójrzmy na to ze strony zawsze pozytywnej. Przemysław, jeszcze głosy. Przepraszam, Chcę naprawdę krótko. Dwa krótkie głosy, proszę. Ja chciałem tylko, bo to Czarek jakoś powiedział, ale może jakoś nie wybrzmiało dobrze. Podatki za rok 2007 były już uchwalone, nie można ich zmieniać. Możemy w tej chwili dyskutować i też chyba termin już minął, bo to do 30 listopada można było mówić o dyskutować o zmianie ustaw podatkowych, znaczy o wprowadzeniu podatków na rok 2018. Za rok 2017 ustawa była uchwalona bodaj do 30 listopada 2016, więc w tej chwili mówienie o tym, że wprowadzamy, że podatnicy muszą wiedzieć, jaki zapłacą podatek, podatnicy już to wiedzą. Nie w tej chwili w ogóle to nie jest kwestia dyskusji na temat podatku na 2017 rok, ale ewentualnie podatku na 2018 rok. I tyle. Dziękuję.
Ja uważam, Szanowni Państwo, że to powinno wybrzmieć przede wszystkim w naszej opinii, jeżeli kierujemy pismo do Pana Marszałka, że jest już praktycznie po terminie i mamy cały rok, przynajmniej pół roku na dyskutowanie o tym do momentu, aż wejdzie za rok 2018 podatek. No bo o 17 nie mamy już o czym rozmawiać. Dobrze, dziękuję. Ja chciałbym jakoś spróbować coś, nie wiem, jakieś rozumienia, spróbuję. Te wypowiedzi pod koniec, szczególnie Teresy i Małgosi, wydaje mi się, że jednak one w sumie idą w dobrym kierunku i te moje pierwotne pomysły, żeby to po prostu korygować jakoś tam rzeczowo, chyba rzeczywiście nie są na czasie, zaraz to uzasadnię. To jest tak, że Polska jest postrzegana jako jedno z kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie wykazuje nadmiernej solidarności w sprawie kryzysu bliskowschodniego, że to tak delikatnie określa. Ale nie chodzi mi nawet o ten kontekst europejski tej całej sprawy, tylko bardziej o kontekst wewnętrzny. To, że się tak dzieje i że rząd się tak zachowuje, jak się zachowuje, to niestety jest związane z postawami społecznymi też, które są w naszym kraju, które, to już jest moja prywatna ocena teraz, które niewiele mają wspólnego z chrześcijańskim podejściem do całej tej sprawy, czego dowodzi stanowisko, liczne stanowiska Kościoła i biskupów w tej sprawie, które do tej solidarności nawołują i wzywają, ale my w naszym kraju nawet nie bardzo jesteśmy w stanie, nie wiem, przyjąć jedną osobę na parafię albo coś takiego. No, mamy z tym problem, krótko mówiąc, więc ja nie jestem zdania, że od góry można zmieniać nastroje społeczne, albo mentalność ludzką, albo stosunki społeczne. Tego się nie da regulować. To musi się samo dojrzewać i to nie jest szybki proces. Być może to nie dojrzeje w tym kierunku. Ale na pewno się zgadzam, że my nie powinniśmy w jakikolwiek sposób w tym tekście, i dlatego wycofuję się z moich poprzednich uwag, w jakikolwiek sposób dawać jakiś pretekst, czy po prostu dawać wyraz sceptycyzmowi, że to już jest za późno, bo już podatki, bo już to, bo już tamto. Niech się tym cholera martwią ci, co wymyślili sobie ten pomysł teraz, bo dla mnie, teraz to jest druga część mojej wypowiedzi, jeśli się da poza protokołem. Dla mnie ten pomysł ma też pewne cechy politycznej prowokacji, muszę to szczerze powiedzieć, tak to widzę niestety. Uważam, że to też nie jest trafiony pomysł, nagle takie miłosierdzie podatkowe i chwięcić, przepraszam za ironię, ale my nie powinniśmy też tutaj, także w sumie mi się ten pomysł chyba jednak podoba i ja bym po prostu proponował, żebyśmy generalnie wydali stanowisko, w którym mówimy, że tego rodzaju inicjatywa jest praktycznym wyrazem solidarności, że my takie praktyczne wyrazy solidarności wspieramy, a jeśli chodzi o szczegóły, to się nie będziemy w te szczegóły po prostu wdawać, czyli po prostu byłoby to stanowisko, że tak się wyrażę, wymijające, tak, a nie, ale jest jakaś odpowiedź i tak dalej. Tylko jeżeli, ja wiem, że to jest trochę kontrowersyjne, ale proponowałbym na jakiś taki wspólny mianownik się w tej sprawie zgodzić. Proponuję, żeby połączone zespoły, czy jej przewodniczący, żeby zechcieli taki projekt opracować i dać najpierw do konsultacji obiegowej, później do głosowania, tak? Bo to najpierw trzeba, akurat taki tekst, to byłoby dobrze, gdybyśmy każdy sobie go przeczytał i rozważył, tak? Może to jest okej dla wszystkich, czy nie? Dobrze. To już skończmy tą dyskusję na tym etapie, czyli puszczamy to w obieg najpierw do zaopiniowania przez członków rady, później ewentualnie do uchwalenia. Tak? I w takim bardzo dziękuję. Teraz chciałbym w związku z tym przejść do... Mamy jeden personalny punkt, ale mam nadzieję, że go damy radę szybko załatwić. Tu chodzi o komisja konkursowa w Ministerstwie Zdrowia. Nie będę tego punktu czytał, Państwo macie w porządku codziennym. Dotąd w tej komisji zasiadali z naszej strony, to znaczy wyznaczeni przez nas przedstawiciele organizacji pozarządowych w osobach pana doktora Bogdana Aniszczyka i pani Małgosi Siennicy. Na posiedzeniu części pozarządowej rady, bo tu chodzi o członków ze strony pozarządowej, również wyraził wolę pracy tam pan doktor Maciej Andrzej Zaremski, ale jako prawdziwy dżentelmen powiedział, że oczywiście jeśli
pani Małgosia by chciała koniecznie dalej do tej komisji, to oni ustąpi miejsca i tak dalej. Zresztą pierwsze moje pytanie jest do pani Małgosi Jesienicy, czy chciałaby dalej brać udział w tej komisji. Szanowni Państwo, praca w tej komisji była dla mnie zaszczytem. Pracowałam w niej przez jeden rok, w związku z tym, jeżeli jest tak, że jest ktoś, kto następny z Rady chciałby przez następny rok siedzieć po stronie właśnie tej komisji, to ja po prostu no, zostawiam miejsce następnemu, bo uważam, że to przyniesie dużo dobrego i nowego. Dziękuję serdecznie. To nam trochę ułatwia procedowanie, Małgosiu, dziękuję bardzo. Tym niemniej jednak ja już miałem oczywiście zapasowy projekt w głowie, żebyśmy się zwrócili do Ministerstwa Zdrowia, żeby się tam trzy osoby wydelegowały, plan B, no ale... Właśnie, to był mój pomysł i lepszy. Tak? Jeśli pan minister zadecyduje, że są trzy miejsca, to ja chętnie będę pracowała dalej. Ale na tym etapie naprawdę uważam, że pewna zmienność buduje kapitał społeczny. Dziękuję wobec tego. Można, ja chciałbym tylko zapytać, jak często w 2017 roku pani uczestniczyła w komisji? Ile było spotkań? Spotkania, na które ja dostałam zaproszenia, były trzy. No, dziękuję. Dobrze, i rozumiem, że nie było spotkań, na których ty nie dostałeś zaproszenia? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Trzy. Ten dostał Bogdan, też dostał trzy, tak chyba powiedzieć. No to same trzy dostaliście? To tak, wobec powyższego, proszę Państwa, uchwała by była taka, że rekomendujemy, że tak, punkt pierwszy, zwracamy się z zapytaniem do Ministra Zdrowia, czy możemy rozszerzyć skład rekomendacji z organizacji pozarządowych z dwóch do trzech osób, że w przypadku, jeżeli tak, to zgłaszamy pana doktora Aniszczyka, pana doktora Zaremskiego i panią Sinicę, a jeżeli nie, to pana doktora Aniszczyka i pana doktora Zaremskiego. Tak, i to rozumiem, że to nie jest uchwała, bo to będzie protokół, po prostu w protokole z posiedzenia będzie to zapisane i z serdeczną prośbą o zapytanie do ministra zdrowia. Minister nawet nie musi się martwić o przedłużanie tego terminu, bo jesteśmy gotowi przed 22 grudnia w tej sprawie. Bardzo serdecznie dziękuję za konstruktywną współpracę. Ja oczywiście pamiętam, że ktoś jeszcze może by chciał, ale na części pozarządowej nie było innych chętnych, więc... Kolego doktorze Zaremski, jesteś tam teraz członkiem, nie dokuczaj koledze z Rady, proszę cię bardzo. Dobrze, teraz nareszcie dochodzimy do sprawy informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie konkursu realizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości i tak dalej. Państwo reprezentują Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak. Bardzo wobec tego dziękuję przede wszystkim Państwu za cierpliwe wysłuchiwanie wszystkich innych historii, które tu się działy, ale mam nadzieję, że to się przyczyniło do poszerzenia wiedzy ogólnej Państwa o społeczeństwie, szczególnie obywatelskim. A teraz bardzo uprzejmie proszę, bo czy Ty, Czarek, byś chciał zrobić wstęp? Teresa i Małgosia. Proszę bardzo. A potem Ministerstwo Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. No, proszę się streszczać. Oczywiście nie czekałam cały dzień, właściwie wczoraj, żeby w tej sprawie móc zabrać głos, więc dziękuję w ogóle za udzielenie mi głosu. Dziękuję bardzo przedstawicielom ministerstwa. Szkoda, że Państwa wczoraj nie było, bo byśmy mieli więcej czasu na robocze przedyskutowanie tematu, zwłaszcza, że temat trafił do nas i do zespołu, i do Rady właściwie dlatego, że pojawiło się wiele pytań ze strony organizacji pozarządowych i stąd ewentualnie chcielibyśmy uzyskać dodatkowe informacje, jak również rozwiać wszelkie wątpliwości, bo tam właściwie, gdzie pojawiają się takie wątpliwości i niedopowiedzenia, później jest bardzo dużo spekulacji. Państwo wszyscy otrzymali ten materiał wtedy, kiedy otrzymaliście zaproszenie na posiedzenie naszego zespołu, bo w zespołach zawsze mogą również brać udział członkowie całej Rady zainteresowani danym tematem. I nasze pytanie właściwie dotyczy drugiego naboru, więc tutaj od razu też, jeżeli Państwo są w stanie nam powiedzieć coś o pierwszym naborze, jak wyglądał pierwszy nabór, jakie efekty i tak dalej. I dotyczy to realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Więc z naszej strony chcielibyśmy uzyskać informacje, które jakby dotyczą przede wszystkim zasięgu terytorialnego. Dlaczego tylko województwo małopolskie, czym to było spowodowane, czy było jakieś badania, czy jakieś dodatkowe wnioski właśnie, że tam. Kwestia przede wszystkim konkursu, ponieważ ten nabór był ogłoszony do właściwie jednostek samorządu terytorialnego i właściwie normalną procedurą jest zlecanie zadania i wtedy by nie było pewno naszych pytań, ale odbył się tutaj konkurs, który właściwie organizacje zwracały uwagę na to, że brak było informacji, nie wiedziały o tym, że mogą poprzez gminy aplikować, mówię tu o innych organizacjach, nie do tych, które były wykonawcą tego zadania poprzez jednostki samorządu terytorialnego, jak również ewentualnego liczby tych zgłoszeń, ponieważ sprawdziliśmy, na województwie małopolskim mamy 182 gminy, 145 aplikowały o te środki. I właśnie kwestia tego konkursu, zadania zleconego, jak również doświadczenia właśnie w zakresie realizacji tych zadań, dlaczego jakby nie było tutaj możliwości też, ponieważ w konkursach i w zleceniach dokonuje się zawsze wyboru najkorzystniejszej oferty. Tutaj żeśmy tego elementu nie dostrzegli i prośba także właśnie o genezę i informacje z Państwa strony na ten temat. Oczywiście ja wiem, że tutaj ze strony innych członków Rady mogą się pojawić pytania, także będziemy wdzięczni za udzielenie informacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, przedstawię się. Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z Ministerstwa Sprawiedliwości, razem z Panią Magdaleną Bochińską, starszym specjalistą naszego departamentu. I drodzy Państwo, najpierw gwoli uporządkowania, być może część pytań, które by padły, zapobiegniemy im, albo może wyjaśnimy i uporządkujemy. Drodzy Państwo, do tej pory, do roku 2017, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zbierał głównie pieniądze, i tak jest nadal, bo to się nie zmieniło, od przestępców. Tam kwestie darowizn i różnych innych źródeł to jest margines. To są pieniądze od przestępców, albo z wyroków karnych zasądzane, albo jako część ich wynagrodzenia, które otrzymują w zakładach karnych. Z czym ta część nas nie interesuje, bo to jest część postpenitencjarna i ona trafia na służbę więzienną i tamtą pomoc, żeby ich aktywizować, resocjalizację i pomoc wyjścia potem z więzienia. To nas nie interesuje. Nas interesuje dotychczasowa pomoc pokrzywdzonym. I do roku 2017 ona była wykonywana tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe na podstawie udzielanych dotacji. I tak było też również w roku całym 2017 do sierpnia. W sierpniu, 12 sierpnia weszła w życie zmiana przepisów ustawy. Fundusz uregulowany jest w kodeksie karnym wykonawczym, bo to jest instytucja prawa karnego wykonawczego. To mała zmiana, ale też ważna, cenna, skrócenie tej nieszczęsnej nazwy na Fundusz Sprawiedliwości. Ma to o tyle znaczenie, drodzy Państwo, banalne, bo to musi być zawarte w wyroku. I było dziesiątki, jeśli nie setki wyroków, gdzie sędziowie się mylili w nazwie. Jak jest pomyłka w nazwie, to potem są całe konsekwencje z ściąganiem takich należności, a jak jest prostsza nazwa, prościej to wszystko się zasądza. Ale od strony pomocy pokrzywdzonym nastała dla organizacji pozarządowych jedna jedyna zmiana. Rozszerzono katalog form pomocy, jaka może być świadczona. Do tej pory w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości było 26, zdaje się, w paragrafie 26 było 15 form świadczenia pomocy. Teraz jest więcej, bo jest 20. Rozszerzyliśmy możliwość na przykład nabycia wartości niematerialnych i prawnych, na przykład możliwości inwestycji, nawet prawo związanych z prawem budowlanym. Natomiast to jest
bardzo niewielka część zmian, jaka zaszła w Funduszu Sprawiedliwości. Istotą jest to, że od 2 lat nastąpił ogromny wzrost przychodów. O tym może nie było zbyt często mówione, ale teraz to jest już fakt stwierdzony przez rok wpływów od czasu, gdy powstał Departament Spraw Rodzinnych. I w związku z tym, że są większe wpływy, bo sądy mają możliwość zasądzania większych kwot od sprawców przestępstw, to ustawodawca doszedł do wniosku, że nie tylko te pieniądze można wykorzystać na pomoc pokrzywdzonych przez organizacje pozarządowe, bo do tej pory głównie to była pomoc prawna, psychologiczna i wpadkowo różne inne formy pomocy, na przykład zapłacenie za czynsz osobie pokrzywdzonej, czy różne bony żywnościowe, gdy nie mieli dachu nad głową. Ale z uwagi na to, że jest więcej pieniędzy, to można również pomagać przez instytucje sektora finansów publicznych, które pierwsze często mają kontakt z pokrzywdzonymi. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ustawodawca rozszerzył formy i cele działalności funduszu również na to, aby te pieniądze przekazywać na przeciwdziałanie przestępczości. Bo jak przeciwdziałamy jakimś zjawiskom, to potem będziemy mieli mniej pokrzywdzonych. A zatem teraz mamy 3 cele. Przeciwdziałanie przestępczości, pomoc pokrzywdzonym i pomoc postpenitencjalna. Teraz podział i uporządkowanie terminologii, Szanowni Państwo. To, o co się Państwo pytają, nabory. Nabory są i będą skierowane tylko i wyłącznie do jednostek sektora finansów publicznych. Bo to jest prostsza procedura. Prostszy wniosek właśnie ze względu na to, że te usługi publiczne, które u nich zamawiamy, które im zlecamy, wkraczają w ich ustawowe zadania związane z pomocą pokrzywdzonym. I najlepszym przykładem jest ten nabór drugi. Zaraz powiem o pierwszym. Nabór pierwszy był bardzo mały, wpadkowy na razie. Nabór drugi był skierowany do gmin, do jednostek sektora samorządu terytorialnego, gmin i miast na prawach powiatu Małopolski, po to, żeby wyposażyć ochotnicze straże pożarne. I teraz jaki jest tok rozumowania tego? Szanowni Państwo, 7-8% wypadków drogowych i różnych tego typu zdarzeń to są przestępstwa. Jest dział w kodeksie karnym przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. To są przestępstwa. Każdy uszczerbek powyżej 7 dni to jest przestępstwo, tam jest prokurator. To może będzie umorzone, ale pasażer to jest pokrzywdzony. Zniszczony płot u kogoś albo złamane drzewo na samochód to jest pokrzywdzony. Więc kto jest pierwszy na miejscu pokrzywdzenia? Kto ma zmniejszyć te skutki pokrzywdzenia przestępstwem? Kto ma ocalić być może życie, a być może zdrowie i być może to, żeby nie było kaleki? No często ten, kto jest pierwszy na miejscu zdarzenia. No nie jest pierwszy na miejscu zdarzenia organizacja pozarządowa, tylko jest straż albo jest pogotowie. A ze straży pożarnych, no to Państwowa Straż Pożarna ma pieniędzy potąd i ciut-ciut. Często pieniędzy nie mają ochotnicze straże pożarne. Ochotnicze straże pożarne dzielą się na całej grupy OSP w Polsce, których jest 16 tysięcy, które są de facto organizacjami pożytku często, bo to są instytucje pozarządowe, to są stowarzyszenia i fundacje. 16 tysięcy OSP w Polsce, z czego chyba 3,5 tysiąca, 3800 są w tak zwanym krajowym programie ratownictwa, tak, w systemie. One są lepiej trochę wyposażone, one są sprawniejsze, bo one współpracują z Państwową Strażą Pożarną. Ale gro OSP z tych pozostałych 13 tysięcy, no pomijając takie, co jeżdżą raz na rok albo 2 razy do roku do kościoła na święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, też udzielają pomocy. Oni też biorą udział w akcjach. Często nie mają podstawowego wyposażenia. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego to jest ustawowy obowiązek gmin? Bo jest ustawa o ochronie pożarowej, w której w artykule 32 jest obowiązek gmin wyposażenia ochotniczych straży pożarnych. A gminy na to najzwyczajniej nie mają pieniędzy albo mają jakieś niewielkie pieniądze. I często jest też tak, co ustalaliśmy, analizowaliśmy, że jest wiele ochotniczych straży pożarnych, które mogłyby być w systemie, czyli na zasadzie SMS-a i
do kilkudziesięciu strażaków dostają informacje o wypadku i o tym, że trzeba kogoś ratować. Ale to jest też pożar, to jest katastrofa, to jest cokolwiek innego, gdzie jest przestępstwo. Ale gmina nie ma pieniędzy na wyposażenie, żeby z tym wyposażeniem mogli być w systemie. I dlatego my to zadanie, jako jedno z głównych, do jednego z dwóch programów, które minister ogłosił we wrześniu, włączyliśmy. Nabór dla jednostek sektora finansów publicznych. Dlaczego Małopolska? Zebraliśmy statystyki z Komendy Głównej Policji, z województw i wynika z nich, że są dwa województwa, w których wzrosła, i to wzrasta od 2-3 lat, liczba śmiertelnych wypadków drogowych i w ogóle takich zdarzeń, do których straż wyjeżdża. To jest Małopolska i Wielkopolska. Małopolska przoduje niestety w tym. To jest związane niestety, no nie umiemy jeździć po autostradach. Otwarto autostradę A4 do Rzeszowa i po prostu tam to samo jest z Zakopianką. Im dłuższa jest SK, tym więcej tam jest wypadków. No niestety, tak to jest. W związku z tym decyzją ministra było to, aby pilotażowo dać nabór na Małopolskę. Drodzy Państwo, to też ma dla nas od strony organizacyjnej i logistycznej istotne zdarzenie, bo do tej pory wydział, który zajmował się funduszem przed zmianą rządu, to zdaje się 12 osób, po zmianie rządu przez rok pracowałem 6 ze względów organizacyjnych i obsługiwał tylko 20 parę organizacji, które świadczyły pomoc pokrzywdzonym na całą Polskę. Teraz się okazało, że mamy 16 tysięcy OSP i prawie 200 gmin w Małopolsce. I proszę uwierzyć, że te, które dostały, to jest 145, bo nawet prostego wniosku się okazuje, nie potrafią wypełnić gmina. Myśmy to ogarnęli w miesiąc, ten temat. Dlatego organizacje pozarządowe, jakimi są OSP, dostały teraz praktycznie 10 milionów złotych. Dlaczego też przez gminy? Bo gminy są przygotowane do przeprowadzenia przetargów. To są najczęściej był kupowany drogi sprzęt w formie pojazdów. Kupiliśmy w tym naborze, Szanowni Państwo, coś, czego nie było do tej pory. A teraz będzie promieniowało na całą Polskę w roku 18. Kupiliśmy ponad 600 toreb ratowniczych, czyli to, z czym strażacy biegną do pokrzywdzonego. 600 toreb ratowniczych. Z tego, co wiem, to we wrześniu PZU kupiło gdzieś 40 toreb i przez 2 tygodnie chwaliło się tym, że 40 toreb rozda. Myśmy kupili 600. 200 defibrylatorów. A do tego wykorzystaliśmy aparat gmin. Po prostu gminy mają aparat zamówień publicznych i przeprowadziły te zagadnienia. Tak samo kupiono, zdaje się, 15 lub 16 pojazdów ratownictwa technicznego. Nie wozów 8 metrów sześciennych wody, tylko to, co ratuje życie, żeby wycięli kogoś z samochodu i ocalili. I dlatego, Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy uporządkowali. Nabory są skierowane do jednostek sektora finansów publicznych. Pierwszy nabór był naborem typowo skierowanym do wymiaru sprawiedliwości, bo co się okazało, że po wielu latach działania przepisów o tym, że dziecko pokrzywdzone na przykład przestępstwami przeciwko seksualności ma być przesłuchiwane, i to jest obowiązek z kodeksu postępowania karnego, w warunkach tak zwanego przyjaznego pokoju, to się okazało, że na 380 sądów w niecałych 100 jest certyfikat, który w miarę te warunki zapełnia, w kolejnych 100 jest jako tako, a w pozostałych 200 nawet nie ma takiego pomieszczenia. Czyli dziecko jest wtórnie wiktymizowane. I ten pierwszy nabór był skierowany do sądów, żeby zgłosiły wnioski, i to minister rozesłał okólnik, że ich obowiązkiem będzie posiadanie takiego pokoju, a my pieniądze na to damy. Z uwagi na to, że przepisy weszły 12 sierpnia w życie, a nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które nam daje narzędzie, bo sam przepis kodeksu nie daje nam narzędzia do przeprowadzenia naboru. Narzędzie w postaci rozporządzenia weszło w życie 20 września, to mieliśmy 1 kwartał na rozpoczęcie tego. I proszę uwierzyć, że w ciągu tych 3 miesięcy ostatnich, październik, listopad, grudzień, zawarłem ponad 200 umów na różnego rodzaju formy dotacji. Najwięcej według liczby poszło na te gminy. Natomiast, porządkując, od strony organizacji pozarządowych przeprowadzamy otwarte konkursy ofert. I tak jak było przed rokiem 2017, było tylko na
pokrzywdzonych przestępstwami, pomoc prawna, psychologiczna, jakieś bony żywnościowe, takie delikatne, soft działania, to teraz mamy również konkursy na przeciwdziałanie przestępczości. Organizacje mogą mówić o różnego rodzaju programach, pomysłach, które będą przeciwdziałały różnym zachowaniom. W departamencie moim podlegają mi też zakłady poprawcze, czyli ta młodzież najtrudniejsza. Część zadań jest do nich skierowana, bo jeżeli tak jak czasem stawiam się w Ministerstwie Edukacji i tam różne specjalistyczne ministerstwa i szkoły resortowe chwalą się ilością młodzieży, która osiąga sukcesy w konkursach i w olimpiadach, no to ja się chwalę tym, że u mnie na przykład spada powrotność do przestępstwa, tak? Ale to jest przeciwdziałanie w przyszłości temu, żebyśmy nie musieli wykładać pieniądze jako obywatele na więzienia. Dlatego konkursy są skierowane do instytucji pozarządowych na pomoc pokrzywdzonym i przeciwdziałanie przestępczości. To przeciwdziałanie to jest nowość i w tym roku, bo chcieliśmy pokazać, że można w jeden kwartał przeprowadzić zadanie. Proszę panie dyrektorze, tak? Ja bardzo pana i krótko. Niestety dosłownie dwa zdania. Że nie było państwa wczoraj na posiedzeniu zespołu, gdzie zwykle dyskutujemy obszernie o takich rzeczach. Przepraszam, ale jakby pan... Dobrze, panie przewodniczący, dwa zdania kończę. I dlatego, szanowni państwo, nabory są do organizacji sektora finansów, konkursy dla organizacji pozarządowych. I mamy dwa konkursy, które teraz są w toku. W toku rozpatrywania przez komisję konkursową ofert. Jeden to jest na pomoc pokrzywdzonym i w tym roku z uwagi na większe wpływy przekazaliśmy dwa razy większą kwotę na rok cały 18 na świadczenie dla pomocy pokrzywdzonym. Do tej pory było 16 milionów, teraz jest 35. Było 30 ofert, teraz mamy już ponad 60. Chcemy docelowo objąć wszystkie powiaty w Polsce, ponad 300 powiatów w Polsce pomocą pokrzywdzonym świadczoną przez organizacje pozarządowe. To jest nasz cel. Zobaczymy, ile ofert i ile punktów pomocy nam obejmie. Drugi konkurs, który kończył się, zdaje się, w poniedziałek i też będziemy go teraz rozpatrywać, dotyczy przeciwdziałania przestępczości również na cały rok 18. Będziemy ogłaszać kolejne konkursy w zależności od tego, czy te oferty, które do nas spłynęły, pokryją poszczególne regiony, tak jak sobie byśmy tego życzyli. Dlatego, szanowni państwo, porządkując, mamy nabory, mamy konkursy, rozwijamy działalność Funduszu Sprawiedliwości i chcemy rozwijać współpracę w tym zakresie, w jakim można, z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję, czekam na głosy, czekam na pytania. Dziękuję panie dyrektorze. Przede wszystkim chciałem panu i pani podziękować za przybycie tutaj, za tą obszerną informację, która jest wyczerpująca, także oczywiście nie oznacza to, że nie będę pana nikogo nic pytał, ale wydaje mi się, że w sprawach tych zasadniczych ona była na tyle wyczerpująca, że rozmaite wątpliwości, które tutaj do członków Rady docierały, również do organizacji chyba zostały w dużej mierze wyjaśnione, tak? No, to jest przede wszystkim fakt, że był to pilotażowy program skierowany akurat do jednego województwa. Mam prośbę taką, teraz chciałem oddać państwu głos do dyskusji, pytania, ale też bardzo proszę o bardzo krótkie i związane wypowiedzi i później pana dyrektora poproszę o zbiorczą. Oczywiście. Pan Cezary Mirzejewski, proszę. Czyli po pierwsze kwestia fundamentalna, może nie odnosząca się wprost do samego Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest jakby jeden z właśnie z takich ciągów działań w administracji rządowej, który reguluje w sposób samodzielny, zupełnie odmienny od ustawy o pożytku swoją czyli albo ja powiedziałem inny dział ustawy zdolności pożytku publicznego od procedury. Samorząd musi stosować, jak stosuje zamówienia, masz prawo stosuje, jak zlecasz organizacją, stosujesz ustawę o działalności pożytku. Tu ustawa o finansach publicznych niestety bardzo ogólnie określa finansowanie strony administracji rządowej, co powoduje, że wiele resortów zaczyna w swój własny sposób regulować pewne rzeczy i budzi to później, powiedziałbym, właśnie te społeczne opory czy problemy. To jest kwestia szersza, nad którą też prosiłbym, żebyśmy się zastanowili zupełnie odrębnie, bo to jest kwestia fundamentalna. Natomiast co do tego konkursu, nie mówię teraz o OSP, tylko mówię o organizacjach pozarządowych. Zarzuty były, przepraszam, bo
ten temat się pojawił, ponieważ pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości. Ja nie dyskutuję to, kto dostał, czy ktoś nie dostał, bo to nikt tutaj nie zarzuca proceduralnie jakiegoś naruszenia. Natomiast pytanie jest takie. Pierwsza była kwestia, że informacja o tym konkursie była, nie była tak powszechna jak w poprzednich latach. Nie wiem, czy to jest, trudno mi to zweryfikować, natomiast taki zarzut się pojawił i że wiele organizacji to nie widziało. Natomiast znacznie ciekawszą kwestią jest element, czy ustawia o działalności pożytku publicznego przy zlecaniu zadania ma ważny jest kontekst, że robi to organizacja, która zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Natomiast tutaj pojawił się taki warunek, no, czy jakby wykluczający, przepraszam, w momencie w ustawie czy w rozporządzeniu, tam, że jak ktoś tak się nie rozliczył, tak, to są wykluczone elementy wykluczające, to pojawia się taki wątek. Oferentami nie mogą być podmioty, które w statutach określają wyłącznie takie cele działalności, które nie obejmują swoim zakresem czy przedmiotu konkursu. No, to właściwie znaczy, możesz mieć dowolny cel statutowy, przepraszam, chyba że gdzieś wprost napisali, że tego robić nie możesz, tak? Czyli na przykład jak mam, że prowadzę akcję informacyjną, to się już mieszczę, tak? Znaczy, pytam się, skąd się ten warunek wziął, bo to jest niespotykane. Zresztą to trochę wynika z tego, że nie podporządkowujemy się reżimowi ustawy o pożytku. I druga rzecz, która była podnoszona, że dotychczasowe doświadczenia w tej działalności były traktowane bardzo ślada, czyli inaczej. To była bardzo mała liczba punktów za to, że masz doświadczenie w tego typu działalności, co zawsze jest raczej atutem, że punkt wydaje się za to, że jesteś doświadczeniem w tej rodzaju działalności. Pytania no właśnie są trzy. Kwestia informacji. Ja mówię, to nie są zarzuty, tylko mówię to, jakby to, co się rozwijało w debacie publicznej. Kwestia, skąd się wziął taki warunek, że mogę robić wszystko właściwie, nie musi to być zgodne z moim statutem. Ważne, żeby coś nie zaprzeczało, by było niezgodne. I trzeci, dlaczego na przykład kwestia doświadczenia, czyli nie premiuje się organizacji, które... No bo ja zwracam uwagę, to jest tak, specyficzny rodzaj działalności. Już. Zapisałem. Tak, specyficzny rodzaj działalności, w którym są rzeczywiście ludzie, tak działają. I teraz nawet się no właśnie, jak to wygląda? Dziękuję pan Cebulski, bardzo. Ja mam takie pytanie do pana przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mam rozumieć to dysponowanie tym funduszem, którym państwo dysponujecie? Pilotażowo uruchomiliście to w województwie małopolskim, tak? I teraz co, bo usłyszałem, że drugie kolejności jest województwo wielkopolskie, czy to po kolei tak będziecie po tych województwach, które mają najbardziej, powiedzmy, są zagrożone przypadkami, dysponować ten fundusz. Czy rozumiem, że teraz po tym pilotażu uruchamiacie to w całej Polsce? Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania do głosu z państwa strony? Nie widzę. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Pozwoli pan, że tutaj krótko będzie. Będzie cała Polska. Będzie cała Polska, przy czym prawdopodobnie nie na raz, bo mielibyśmy wtedy ponad 2000 gmin uprawnionych, a generator wniosków dopiero nabył się w zeszłym tygodniu i musimy najpierw zrobić znowu jakieś małe województwo, nie wiem, może podlaskie, gdzie tam mamy 700 gmin, 700 OSP i około 100 gmin. Być może to będzie, ale to jest szybko do zrobienia, w ciągu miesiąca. W każdym bądź razie cała Polska będzie w ciągu na pewno całego 18 roku przeprowadzona i myślę, że w tym zakresie będzie to działało. To jest do tych pytań. Do pytań pana. Po pierwsze informacja, dlaczego, czy nie była powszechna, czy była. Ogłaszamy konkursy, tak jak to było we wszystkich dokładnie latach poprzednich. Dokładnie tak samo. W biuletynie informacji na stronie ministerstwa. Ja wiem, że pewnie warto byłoby w przyszłości ogłaszać na NGO.pl, większą współpracę nawiązać. Natomiast dokładnie tak samo było i tutaj, szanowni państwo, ja muszę to powiedzieć, bo to ma odrobinę wydźwięk polityczny. Ja nie jestem politykiem, ja jestem dyrektorem, nie przyszedłem tutaj politykować, ale ma to ten wydźwięk. Kiedyś o tym nie krzyczano, bo też nikt nie wiedział. Dostawały pewne organizacje udział. Był zamknięty katalog 35 organizacji, które tylko i wyłącznie się tym zajmowały, dlatego teraz mają takie bogate doświadczenie. Nikt inny w to nie startował, bo nikt inny nie wiedział. I nikt też nie wie, kto się zajmował tym funduszem. To ja już o tym mogę mówić, bo wszyscy, zdaje się, o tym chcieliby wiedzieć, czym się zajmowała najbogatsza urzędniczka w Polsce.
Ano zajmowała się Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym. I to jest ta kwestia. Oczywiście ja nic tutaj nie suponuję, nic nie robię. Przez rok sprzątałem. I to mi wystarczy, Szanowni Państwo. I to, że teraz my publikujemy, że były wywiady Ministra Sprawiedliwości o Funduszu Sprawiedliwości, że była informacja, wielki konkurs pomocy pokrzywdzonym na stronie internetowej Ministerstwa, to, że ogłaszamy i mówimy o pomocy pokrzywdzonym, to to jest to nasze zadanie. I chociażby ten aspekt, że do obecnego konkursu stanęło 63 czy 5, zdaje się, być może Pani Magda mnie poprawi, ofert, to jest właśnie pokazanie, że my rozszerzamy katalog i uruchamiamy rynek organizacji pozarządowych w tym zakresie. Teraz, Szanowni Państwo, czy to jest warunek wykluczający, albo inaczej, dlaczego tak szeroko? No bo chcemy uruchomić instytucje, które dotąd tego nie robiły. Były ograniczenia, Szanowni Państwo. Były ograniczenia takie, że do konkursu kiedyś mogły przystępować instytucje pozarządowe, które mają 3 lata doświadczenia w świadczeniu pomocy. No to jak my mamy uruchomić rynek w powiecie pcińskim czy jakimś innym małym, gdzie organizacja dopiero powstała i ma świadczyć pomoc pokrzywdzonym w tym zakresie, który my wymagamy, a katalog był zamknięty i trzeba było świadczyć co najmniej 5 form pomocy. Niemożliwe. Teraz my skróciliśmy do, nie pamiętam, do roku, albo w ogóle nie ma tej granicy. Jest w karcie ocen, jest premiowana działalność, ale to nie znaczy, że ktoś nowo otwarty, kto zbierze specjalistów z pomocy pokrzywdzonych, nie miałby szans wystartować. Teraz mam. Dlatego, Szanowni Państwo, te warunki powodują, że być może otworzymy nieco rynek na te rodzaje działalności. To jest dosyć zamknięty katalog tych działań. To jest bardzo reglamentowane. To jest specyficzny rodzaj działalności, gdzie, drodzy Państwo, tutaj zwracam uwagę, często są dane wrażliwe, ponieważ tam dysponentem danych osobowych w tych sprawach, które przychodzą do instytucji pozarządowych, jest Minister Sprawiedliwości, bo to są dane często osób pokrzywdzonych przestępstwami, to najcięższymi. Gwałty kazirodcze, różnego rodzaju znęty i bardzo daleko idące przestępstwa, o których na przykład pokrzywdzeni jeszcze nie powiedzieli, nie przedstawili tego zagadnienia organom wymiaru sprawiedliwości. Często praca z osobami tymi pokrzywdzonymi polega na tym, żeby je przekonać, żeby to zgłosić i ścigać. I to są dane, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i my dajemy im upoważnienie do dysponowania tymi danymi. Ich nie wolno nigdzie ujawnić bez zgody osoby i bez zgody ministra. Dlatego po pierwsze, nie warunek wykluczający, a rozszerzający i mała liczba punktów. To do tej pory była mała liczba punktów. W 16 roku, w 15 punktów był taki pomysł mobilnych punktów pomocy, ale ja się z tym nie zgodziłem, mają być punkty stałe. I to w 17 roku, gdy nastaliśmy, porządkując zadania funduszu, okazało się, że nagle może być 80 ponad punktów w 70 miastach. Teraz, tak jak powiedziałem, planujemy, aby docelowo było to we wszystkich powiatach. Rozszerzamy działalność. Dziękuję. Panie dyrektorze, ja przepraszam za moje zachowanie tutaj, które nie może być uznane przez Pana za niekulturalne jakieś, tylko my mamy naprawdę ten problem, że zwykle pracujemy w ramach zespołów, a na posiedzeniach plenarnych, powiedzmy, są krótkie dyskusje, uchwały i tak dalej. Ja pozwolę sobie zaproponować, co następuje. Po pierwsze, myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że Pan przedstawił stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości i logikę działań Ministerstwa Sprawiedliwości w wyczerpujący i jasny sposób. To po pierwsze. Po drugie, my się też nie interesujemy tutaj polityką, w sensie polityką między partiami, tylko interesujemy się tym, żeby pożytek publiczny, czy organizacje pożytku, organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane miały po prostu do równy, a tam, gdzie jest to uzasadnione, uprzywilejowany dostęp do zlecania zadań publicznych w jakiejkolwiek formie. To jest nasz punkt widzenia, to jest to, o co nam tutaj chodzi, co nas interesuje. I korzystały. Tak, i korzystały z tego. I w związku z tym ja pozwolę sobie zaproponować, żebyśmy wykorzystali Pana obecność tutaj w taki sposób, że zastanowimy się nad tym, jaki wkład możemy wnieść jako Rada Działalności Pożytku Publicznego do działalności różnych ministerstw, w tym oczywiście również Ministerstwa Sprawiedliwości,
przedstawić nasze sugestie w takich sprawach, co do konkursów czy innych zleceń dawanych przez Ministerstwo organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji zadań publicznych, tak jak to określa artykuł 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I taką pracę po prostu przeprowadzimy, przedstawimy nasze wnioski, w tym również pana ministerstwu. I chyba, że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania dodatkowe na tym etapie. Jak nie, to bardzo dziękuję i oczywiście proszę z nami zostać, jak długo Państwo macie ochotę. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, ale ze względu na obowiązki, między innymi to, że jeszcze do końca roku musimy kilka umów zawrzeć, bo trwa praca komisji konkursowej i trzeba to nadzorować, żeby zdążyć jak najwcześniej. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i polecamy się na przyszłość, oczekujemy na stanowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie dyrektorze. Okej, okay. Mamy jeszcze jeden punkt porządku dziennego, taki z takich merytorycznych. Sposób realizacji zadania z artykułu 35 ust. 2 punkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi tutaj o kontrolę. Myśmy już o tym troszkę dyskutowali na posiedzeniu części pozarządowej rady i mamy w tym momencie taką sytuację, że z jednej strony potrzeba by było, żebyśmy jakiś design, jakiś wzór znaleźli do naszej pracy w tej sprawie. Tu z części pozarządowej wyszły propozycje takie, że nie wystarczy statystyka ilościowa przeprowadzanych kontroli przez ministerstwo, tylko jest pewne jakościowe spojrzenie potrzebne. To po pierwsze, po drugie, że zachowujemy oczywiście tą ścieżkę interwencyjną w momencie, kiedy jakaś organizacja się czuje źle potraktowana w czasie kontroli, to w dalszym ciągu będzie to przedmiotem naszej interwencji w konkretnym przypadku. Po trzecie, ja pozwoliłem sobie w czasie posiedzenia strony pozarządowej wyartykułować to, co z panią dyrektor uzgodniłem, mianowicie to, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odda w tej sprawie również do dyspozycji swoje siły i środki, bo my w oczywisty sposób nie jesteśmy w stanie siłami społecznymi prowadzić jakichś analiz. To jest stan sprawy na dzisiaj. Ja bym prosił Witold, żebyś ty zechciał swój komentarz do tego dodać. I jeżeli i zastanówmy się może, ja bym po prostu chciał, żebyśmy wyszli tutaj z modelem, jak my mamy to, znaczy niekoniecznie z tego posiedzenia, ale żebyśmy stworzyli po prostu model postępowania z tą sprawą. Tak więc bardzo bym się prosił, żebyś teraz swoje refleksje chciał przedstawić. Znaczy podstawową rzeczą jest zebranie informacji ze wszystkich ministerstw i instytucji, w których odbywają się te kontrole. Zarówno te kontrole dotyczące zadań publicznych jako takich realizowanych, bo to może być interesujące ze względu na zwrot konieczny kosztu środków, które organizacje muszą z jakichś przyczyn zwrócić lub rozwiązywania umów jako takich. A z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia w sprawie interwencji, że organizacja była kontrolowana, co skutkowało między innymi rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu środków przez organizację. Dwa, prowadzonych kontroli przez organy państwa jako takie pod względem nadzoru, dlatego że no, każde z ministerstw nadzoruje fundacje jako takie, które korzystają również ze środków publicznych, ale w jakimś stopniu również nadzoruje i podejmuje działania nadzorcze wobec organizacji, co też wpływa na działalność organizacji. To są takie dwa elementy, które powinniśmy zobaczyć pod względem kontroli, no bo albo ten nadzór ministerstw jest nad organizacjami, albo ich w ogóle nie ma, tak? Bo może się okazać, że w jednym ministerstwie w ogóle od lat nikt nie ogląda nawet sprawozdań tych organizacji, tak? A jeżeli rozmawiamy o tym, jak organizacje funkcjonują, no to warto by było zobaczyć, czy organ nadzoru jako taki sprawuje jakiś merytoryczny nadzór nad tą działalnością. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, że jeżeli byśmy dostali właśnie takie informacje, nie tylko statystyczne, ile tych kontroli się odbyło, tak? Tylko o skutkach tych kontroli, w jaki sposób, to ministerstwa są w stanie zrobić, tak? Ja takie informacje uzyskiwałem między innymi z Ministerstwa Obrony Narodowej, zarówno od strony konkursów, jak i od strony nadzoru nad organizacjami, więc
Te statystyki jakieś tam ministerstwa sobie robią w jakimś tam zakresie, w związku z tym dobrze było, żeby nam przedstawiły. Jakbyśmy te informacje uzyskali, moglibyśmy wtedy zastanowić się nad po prostu spotkaniami i rozmową z tymi ministerstwami na temat tych kontroli, bo z tych informacji będzie wynikało, co jest tak naprawdę problemem na styku. Kontrola organu, a organizacja pozarządowa. Bo może to jest kwestia na przykład nieznajomości z jednej czy z drugiej strony dokładnych przepisów, stosowania tych przepisów w sposób niekoniecznie taki, jak ustawodawca chciał. Więc warto by było się nad tym pochylić i zastanowić. Ja bym... I nad tym bym się tak zastanowił, nad tym właśnie w taki sposób. Po czym bym się zastanowił, czy nie, bo ja zadeklarowałem, że jako zespół interwencji byśmy zbiorczo to wzięli, tak? Ale zastanowić się, żeby to sobie rozdzielić na te zespoły robocze, które mamy, żeby z określonych ministerstw sobie te zespoły robocze z tymi swoimi dedykowanymi ministerstwami porozmawiały i zobaczyły, jak ten nadzór nad organizacjami wygląda, tak? Tak to widzę. Czy ja bym tak proponował, jeżeli oczywiście Państwo się zgodzicie i Pan Witold Zakrzewski się zgodzi. Gdyby Witold Zakrzewski był chciał przygotować, ja nazwę to roboczo algorytmem, ale to nie. Ale to bez jakichś wielkich wysiłków graficznych, tylko na jedną stronę po prostu informacje o tym, jakie dane nam są potrzebne, jakie trzeba zebrać i po drugie, że to podzielimy na zespoły branżowe, takie jakie mamy, przyporządkujemy do nich poszczególne ministerstwa i te zespoły spróbują wysnuć jakieś wnioski z tej sytuacji. Tak jak nie ukrywam, Państwo to wiecie, że tłem tego wszystkiego jest narastające wrażenie, o jego słuszności pewnie można dyskutować, ale wrażenie jest, że działania kontrolne są coraz bardziej opresywne. No, czy to tak jest, czy nie jest, to możemy dopiero zbadać. Tak? Ja jeszcze chciałem też przy okazji powiedzieć taką złotą myśl, że ja nie znam żadnego systemu, czy nie osobiście żadnej administracji w żadnym państwie, która by nie prowadziła takich działań i to również w państwach o bardzo długiej tradycji demokratycznej, jak już powstały jakieś urzędy do spraw kontroli albo wydziały, to one oczywiście starają się jak najbardziej podkreślić wagę swojego istnienia. Więc niekoniecznie to ma zawsze jakiś polityczny czy niepolityczny oddźwięczy aspekt, ale oczywiście tego nigdy nie można wykluczyć, ale co do zasady organy kontroli uważają, że są po to, żeby kontrolować. Najlepiej jak najwięcej i w taki sposób, żeby jak najwięcej z tego wynikło. To jest ta stała walka między tą chęcią kontroli, a zasadą proporcjonalności, która zdaje się obowiązuje w administracji publicznej. Ja przypominam Państwu, przepraszam, że takie stare anegdoty, ale kilka lat temu pani dyrektor Biura Kontroli z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ówczesnej opowiedziała z wielką dumą, jak to kontrola wykryła 16 zbutwiałych parasolek w piwnicy jakiejś organizacji seniorskiej w Kielcach. Pamiętam. Nie, w Radomiu. No i okazało się, że oprócz tych 16 parasolek jeszcze coś było niezaewidencjonowane, natomiast żeby to stwierdzić, to dwie osoby z tego biura kontroli przebywały w Radomiu przez 5 dni. Co oczywiście, nie wiem, trudno jest to komentować, tak, ale to nie było jako negatywny przykład, tylko jako pozytywny przykład, że dopiero 5 dni tych poszukiwań jakby doprowadziły do ustalenia tego stanu rzeczy. Z drugiej strony mamy oczywiście do czynienia z nadużyciami, to są publiczne pieniądze i nie ma tutaj co się na tym rozwodzić. Więc to jesteśmy, że tak powiem, między tymi dwoma biegunami. Czyli tak, jeśli byś pozwolił zrobić taki materiał wyjściowy, ja bym sobie pozwolił w takim razie przedyskutować z panią sekretarz, w jaki sposób się można i w jakim horyzoncie do tej sprawy przyłożyć. I przedłożylibyśmy Radzie informację na ten temat. Pan Przemysław Jaśkiewicz, proszę. Przepraszam, że przedłużam. Znaczy, tylko w sprawie tej kontroli.
kontrola też musi być tak, to jest też być zadanie dla nas, jakby pokazać pewne rzeczy, żeby, ale dla administracji rządowej, całościowej, czyli samorządowej, żeby kontrole były jakby tak przeprowadzane, to jest też robione w różnych innych krajach, żeby jak najmniej absorbować jakby ten podmiot kontrolowany, bo to chodzi o to, że wiele dokumentów, czy wiele informacji może sobie administracja poprzez sprawny przepływ informacji pozyskać bez angażowania podmiotu kontrolowanego, który nie musi jak w ten sposób dokumentu przynosić, czy przyjmować, że tak powiem, kontroli na miejscu, bo wiele rzeczy można skontrolować w obecnej dobie, kiedy jest wiele rzeczy elektronicznie. I też na to popatrzę, na te procesy kontroli, czy można to zrobić w ramach administracji. Tak, ja bym jeszcze do tego dodał, że to jest, że moglibyśmy się pokusić o wypracowanie finalnie jakiegoś kodeksu dobrych praktyk kontrolnych albo czegoś takiego. Tak, zespołu zaleceń po prostu dla różnych kontrolerów. Tym bardziej, że naprawdę organizacje pozarządowe są na ogół bardziej wrażliwe niż inne kontrolowane podmioty w każdym sensie. To jest często praca wolontarystyczna, jak Państwo sami wiecie, i często takie kontrole doprowadzają po prostu do tego, że ktoś macha ręką i nie będę się już tym dalej zajmować, bo ani to jest mi zysku nie przynosi dużo otrzymania, tylko mam kłopot. Nawet sądząc, byśmy mieli taki przykład fundacji, która chyba aż się zamknęła sama z powodu kontroli, coś na temat prania brudnych pieniędzy, a oni mieli 6 tysięcy złotych obrotu rocznie. To również by było coś takiego. Dziękuję bardzo. Okej. W takim razie jeszcze zostało nam tak. Organizacja pracy Rady i propozycje ewentualnych zmian w regulaminie. Jeśli chodzi o pierwszy punkt, to następnie. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna uchwała jest. Uchwała jeszcze jest. Tak. Jeszcze jedna. W tych dokumentach była, które Państwo dostaliście. Nie, to ja widzę, że... Proszę. W związku ze zmianami ustawy, znaczy wejściem w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, zresztą w zespole do spraw mediów, kiedy spotkaliśmy się z Telewizją Polską, Polskim Radiem, przedstawicielami organizacji w komisjach, opiniujących kampanie społeczne. No doszliśmy do takiego wniosku, że ta uchwała, która była 73, powinna być lekko zmodyfikowana ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w ustawie i o pożytku, i wejściu w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Tak? To, co ja mówiłem na początku o tej kampanii społecznej, to jest między innymi ta właśnie ustawa, która do pewnych rzeczy prowadzi, zmieniając tamtą ustawę, kierując te różne prośby do odpowiednich już na dzień dzisiejszy organów państwa, które mają z tą sprawą do czynienia. To miałem zrobić w sprawach różnych, ale wywołałeś to wcześniej. Uchwała zmieniająca uchwałę 73, macie Państwo w dokumentach, pan doktor Zaczewski to uzasadnił. Są jakieś głosy w tej sprawie? Nie ma. Dziękuję, to przyjęliśmy przez aklamację tą zmianę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest jedna sprawa, ale to mamy sprawy różne, to sobie zrobimy. Organizacja pracy Rady i propozycje ewentualnych zmian w regulaminie. Jeśli chodzi o organizację pracy Rady, to już żeśmy chyba to przedyskutowali. Chodzi nam głównie o widoczność pracy, o komunikację i tak dalej. I zadami wojewódzkimi. Współpracę z zadaniem wojewódzkim, to są te dwa punkty. To się znajdzie w protokole konkretnym, ja nie wiem, jakimś, trudno nam tu zalecenia dawać, ale z postulatami pod adresem Kancelarii Premiera, jak to w praktyce powinno być zrealizowane. I proponuję, żebyśmy na następnym posiedzeniu plenarnym odpowiedni dokument przyjęli, konkretny dokument, który określa, co i jak byśmy chcieli mieć zorganizowane, i będę w tej sprawie współpracował z sekretariatem. Dobrze, dziękuję. To jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o zmiany w regulaminie, to jest temat, który wrzuca nasz kolega Piotr Frączak co pewien czas, ale jego nie ma dzisiaj, więc nie ma. Można? W związku z tym... Można w tej sprawie? Tak, proszę cię bardzo, Witold. Bo ja wiem, o co Piotrowi chodzi. No jak wiesz, to na to.
Między innymi chodzi o ilość głosowań obiegowych jako takich. To jest największym problemem jako takim, dlatego że no, dostajemy, to zresztą było zwracane, dostajemy materiał, który jest, ale nie dostajemy informacji o tym, jak podchodzą do tego zespołu i o czym rozmawiały. Tak? Dostajemy suchą uchwałę do przegłosowania. No, trudno jest, jeżeli nie było dyskusji gdziekolwiek, tak, czy nie było na zespole, podejmować decyzję w sprawie uchwały, którą chcemy przegłosować w trybie obiegowym. No jednak powinniśmy trochę zmienić tą pracę i większość rzeczy starać się wypracowywać w zespołach, żeby no, mieć jakieś zdanie na ten temat, a nie tylko podjąć suchą uchwałę, bo trzeba. Dobrze, ja przepraszam, bo zgłoszę się tam często, myślę, że ja coś powiem, może to przerwie, może nie zobaczę. Mamy sytuację taką, że mamy według obecnie obowiązującym w stanie prawnym jedno posiedzenie raz na dwa miesiące mamy odbywać posiedzenie. Jeżeli chcemy, żebyśmy mieli na tych posiedzeniach udział ze strony rządowej, ze strony samorządowej, to powinniśmy limitować czas tych posiedzeń. Nie ma co sobie tutaj 3 godziny, to jest mniej więcej to, na co sobie możemy pozwolić. To na posiedzenie oczywiście. No, teraz widać, że przekroczyliśmy ten czas. To, ale mieliśmy dzisiaj pana premiera, to była wyjątkowa sytuacja dodatkowa. Natomiast to oczywiście pokazuje nam pewne ograniczenia. Znaczy moim zdaniem my się powinni w tym kierunku, żeby udoskonalić te procedury obiegowe, tak jak to zresztą Witold przed chwilą powiedział, to znaczy, że samo głosowanie obiegowe to jest dopiero jakby ukoronowanie jakiegoś procesu, że przed tym głosowaniem powinien być wynik pracy zespołu podany wszystkim do wiadomości, powinna ewentualnie odbyć jakaś krótka jeszcze wymiana poglądów na ten temat. Natomiast ja bym był przeciwny temu, żebyśmy szli w tym kierunku, że uważamy głosowania obiegowe po przygotowaniu projektu przez zespoły za coś gorszego niż dyskusja na posiedzeniu plenarnym. Dlatego, że jak tak będziemy rozumować, to się prawdopodobnie to albo na posiedzeniach plenarnych nie będziemy się różnymi rzeczami, znaczy w ogóle jako Rada się nie będziemy zajmować różnymi aktualnymi potrzebnymi rzeczami, no albo będzie tak, że nie wiem, na posiedzeniu plenarnym też nie będziemy mieli dyskusji merytorycznej na jakiś temat, bo będzie na to za mało czasu. Proszę bardzo. 2 głosy mam na Przemysław Jaśkiewicz, był pierwszy, przepraszam. To znaczy, ja uważam, że to właśnie, że nie to znaczy uważam, że głosowania obiegowe są szczególnie w obecnej dobie, kiedy jednak mamy pewne środki techniczne na to. Ja zakładam zawsze, że taka uchwała, ona jest zawsze po jakimś przepracowana w zespole, bo to są zespoły, żeby pewne rzeczy przepracować i przygotować. Zbierają się osoby, te, które są w danym temacie albo fachowcami, albo się tym tematem, daną tematyką interesują. Ja wychodzę z założenia, że spotkały się tam osoby, które jakby to przedyskutowały, spotkały się z przedstawicielem odpowiedniego resortu. Czasami na wielu zespołach przychodzą jeszcze osoby z zewnątrz, które są też w danej tematyce, tam jak była dyskusja o niepełnosprawnych, bo wielu przedstawicieli organizacji niepełnosprawnych, więc ja zakładam, że ta uchwała jest przepracowana, tylko już jakby ufam zespołowi danemu, który to po prostu przygotował. I natomiast to powoduje to, że właśnie mamy zobaczmy, ile dzisiaj było, chyba daje tak 3 uchwały, czy 4. Kolejne zobaczmy i w sumie tak naprawdę 3 były przepracowane przez zespół dzisiaj, przez zespół do spraw społecznych. Właściwie żeśmy je tylko przyjęli przez lek aklamację bez dyskusji, bo wiedząc o tym, że wcześniej to przepracowały zespół. natomiast gdybyśmy zaczęli dyskusję nad tym i tak jak właśnie tutaj była z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, okazałoby się, żebyśmy siedzieli chyba pół dnia nad tą jedną uchwałą czy nad jednym jakimś aktem, bo dopiero teraz na zespół przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiali jakieś tam założenia, bo nie byli na zespole. To by to zrobiło. Dlatego ja bym został, znaczy może rzeczywiście udoskonalić, może być jakaś tam forma przedstawienia jakichś prac, wyników prac zespołu do jakiejś dyskusji, natomiast zostawić, bo tak to nie zatkamy się. Nie, chwileczkę. Po kolei. Pan Wojciech, jak możesz teraz? Mam bardzo proste rozwiązanie tej kwestii, mianowicie takie, które pozwala na to, że każdy z członków Rady
może brać udział w pracach zespołu. Jeżeli jest zainteresowany danym tematem, przyjeżdża, a zespół rozmawia. Spokojnie, poczekaj, bo ja teraz powiem. Dobrze, można? No przepraszam bardzo, ale z panem Przemysławem się nie zgodzę tutaj w tej kwestii, dlatego, że właśnie dlatego między innymi, że nie do końca była dopracowana kwestia przedstawiania uchwał do głosowania obiegowego, wynikła sprawa jednej z uchwał, która była poprawiana. Proszę Państwa, co innego opracował zespół i co innego miało znaleźć się w uchwale, a później uchwała w obiegowym trybie poszła zupełnie inna, więc to... Nie, przepraszam bardzo. Nie, panie Przemysławie, naprawdę, bądźmy... Taka jest wersja oficjalna. Nieoficjalna trochę jest inna. Więc przestańmy być dziećmi. Jeżeli mamy pracować nad rzeczą, która ma przynosić jakieś skutki, to niech to będzie dopracowane. Dlatego, że tutaj, będąc na posiedzeniu Rady, przedstawione uchwały, pan może zadać pytanie do tego. W przypadku trybu obiegowego, kiedy rozpocznie się głosowanie, pan już nie może zadawać pytań i dociekać, co tam było. Więc... Przepraszam bardzo, jeżeli omijamy tryb posiedzenia plenarnego Rady, to jednak jakiś czas nad rozmową nad temat projektu uchwały powinien być, żeby ktoś mógł... Bo nie jest tak, panie Wojciechu, że każdy ma możliwość przyjechania na zespół. Bo ja od nowego roku już nie będę tak bardzo aktywny, jak jestem teraz, dlatego że będę... No paręset kilometrów poza Polską i będzie trudność dojazdu tutaj, tak? Więc będę sobie wybierał ten czas, kiedy będę tutaj przyjeżdżał, tak? Ale to nie znaczy, że jako członek jakiegoś tam zespołu nie chcę na przykład mieć wpływu, czy nie chcę móc podyskutować na temat tego, co przygotuje zespół. Stąd nie neguję obiegowego trybu. Tylko kwestia tego, żeby zanim podda się to pod głosowanie, to jednak móc przedyskutować to, co jest. Dlatego, że ktoś, kto nie jest obecny, może na przykład wnieść uwagi do tej uchwały. Znaczy generalnie chodzi o to samo, o czym mówił Witold. Najpierw projekt uchwały, nad którym możemy dyskutować, potem uchwała do przegłosowania. No i tyle. Dobrze, dziękuję. Dwie kadencje temu, oprócz regulaminu, jeszcze w tej Radzie był taka ściąga była, jak przyjmować uchwały w różnych trybach, normalnym, obiegowym i tak dalej. Potem to zostało zlikwidowane na prośbę członków Rady, żeby był jednolity dokument pod tytułem regulamin, co ma swoje wady i zalety. Ale tak? Można wprowadzić do regulaminu. Tak, nie, ale to co ja bym proponował, to jest właśnie to, żebyśmy rzeczywiście ten regulamin zmienili i to jest chyba oczywiste, jak ten tryb obiegowy ma wyglądać. W świetle Państwa wypowiedzi i praktyki on powinien tak wyglądać. Zespół przygotowuje projekt uchwały. Następnie ten projekt uchwały jest przesyłany wszystkim członkom Rady. Następnie po zebraniu ich uwag, tych wszystkich członków Rady, to jest idealny stan, tak powinno być. Zespół się zbiera po raz drugi i wypuszcza wtedy projekt uchwały. Tak? I wtedy, jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany jakimś tematem, to na tym drugim posiedzeniu zespół się powinien pojawić, jeżeli chce, żeby jego uwagi rzeczywiście jakieś ma mocne i powinny być uwzględnione, albo sobie z przewodniczącym zespołu to uzgadnia. I mi się wydaje, że taki tryb po prostu powinniśmy zastosować i wtedy będzie, że tak powiem, święty spokój. To będzie prawie tak samo dobre, jak posiedzenie plenarne. Dobra. Nie, to jest wniosek prosty z tego, co tu było dyskutowane. Dziękuję. Witold, teraz jest jeszcze jedna sprawa, w sprawach różnych, za którą ty odpowiadasz, to czy chcesz teraz o tym dyskutować, czy chcesz to elegancko przełożyć. Znaczy nie, no ja mogę ja już mogę wytłumaczyć parę rzeczy. Krótko i rzeczowo, tak. Tak, bardzo krótko i rzeczowo, tak. To jest kwestia tego typu, że było ogłoszenie naboru do Komisji Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej. Zostało skierowane jedno zgłoszenie, z tego co pamiętam, tak powiedziano, jedno. I teraz jest kwestia, jak do tego podejdziemy, dlatego że uchwała mówiła o tym, że jest to ogłoszenie i zgłaszają się. W związku z tym no, możemy przyjąć to jedno zgłoszenie, ja wychodzę z założenia
z czym się pewno pan Wojciech nie zgodzi oczywiście, że powinniśmy jednak zrobić spotkanie zespołu i spotkać się z tą osobą, żeby porozmawiać, jak ona będzie pracowała, bo samo zgłoszenie no, może być nawet najlepsze, ale no, może... Moja propozycja jest, żeby przenieść tą decyzję po spotkaniu się zespołu doraźnego, zaproszenia tamtej osoby na rozmowę i puścić to uchwałą obiegową. A możemy dzisiaj ewentualnie, jeżeli to już do decyzji Rady, zdecydować, co dalej robimy, czy kolejne ogłoszenie robimy, czy po prostu jedną osobę dobieramy z grona Rady. Teraz panu, bo pan się nie zgadza z tym, co wiemy. Chyba tu się jest. Dobrze. Otóż z kwestii formalnej. Był ogłoszony przez Radę, była ogłoszona informacja, że mają się zgłaszać osoby chętne do, zdolne do pracy w tym gremium. No i formalnie zostało to przeprowadzone. Zgłosiła się jakaś osoba, no czytałem tam te różne uzasadnienia. No i teraz jak my zaczniemy się do tyłu wycofywać, że dodajemy nowy punkt do tego regulaminu, że teraz chcemy kogoś przesłuchać, czy posłuchać, co on ma do powiedzenia, no to dla mnie to jest troszeczkę, że tak powiem, cofanie się zupełnie do tyłu. No bo wyobraźmy sobie, że jest ogłoszony nabór na jakiś projekt, i nagle komisja konkursowa jeszcze sobie dodaje jakiś punkt, a proszę nam jeszcze coś tam dodać, albo proszę nam przyjechać i powiedzieć coś tam. Mieliśmy tutaj określony stan, nazwijmy to prawny, i on został w 100% zrealizowany. I w tej sytuacji, w moim przekonaniu, to powinno być coś takiego, że zastanowić się nad tą osobą, która się zgłosiła teraz i tutaj, a po drugie, jeżeli nie było dalszych zgłoszeń, to zastanowić się, czy ktoś z członków Rady nie byłby zainteresowany, chętny i zdolny do tego, żeby tam współpracować w tej organizacji. Takie jest moje stanowisko, no bo to tak troszeczkę to też bardzo zaczyna wyglądać, bo zaczynamy robić pewne wyjątki i precedensy. Jasne, bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie uzupełniające. Czy w poprzednim razem, jak powoływaliśmy, nie teraz, w poprzednim razem, jak powoływaliśmy członków, to czy też był warunek niełączenia obecności danej organizacji w komisji w radiu i w komisji w telewizji, czy nie było wtedy tego warunku? Nie było. Dlatego, że to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ w międzyczasie wpłynęło pismo od organizacji, która... Od Ilustro. Że myśmy w poprzednim konkursie, że tak się w poprzednim rozdaniu poinformowali o tym, że będziemy wybierać Krzysztof, ale wpłynęło pismo od organizacji pod tytułem Instro, od pana Rafała Górskiego, no. Mówmy otwarcie. Co za różnica, czy od takiej, czy od innej. Oni się powołują na to, że tam była taka procedura, że ktoś się wycofuje, czy jest wycofany, to wchodzi następna osoba z listy, jakby tak w kolejności, tak? No i myśmy ogłosili konkurs na to teraz, no nowy jakby. No i teraz tu mamy też mały galimatys. Ja mam prośbę taką do państwa, przepraszam, ale czy moglibyśmy to tak załatwić, żebyście ponieważ mamy, tu wyraźnie widać, że mamy jedno stanowisko, drugie stanowisko. Ja mam prośbę, czy moglibyście się państwo spotkać z panią dyrektor Najdą i spróbować ten galimatias rozsuwać. A my w Radzie byśmy się zgodzili na te propozycje. Wydaje mi się, że teraz jak zaczniemy wszystkie aspekty tej sprawy dyskutować, to możemy strasznie długo to robić. Tak, panie przewodniczący, jeżeli kandydatura złożona w terminie spełnia wszystkie kryteria, no to nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy w dniu dzisiejszym ją przyjęli. A jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości co do procedowania tej sprawy, no to faktycznie nawet w dniu dzisiejszym można tutaj
trzy osoby są wyznaczone przez Pana, mogą, chyba że będą potrzebowały nie wiadomo ile czasu na ten galimatias, żeby rozwiązać, ale proponuję, żebyśmy przyjęli tą kandydaturę, która jest zgłoszona. To ja zapytam pana Witolda Zakrzewskiego. Witold, ponieważ ty postulujesz, żeby ta osoba jeszcze raz była na posiedzeniu zespołu, czy ty masz jakieś wątpliwości co do tej osoby? Bo ja nawet w ogóle nie wiem nazwiska ani organizacji, nie wiem kto to jest, ale pytam po prostu wprost, bo jak nie, to tą osobę byśmy na pewno mogli zaakceptować i to już by był jakiś początek. Ale mówimy o sprawie INSPRO, czy nie, mówimy o tej osobie, która się zgłosiła? Nie wiem, nie znam organizacji na tyle, że powiedzieć, że jest zdolna do... No ale my poprzednio, żeby wytłumaczyć Państwu, poprzednio my zrobiliśmy tak, że my ogłosiliśmy konkurs, osoby składały i te osoby zaprosiliśmy na rozmowę. I to nie było w regulaminie, że będą poproszone na rozmowę, tylko było po prostu stwierdzone, że wolimy się z tymi osobami porozmawiać na ten temat, jak one sobie wyobrażają tą pracę. Odnoszę wrażenie, że chyba doszliśmy do takiego punktu, że co by nie było zaproponowane, to musi być skonsultowane i zaakceptowane przez kolegę Witolda. No, ja się z tym po prostu nie zgadzam. Był opracowany regulamin, spłynęły wnioski, czy tam jeden wniosek, a teraz zaczynamy coś tworzyć, co jest no, według mnie cofanie się do tego. Tak to sobie wyobrażam. Dziękuję serdecznie. Pani Małgorzata Sienica. Szanowni Państwo, faktycznie sytuacja jest wyjątkowa, bo jest jedna osoba zgłoszona, natomiast ja bym chciała Was namówić do takiego spojrzenia troszeczkę szerszego. Mamy problem taki, że osoby, które bardzo często rekomendujemy do różnych zespołów czy miejsc, potem się okazuje, że nasze oczekiwania na temat współpracy, informacji zwrotnej są zupełnie inne, jeżeli osoby, które gdzieś kandydują. Ja bym spojrzała na propozycję Witolda nie jako na komisję weryfikacyjną, a raczej jako na komisję czy spotkanie, której celem jest ustalenie sposobu współpracy. Taka, żebyśmy my jako Rada dostali pozytywną relację też od strony tej osoby, bo tak naprawdę moim zdaniem, jak ja rozumiem intencje, chodzi o to, żeby ustalić sobie, że chcielibyśmy, nie wiem, dostawać informacje, ustalić to zanim powołamy tą osobę, bo wówczas pewne ustalenia na temat współpracy mają zupełnie inną moc. I to czy ja się mylę? Nie. Rozumiem. Już nie, krótko. Sekundę. Rozumiem, że sytuacja jest taka, bo musimy zmierzać do rozwiązań. Tak jest sytuacja następująca. Są dwie opinie w tej sprawie. Jedna jest taka, że ogłosiliśmy... Przepraszam. Tak, proszę. Otóż w warunkach namowy było określone wyraźnie, że osoba, która tam się zgłasza, te osoby, które się zgłaszają, mają obowiązek do Rady co raz na dwa miesiące złożyć informacje. To tak, a skoro mamy taką deklarację, czy będziemy mieli, to ja uważam kwestię za zagadnienie. Dziękuję. Jeszcze raz. Dwa poglądy. Jeden jest taki, że należy rekomendować tę osobę, która się zgłosiła. A drugi jest taki, że nie, to trzeba sobie jeszcze najpierw porozmawiać. No, dobrze rozumiem tą sytuację i dalsza dyskusja nas do niczego nie doprowadzi. Chciałbym się dowiedzieć o imię, nazwisko tej osoby i organizacji, którą mamy przy sobie. Dlatego, że to przypuszczam, że powinniśmy głosować też ewentualnie nad osobą. A czy można jedną zwrócić uwagę? Tak, że my nie wybieramy osoby do tego, tylko my rekomendujemy osobę do komisji. To decyduje Telewizja Polska o tym, czy ta osoba będzie w tej komisji, czy nie. W tak zwanym międzyczasie zrobimy głosowanie nad procedurą, tak, jeśli Państwo pozwolicie. Kto z Państwa jest za tym, aby dzisiaj rekomendować to zgłoszenie, które otrzymaliśmy? Kto z Państwa jest za tym, tak jak proponował Pan Jakimowicz? Ja policzę głos, żeby... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Kto z Państwa jest za tym, żeby nie rekomendować dzisiaj tej osoby, tylko żeby najpierw zespół z nią porozmawiał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Ja się wstrzymuję od głosu jako przewodniczący tej sytuacji. Oczywiście, czyli tą osobę rekomendujemy. Ja się wstrzymuję. Tak, już Pani Teresa Tyszbierek też.
Czy mamy te dane? Pani nie, jeszcze nie, ale ja rozumiem, że przewodniczący zespołu miał rekomendować dzisiaj, no to powinien mieć takie informacje. Właśnie nie chciał rekomendować dzisiaj. Bo ja chciałem zebrać jeszcze zespół. Myślę, że ta osoba, która jest rekomendowana w tej chwili, żeby jednak spotkała się z zespołem czy z radą i z nią porozmawiać, no bo tak rozmawialiśmy. No ale przepraszam bardzo. No. Nie, no, ale, no nie, no to nie róbmy fikcji, naprawdę. No, jeżeli jest rekomendowane. Ale tutaj ustalenie jest jasne w większości. Tak, no ja się z tym zgadzam, ja nie neguję ustalenia. Nie ma tak? O czym dyskutować. Okay. Dobrze. Czy Państwo, rozumiem, że to potrwa jeszcze chwilę ustalenie tego, tak? Dobrze, to ja nie wiem, co jeszcze jakieś inne sprawy różne, bo ja na szczęście nie widzę. No tu jeszcze jest to pismo u nas, które dostaliśmy. Panie Przewodniczący, jest jeszcze pismo, które jest w naszych materiałach i tak nie wiem właściwie po co ono jest. Odnośnie Ministerstwa Rozwoju. No właśnie, odnośnie, nie wiem, wyboru, rekomendowania. Nie, my mamy rekomendować osoby jako obserwatorów do Komitetu Wojewódzkiego tak. Reprezentujące organizację osób niepełnosprawnych. Działające na rzecz. Tak, wiadomo co to jest za pismo. Który z zespołów się tu zajmował dotąd? Przepraszam. No chyba żaden. Znaczy... Dobrze, to wobec tego zespół do spraw dialogu obywatelskiego. Proszę uprzejmie o przygotowanie propozycji, rekomendacji tych osób. Uznajemy argumentację Ministerstwa Rozwoju, dlaczego to są osoby o statusie obserwatorów, bo to było przedmiotem naszej dyskusji. To nie są pewni. Dobrze, to mamy załatwioną sprawę. Dziękuję serdecznie. Okej, okay, no to panie sekretarzowi wobec tego zaistniałą sytuację. Głosujemy tak jak blind date robimy w tym systemie i potem zapomnimy. Dobrze, w takim razie tak, no tak, ale to wtedy będziemy mieli posiedzenie Rady dalej. Dobrze. Okej, okay. 5 minut przerwy, proszę Państwa. Po 5 minutach przystąpimy do głosowania nad tą osobą, po czym zakończymy posiedzenie Rady i otworzymy seminarium w sprawie Rady Dialogu Obywatelskiego. Tak, dziękuję. Za 5 minut się tu widzę. Na siłę chce swoją osobę dotknąć do tego, to nie chce wpycha. Tak. Kip chce swoją osobę dotknąć. Tak samo jak na krzywdę, jeżeli chce się załapać Górski do telewizji. Dla mnie to jest w ogóle. Teraz się dowiedziałem. Ja już nie pytałam sobie.
Później światło można tam. Rozluźnienie, brak dyscypliny, wszystkiego. Panie przewodniczący, nie mamy kworum do tego, żeby głosować. Proszę nie robić zamieszania, kworum będziemy sprawdzać tylko na wniosek. Dobrze, to ja składam taki wniosek. Ale dlatego ja sprawdzam kworum. Szanowni Państwo, szanujmy swój czas, troszkę dyscyplinę. Apeluję o to. Nie, no ale... Nie, przepraszam bardzo, ja mówię poważnie, dlatego że zostało nas tylko tyle. Nie, ale proszę zobaczyć, to za aktywni ludzie zostali. Tak, za aktywni. Tam kwiat. Ja będę swój czas szanował od 1 stycznia. Dobrze. Proszę Państwa, nie chcę Izraela. Jeszcze poczekamy, aż osoby dojdą z pierwszego. Czekamy, aż... Nigdzie nie wolno palić tutaj. To już nie będziemy ich z toalety wyciągać. O, świetnie, to tak. O! Fantastycznie. O to chodziło. Dobrze, to tak, wróćmy do tego punktu porządku dziennego dotyczącego.
Państwowego jeszcze w telewizji. Pierwsza refleksja oczywista jest taka, że się w ogóle tak mało chętnie jest. No to do tego byśmy mogli zaznaczać, że coś, no nie wiem, ale to zostawmy to dyskusję na telewizji. Natomiast jeśli chodzi o sytuację, jaką mamy teraz, to mamy jedną kandydaturę, mamy decyzję, że nad tą kandydaturą będziemy się głosować. Mamy dwie, tak, bo przegłosowaliśmy wcześniej procedurę, że dzisiaj się tym zajmiemy. Ale ja tak, mogę... Tak, nazwisko jedną chwilę. Wszystko po kolei, to po drugie. Jeszcze po trzecie, potrzebna jest druga osoba, i zapytam po prostu, żebyśmy spróbowali to jakoś wykańczać. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany kandydatem? Pani Sinica jest zainteresowana. Dobrze, mielibyśmy... Jeszcze ktoś jest? Kolejny. Też zainteresowany kandydatem? O, no to mamy już trzy osoby na dwa miejsca. Dobrze. No to w takiej sytuacji zaraz... Można? Można w sprawie formalnej? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek o sprawdzenie kworum i czy możemy głosować. Proszę uprzejmie, jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu członków Rady, nie mamy kworum i nie możemy głosować. W ten sposób, ale musimy coś z tym zrobić, a nie po prostu, żeby zakończyć taką smutną konstatacją. Proponowałbym następujące rozwiązanie. Żebyśmy mamy trójkę kandydatów. Jedna kandydatura jest z naboru otwartego. Dwie kandydatury spośród członków Rady. Pan Cebulski i pani Sinica. Tak? Nie, ja nie skończę mówić. Proponuję, żebyśmy tą sprawę, żebyśmy przygotowali dla Rady Działalności Publicznej tą decyzję w tej sprawie, a mianowicie nie na głosowanie obiegowe, tylko na następne posiedzenie Rady, które będzie plus minus za dwa miesiące. To po pierwsze. Po drugie, chciałem zapytać, Witold, czy ty chcesz się tą sprawą zajmować dalej? No to zespół jest do tego. Tak, zespół. Kto w tym zespole jest? Ty i... Pan Wojciech. Pan Cebulski. Dobrze, głosowanie na początku. Pan Zrym. Znaczy, można jeszcze? Tak, proszę uprzejmie. Znaczy, będziemy musieli przygotować uchwałę, no bo my podjęliśmy uchwałę o ogłoszeniu konkursu. W związku z tym, jeżeli mamy dokonać naboru z członków Rady, musimy również w tej sprawie podjąć uchwałę, tak? Tak jest. Ja to sobie też tak wyobrażam, że w związku z tym, że na ogłoszony konkurs się zgłosiła jedna osoba, to uzupełniamy ten skład spośród członków Rady. To jest absolutnie fair, dlatego że daliśmy wszystkim innym szansę, żeby się zgłaszali, nie zrobili tego. Mamy kandydatów spośród członków Rady. Państwo przygotujecie, znaczy ten zespół proszę przygotuje na najbliższe posiedzenie plenarne procedurę w tej sprawie i będziemy na następnym posiedzeniu głosować. Dziękuję. Proszę bardzo, panie wójcie. W zasadzie chyba się pogubiłem, bo jeżeli mogę... No tak, troszkę chyba. Bo nie rozumiem, w którym momencie jesteśmy. Czy to, żeśmy przed chwilą głosowali nad tą osobą, którą rekomendujemy, to jest ważne. Myśmy nie głosowali nad osobą, tylko głosowali się nad tym, czy będziemy dzisiaj głosować. Do momentu, kiedy ktoś nie chciał sprawdzać kworum, to mieliśmy kworum. Od tego momentu, jak ktoś zgłosił wniosek o to, żebyśmy kworum sobie sprawdzili, to już go nie mamy. Tak to jest. Tak. Czyli tamte głosowanie jest nieważne. Tam to jest ważne. No to mam zasadę. No nie była wniosek. Towarzystwo, to naprawdę nie wiem. Czyli tamte głosowanie mamy ważne, że Rada rekomenduje tą osobę, która się zgłosiła, a w tej chwili jesteśmy w takim etapie, że musimy z członków Rady zarekomendować jeszcze... Chwila, panie Wojciechu, tamte głosowanie nie było nad tą osobą, tylko było nad tym, czy dzisiaj będziemy rekomendować tą osobę, czy nie. Tak? Nad tym, żeśmy poprzednio głosowali. Dlatego, że były dwie opinie w tej sprawie. Jedna była, że trzeba to dzisiaj zrobić, a druga była, że najpierw trzeba tą osobę zaprosić na posiedzenie tego zespołu, przesłuchać ją jakby, i później dopiero tą kandydaturę. Tak to wyglądało. I w związku z tym tamto głosowanie jest formalnie ważne,
Natomiast ponieważ pan Zakrzewski zgłosił teraz wniosek o sprawdzenie kworum, no to musiałem stwierdzić, że kworum nie mamy i w związku z tym nie możemy odbyć tego głosowania, o którym zadecydowaliśmy, że je odbędziemy. Rozumiem pan? Ale ponieważ ja uważam, że mamy sytuację taką i żeby to jasno i wyraźnie powiedzieć, że mamy zgłoszone w tym postępowaniu konkursowym, na który sami żeśmy się zdecydowali, mamy zgłoszoną jedną osobę, to na następnym posiedzeniu Rady sytuacja będzie taka, mamy trzy na dwa miejsca, ale jedno miejsce mamy w tym sensie obsadzone, że uwaga, teraz proszę uważać, bo ja że, tak, że zdecydowaliśmy dzisiaj, że będziemy głosować jako Rada nad kandydaturą tej zgłoszonej osoby. Tej zgłoszonej w postępowaniu otwartym. Ponieważ dzisiaj, sekundę, punkt dwa, ponieważ dzisiaj nie mogliśmy tego głosowania odbyć z powodu tego, że stwierdziliśmy, że nie ma kworum, to musimy przenieść to głosowanie na następne posiedzenie, ale na to jedno miejsce mamy tylko tego jednego kandydata. Natomiast na pozostałe dwa miejsca mamy na dzień dzisiejszy dwójkę kandydatów w ramach naboru uzupełniającego spośród członków Rady Pana Zakrzewskiego i pani na pozostałe jedno miejsce. Dwóch kandydatów i jedno miejsce. Tak jest, dokładnie taka jest sytuacja. Proszę bardzo, taki wniosek formalny, żeby takie przyszło w porządku obrad na następne posiedzenie, żeby to było raczej tak na początku. Kiedy będzie przewidywane następne posiedzenie? Za dwa miesiące. A następne posiedzenie będzie przewidywane na początku lutego, ale ja to musiałbym uzgodnić z panem ministrem Wilczyńskim. To już było wcześniej wiedzieć na przykład. Tak jest. Będzie to wcześniej powiedziane, najpóźniej na początku stycznia. Będzie podane to. Dobrze. Wobec tego ja zakładam, że to były sprawy różne. Chciałem państwa bardzo przeprosić za te zakłócenia proceduralne, ale proszę też zrozumieć, że nie mamy takiej mocy sprawy, żeby to inaczej zorganizować. Więc jeszcze raz rekapituluję tę sytuację. Mamy sytuację taką, że na następnym posiedzeniu plenarnym będziemy głosować kandydaturę pana Marka Jakubowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Humaneo z Nowego Sącza na jedno z tych dwóch miejsc tej komisji, a na drugie miejsce będziemy dyskutować i głosować kandydaturę jednego z członków Rady. W tym momencie mamy dwa zgłoszenia. Może oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do następnego posiedzenia jeszcze ktoś może chciałby kandydować. Tak czy tak na drugie miejsce robimy rekrutację. Taka jest procedura. Spokojnie. Wobec tego chciałem zakończyć to posiedzenie. Serdecznie państwu wszystkim podziękować za udział i życzyć wszystkiego najlepszego na święta. Znaczy, zawsze tak życzę spokojnych i wesołych świąt. To moim zdaniem to się wyklucza. Życzę państwu, jak wolicie państwo, albo spokojnych świąt, albo wesołych. To tam pasuje. I po drugie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Samych sukcesów. W tym również sukcesu również. Pracy poza posiedzeniami. Bardzo dziękuję pani.